Dzień doberson, bardzo serdeczny. Z tej strony gospodarz tego kanału się kłania, czyli wujek Bohun. Proszę Państwa, 1500, 100, 800 razy się mnie pytacie, kiedy będzie OMSI 2. Kiedy będzie OMSI 2, bo tak się sprawa ma, że go dawno nie było. I to nawet bardzo dawno. Ja bym nawet powiedział, że nawet wiele bardzo dawno temu nie było. No tak, zgadza się. Ponieważ OMSI 2 to jest taki twór, który wymaga bardzo dużo czasu, żeby go ogarnąć, bardzo dużo cierpliwości, no i nie inaczej było tym razem. Dwa popołudnia zleciały, żeby ogarnąć to, co dzisiaj chcę Wam pokazać. Pomimo tego, że to, co chcę Wam pokazać, będzie wspaniałe na swój sposób, będzie wyjątkowe, indywidualne, bo projekt, który Wam dzisiaj pokażę, dotyczy miasta Opola i jest to projekt, który jest w środowisku zamkniętym, ale nie do końca, bo do tego środowiska można dołączyć. Ale w jaki sposób można do tego środowiska dołączyć i więcej o projekcie Opole powiedzą nam dzisiaj goście, którzy są już na mikrofonie. Witam Evolutionika. Hej wszystkim, witam bardzo serdecznie. Oraz witam Kacpra. Również witam. Moi drodzy, Evolutionik, chłopa znacie, to jest jeden z Jediów mojego channelu, natomiast Kacper jest to kolega, no teraz jest i też moim kolegą, mam nadzieję, że też będzie waszym kolegą. Jest to jeden z konstruktorów tej mapy. No i oczywiście o konstrukcji tej mapy co nieco pewnie się dowiemy, jak i od jednego pana, tak i od drugiego pana, ale zanim pojedziemy w ogóle w Opole, czy też na Opole, no to proszę państwa, klarowność, co w ogóle będzie dzisiaj grało pierwsze skrzypce, jeżeli chodzi oczywiście o vehicles, czyli autobusy. Proszę Państwa, ten oto piękny MAN NL313, on jest w takiej troszeczkę wersji nieoficjalnej, on jest bardziej taki oficjalny dla V-firmy, ale niekoniecznie dla ogółu społeczeństwa. Macie okazję go zobaczyć tutaj na kanale u mnie właśnie teraz. O, proszę, patrzajcie. Natomiast wersja bardziej oficjalna jest również dostępna. Jest to autobus od... Od Sobola. Od Sobola. Także tutaj, proszę Państwa, w ten czy inny sposób możecie też ten autobus zdobyć, ale on tutaj u mnie jest w takim odpowiednim malowaniu, z odpowiednimi fajnymi rzeczami w środku, na które za chwileczkę zwrócę Wam uwagę. Malowanie oczywiście jest typowe dla Opola. I proszę Państwa, ja tutaj jeszcze dodatkowo zastanawiam się, czy ja Wam nie zniknę z kamerką, bo teraz mnie oglądacie na kamerce. Halo, to sam ja, ale ta kamerka dzisiaj mi laguje, bo żeby mi nie lagowała, to ja bym musiał ponownie uruchomić komputer, ponieważ moja kamerka nie za bardzo może dogadać się z trackerem i nie za bardzo to dobrze działa z OMSI 2. Nie wiedzieć dlaczego, mam po prostu tutaj taki mały problem techniczny, więc nie zwracajcie, albo umówimy się tak, że zniknę Wam z kamerki i kamerka dzisiaj będzie nieważna, aż to ogarnę do następnego spotkania, albo po prostu nie będziecie mi marudzić w komentarzach, że ona laguje. Także jedno z dwóch. Ja bym był bardziej skłonny do tego, żeby ją po prostu wyłączyć, bo ona nie jest za bardzo dzisiaj tutaj ważna, bo ważniejsi są moi goście niż sam ja. Moi drodzy, tak wygląda ten autobus na zewnątrz. Pojedziemy po mapie Opole, a projekt dokładnie nazywa się jak, panowie? Projekt Opole, po prostu. Po prostu projekt Opole. Taki mnie zaszczyt kopnął, że chłopaki mi dali najnowszą wersję tego projektu. Oczywiście projekt się rozwija, więc ja mam po prostu dzisiaj jego najnowszą wersję, tak świeżą, że jeszcze pliki, które były jako nowość do tego projektu, były mi dosyłane wręcz na raty i ja to składałem, te wszystkie puzzle w jedną całość. Trwało to troszeczkę, zanim doszliśmy do tego, czego mi jeszcze brakuje. Czasami nawet i tutaj niektóre narzędzia, takie jak map toolsy, nie zdradziły tego, czego mi do końca brakuje. No ale o tym będziemy sobie może rozmawiać później, a być może to jest w ogóle nieważne. Najważniejsze jest to, że projekt ten w końcu udało mi się odpalić. No i od dłuższego czasu tutaj już z Evolutionikiem rozmawiałem na temat tego projektu. No i Evo powiedział, no słuchaj chłopie, jak będzie update, to zagramy, pogramy, zobaczymy, zaprezentujemy. Także
Update jest, więc z największą przyjemnością zaprezentuję. Ja szybciutko wskoczę sobie do wnętrza tego autobusu, proszę Państwa. Wygląda jego wnętrze następująco. Tutaj, bo to chyba jest ważne, nie tylko dla chłopaków, ale dla ogółu, mamy takie fajne rozpiski, proszę bardzo. Tak to jest fajnie dopieszczone, ładnie to wygląda. Deska rozdzielcza też, no, wykokszona. Na desce, moi drodzy, jest, można powiedzieć, licencja. Aczkolwiek ja się bardzo cieszę, że dostałem akurat ten autobus, bo autobus, który miałem wcześniej, miał tutaj nad tą licencją taki dupny napis, że zakaz używania gorkiego knefla, co oczywiście mnie to osobiście bolało, no bo wiecie, no, gorki knefel to, no, ja bym się tak tutaj mógł nazywać, to jak w środowisku farminga, że jest ten bulwiasty, tak tutaj w OMSI to gorki knefel by mnie mogli nazywać zamiast wujek bochun. No i tutaj ze względu na pandemię, no niestety gorki knefel nie mógł być używany, ba, nawet przez autora modyfikacji był usunięty, zablokowany, nie działał po prostu, a teraz będzie działał. I taka fajna, słuchajcie, tutaj kniga z rozpiskami, jakie tutaj są linie, odkąd, dokąd, jakie routy, jakie kody, wszystko to fajnie tutaj wygląda, jest czytelne, nawet jak sobie spojrzymy na licencję, to widać, idzie się nawet doczytać, co tutaj dokładnie jest napisane, co oczywiście dla smakoszy tematu będzie to po prostu, słuchajcie, no, afrodyzjak dla oka. To mi się bardzo podoba, ale ja tutaj już mam wszystkie potrzebne rzeczy spisane na boku w moim notatniku. Będę raczej posługiwał się moimi notatkami, ale chciałem zwrócić Wam na to uwagę. Sam autobus w środku jest mega fajny, mega wykokszony. Nic więcej tutaj nie powiem, bo to, co widzicie na obrazie, wybroni się same. Jeżeli chodzi o wnętrze tego autobusu, moi drodzy, no to jest Sobol, a Sobol to jest klasa, no więc co tutaj więcej trzeba mówić. No pięknie, wszystko ładnie wyprofilowane, bardzo podobają mi się te ścianki tutaj przed wyjściem, czy też wejściem, zwał jak zwał, do jednego to służy, wejście i wyjście, te przezroczyste takie, słuchajcie, z pasami, to jest tak na zasadzie jakiegoś takiego mrożonego szkła, ładnie to jest wyprofilowane, mi się to mega podoba, zwróciłem od razu uwagę na ten szczegół, niesamowicie płaska podłoga, ja tutaj nie widzę z przodu żadnych profilowań, ale jak się już zobaczymy do tyłu, no to tutaj już mamy z tyłu oczywiście, słuchajcie, stopień. Dobra, przejdziemy się po tym autobusie na zasadzie kamer na lewo i na prawo, tak żebyście mieli tradycji aż zadość. Zawsze prezentuję autobusy, które już nawet dobrze znacie. Bardzo często Solarisy, coś ostatnio były nawet Ikarusy. Do Ikarusów też sobie wrócimy, ale moi drodzy, nie dzisiaj. Dzisiaj będzie to autobus, który śmiga po Opolu, bo ten model śmiga po Opolu na dzień dzisiejszy, tak, chłopaki, czy nie? Już na dzień dzisiejszy w realnym życiu niestety ten autobus stoi na zajezdni i czeka na swą ostatnią podróż na złom. A to szkoda, bo on w środku wygląda dosyć fajnie, chociaż tak można powiedzieć, ktoś by mógł powiedzieć złośliwy, jakie on ma proste linie, jakie on jest taki w ogóle nieskomplikowany w środku. Okej, dobra, no można tak powiedzieć, ale czasami piękno tkwi w tej prostocie, nie? Czasami piękno tkwi w tej prostocie, kasowniki, jakieś tutaj widzę też bileterki nawet są, dobrze ja to widzę, to jest bileterka tutaj, tak chłopaki? Oczywiście, że tak. Bileterka to jest kasownik. Tutaj jest. To jest kasownik. Tak. A bileterka tutaj jakaś jest? To masz. Tu jest bileterka. Tutaj jest bileterka. Tutaj jest kasownik. Moi drodzy, Opolka. Opolka. Taka fajna nazwa. Opoleczka. No to jest... Opolka. Opolka to jest odpowiednik śląskiej karty usług publicznych, z tym, że tylko do autobusów. Skrót tego to jest Opolska Karta Autobusowa. No. I za jej pomocą pasażerowie w Opolu mogą sobie kupić bilety w kasowniku jednorazowe, a poprzez stronę internetową, biletomaty stacjonarne lub po prostu w kasie bilety długoterminowe. No i wszystko wiadome. Dobra, moi drodzy, tak wygląda ten autobus w środku. Ja tutaj więcej się nad nim rozczulał nie będę. Tego mana pewnie większość z Was zna. On tutaj jest wzbogacony oczywiście o te feature'y, które ja tutaj dostałem bonusowo od chłopaków do prezentacji autobusu, który śmiga
spersonalizowane pod tą V-firmę. Natomiast ja za chwilkę chłopakom, bo o ile Evolutionika znacie gdzieś już tam z mojego kanału, to pewnie nie znacie Kacpra, więc ja dla przypomnienia, patrzcie jakie tutaj są fajne schody z tyłu, także przód całkowicie płaski, a tu już właściwie gdzieś tak od połowy do tylnej części autobusu zaczynają się te profilowania podłogi, czyli jakieś tam stopnie, jakieś tam wybrzuszenia i tak dalej, i tak dalej. Ogólnie MAN mi się bardzo podoba, ja w ogóle lubię MANy. To jest właśnie to, że no zresztą ja lubię wszystkie autobusy. Ze mną jest taki problem, że ja lubię wszystkie autobusy. Ja wiem, że to nie każdemu jest na rękę, bo są tacy, znaczy spotykałem się kiedyś z takimi opiniami, że no, ci, co lubią Solarisy, to próbowali mnie przekonać do Solarisów, ci, którzy lubią MANy, próbowali mnie przekonać do MANów. Nie musicie! Ja lubię i jedne, i drugie, i trzecie, i czwarte, wszystko lubię. Także no, ja już taki jestem, no. Chociaż ktoś mi kiedyś napisał, że jak ktoś lubi wszystko, to nie lubi niczego. No to nie, no błąd. Proszę tego więcej nie robić. Proszę tak więcej mi nie pisać, bo to jest bzdura totalna. Moi drodzy, ja tutaj oczywiście będę teraz sobie odpalał ten autobus, będę go sobie tutaj przygotowywał do odjazdu. Natomiast, o, tutaj mam jedną rzecz, której nie zdążyłem zrobić. Otóż promień skrętu będzie mi tutaj przeszkadzał, bo ja każdy autobus sobie promieniem skrętu dostosowuję animacyjnie, a chłopaki mi ten autobus dali no właściwie na ostatni rzut taśmy i ta kierownica będzie mnie tutaj wkurwiać, bo tak jest właśnie. Ja nie lubię, gdy kierownica mi się szybciej kręci niż ta, którą mam tutaj na kole. A tu mam 900 stopni, a tu jest 1680. No ale będę musiał do tego przywyknąć. I zanim ja tutaj sobie wszystko poodpalam, to chłopaki krótko to, co będą chcieli, powiedzą o sobie. Może zaczniemy od Kacpra. Kacper, kim jesteś, czym zajmujesz się na co dzień? Tak, króciutko. No to ja pochodzę ze Szczecina. Znaczy w sumie z Polic, w Szczecinie mieszkam aktualnie. Mhm. Chodzę do szkoły zawodowej jako mechanik. No i interesuję się w sumie komunikacją miejską dosyć mocno. Czyli interesuje cię wszystko, co związane z komunikacją miejską, od autobusów, poprzez infrastrukturę, tak, poprzez no wszystko. Tak dosłownie. No tak. Evolutionik. Ciebie znają, ale niech cię poznają jeszcze lepiej. Niech tym, co zapomnieli, pamięć o tobie się odświeży. No to jak większość stałych widzów, znaczy właściwie wszyscy stali widzowie powinni wiedzieć, jestem twoim moderatorem na kanale. A na co dzień to od teraz ukończyłem technikum na kierunku technik eksploatacji portów i terminali. Napisałem matury i właściwie teraz obieram dalszą drogę życiową, która jeszcze nie wiem, jak będzie wyglądała na ten moment. Może studia, może praca. Ale kamień z serca spadł po tych maturach w końcu, co? Tak. Koniec tego zakuwania. Tak. Pewnie no, wyników no, nie ma cudów, żeby znał, ale jak myślisz, jak ci poszło? Myślę, że dobrze. No i tego się trzymajmy. Dobra, proszę Państwa, ja tutaj będę jeździł na Gorki Knefel. Ja sobie tutaj teraz jeszcze też potrzebuję trochę czasu na to, żeby pobawić się tym ustrojstwem. To jest Pixel, to jest ten najnowszy model chyba Pixela, tak? Powiedz coś na ten temat. Pixel XC6 sterownik. Mhm. Najnowszy. Tylko powiedz mi, jak się go włącza, bo ten, który miałem... Tutaj musisz na górę, daj wyżej kamerę. Wyżej kamerę. No, tak bardziej. O, tam masz taki czerwony przycisk, to w tym autobusie się tak go włącza. Taki. A, bo chłopaki taki... chłopaki mnie tutaj troszeczkę tym autobusem zaskoczyli, bo do testów dali mi zupełnie inny, a jadę zupełnie innym. Także ja tutaj do pewnych rzeczy. O, tu jest taka fajna karta, nie wiem czy to widzieliście. Słuchajcie, może jeszcze raz wam pokażę, bo to jest fajny feature. Bardzo mi się to podoba. Słuchajcie, jak włączycie to ustrojstwo, nie? Jak to się już tutaj ustrojstwo odpali, no oczywiście system się ładuje. Pixel, to tutaj oczywiście trzeba przyłożyć kartę, nie? I ta karta dość fajnie wygląda, proszę bardzo. Takie wesołe zdjęcie, takiego wesołego Władka, bardzo mi się to podoba. Opolka, taka autentyczna ta karta, taka real, to tak te karty wyglądają w rzeczywistości u was w Opolu, rozumiem? Tak, to jest rzeczywisty wzór tej karty. Rzeczywisty wzór tej karty, naprawdę
fajnie, nie takie jak wcześniej, taki jakiś, kurde, co to był, taki jakiś wichajsterek się to przykładało, nie, i już, nie, a teraz jest po prostu karta magnetyczna, leciutkie, fajne i, moi drodzy, ja sobie wpisuję tutaj kod 46, ale to nie tutaj jeszcze, czekajcie, bo tutaj zrobiłem teraz błęda, jeszcze raz, tutaj wpisuję sobie 1000, bo to jest linia numer 10, ja sobie tu wpisuję już 1000, okej. Okay. No. Chyba jesteśmy już po odjeździe, wiesz. No, dobra, to ja se nadgonię to na trasie. Znaczy, ja se to nadgonię na trasie. Okej, okay, dobra. Mhm. I chciałbym zadać pytanie Kacperowi. Kacper, bo ty mówisz, że ty jesteś ze Szczecina. Zgadza no, się? Tak, ze Szczecina. Dobrze no, zapamiętałem. Tak. Jesteś ze Szczecina, ale budujesz mapę zupełnie miasta innego, w którym mieszkasz, po którym się poruszasz na co dzień. No, budujesz mapę Opola. Powiedz mi, jak to, kurnia, jest budować, mieszkać w jednym mieście, gdzie Szczecin, no macie, no, mapę do OMSI 2, jest mapa Szczecina, jest fikcyjny Szczecin i tak dalej, i tak dalej, a na przykład, no, budujesz mapę zupełnie do z innego miasta. Jak to jest? Czy łatwo ci się w tym jest jakoś odnaleźć? Czy nie jest ci przykro, że akurat robisz mapę do Opola, a mieszkasz w Szczecinie? Może wolałbyś jednak zrobić do Szczecina? Jak się to w ogóle stało? Znaczy, szczerze, no to w sumie stało się to tak, że dołączyłem do firmy całkiem tak niedawno, można by tak powiedzieć. Mm-hmm. No i stało się to tak, że prezes nasz szukał po prostu ludzi do robienia mapy, bo sam po prostu no nie dawał rady. No i to się stało w sumie tak, że najpierw dołączył nasz kolega taki Kuba jeden. No i w sumie potem ja zacząłem też pomagać przy mapie, no i tak zacząłem. Przepraszam, zatrzymam się na chwilkę. Chłopaki, nie działa mi hamulec ręczny na tych guzikach, które ja mam domyślnie ustawione. Jak się w tym autobusie wyłącza ręczny? Po lewej jest dźwignia. A możesz ty mi powiedzieć, czemu mi nie działa na skróty klawiszowe? Poprzedni autobus mi działał. Może ten mieć inne skróty przypisane, chociaż nie sądzę. No, także chłopaki mi tutaj zrobili tak... Chcieli mi zrobić niespodziankę, ale mnie troszeczkę zaskoczyli tym autobusem. Ale spoko, roko foko, ja sobie tutaj z nim jakoś poradzę. Ewentualnie, no, chłopaki będą mi pomagać, bo mają mnie na Discordzie, na podglądzie. Widzą dokładnie to, co ja robię. I gdybym gdzieś po prostu pobłądził, to oni będą mnie tutaj ratować. Widziałem tam na tym pierwszym przystanku, pasażerowie nie chcieli mi wsiadać. Mam nadzieję, że tutaj będą chcieli wsiadać. Okej, okay. Otwieram im drzwi. Czy u was w Opolu przestrzega się czegoś takiego, że wsiadacie przednimi drzwiami, a środkowymi i tylnymi wychodzicie? Czy raczej, tak jak to jest wszędzie w Polsce na hip hip hura? Nie, to jest wszędzie hip hip hura do przodu. Okej, okay, dobra. W takim razie teraz wracam do tematu Kacpra. Czyli tak, wbiłeś do V firmy, dostałeś się w ten czy inny sposób i otrzymałeś pewnie jakąś informację, że powstaje mapa i ty się podłączyłeś, czy tam zostałeś wciągnięty w robienie tej mapy, tak? I co, jak to jest tworzyć mapę z miasta, którego się nie zna, biorąc pod uwagę, że mapa, którą tutaj macie w tej V-firmie, to jest 90% real, z tego, co mi powiedział Evolutionik. No tak w sumie, no to tak, no jakby to tak powiedzieć, no Szczecin, no jest dużo map Szczecina, tak? No więc jest. Tak robić go to tak trochę dziwnie. Nawet ale Czesi no... robią mapę Szczecina, nie? Ten Stettin, co tam był. Tak. Ja miałem, nawet na kanale go ogrywałem. No tak, widziałem. No to tak w sumie, no są podkłady, są mapy Google, czy tam nawet odcinki u takiego jednego kierowcy z Opola i tak się, no, zaczęło to robić, no. Jakoś nie jest tak trudno robić mapę realną. Aż tak. No, z dzisiejszymi narzędziami, ja byłem w Pradze w studiu SCS Software i widziałem, jak mapmakerzy tego właśnie studia, no, posługiwali się mapami Google'a. No i nie robili to w zupełnie inny sposób też. Posługiwali się mapami Google'a. Więc gdziekolwiek jesteś, tworzysz sobie mapę, no, czegokolwiek, nie? Ale nie jest ci przykro, że akurat mapę Opola, a nie twojego miasta? Nie jest mi właśnie przykro. Nawet się cieszę, że robiłem Opola. No i w sumie będzie dalej robiona. Czyli to, co teraz tutaj widzimy, to jest tylko pewien etap, który pewnie doczeka się niejednego progresu.
No tak, dokładnie. Bardzo ważna informacja na dzień dobry, żeby człowieki, które nas teraz oglądają tam po drugiej stronie monitora, pozdrawiamy, w ogóle wiedzieli, czy jest jakaś opcja do stania się do waszej V-firmy, czy macie rekrutację, czy tak, macie jakieś wymagania z tym związane? Mamy rekrutację. Żeby do nas dołączyć, trzeba złożyć formularz poprzez nasz fanpage na Facebooku VMZK Opole. Tam jest link do formularzu Google i wystarczy złożyć i wtedy nasi rekruterzy, w tym m.in. Kacper, decyduje, czy po formularzu, czy osoba zdała pierwszy, że tak powiem, test i wypełniła poprawnie formularz, czy też nie, i jest kierowana na rozmowę, no i po prostu potem pokazujemy już praktycznie na rozmowę, co i jak działa w firmie. I witamy. Czym się kierujecie konkretnie? Nie wiem, dojrzałością wypowiedzi, wiekiem, na co szczególnie zwracacie uwagę w takim liście rekrutacyjnym? Na wiek i przede wszystkim też na poprawne wypełnienie formularza, bo z tym nie wszyscy sobie radzą, a jeżeli ktoś sobie nie radzi z tym, to po prostu wtedy odrzucamy, bo nasz formularz nie jest jakoś wybitnie utrudniony. Jedyne, co wystarczy tak naprawdę napisać, to nick na Discordzie, podać etat, jakim się chce pracować i tak skrótowo informację o sobie, kto ty jesteś i co robisz. No, czyli taki standardzik, no w sumie to ja mam bardzo podobne standardy. Jeżeli ktoś się chce dostać do mnie na przykład na odcinek, nie? Nie na zasadzie hej, pogramy, zagramy, tylko na zasadzie hej, powiedz coś o sobie troszeczkę tam, nie? Coś tam, też patrzę na to, kto do mnie pisze, w jakim po prostu tonie, nie? No to też jest bardzo ważne. No te pierwsze wrażenie jest bardzo ważne. Czasami według zasady tak cię piszą, jak cię widzą. Także pierwsze wrażenie, no to młodych ludzi też powinno uczyć do życia realnego, bo jeżeli taki młody człowiek pójdzie do jakiegoś szefa, do jakiegoś biura, no to musi zrobić te pierwsze wrażenie, żeby ten szef był przekonany, tak, to jest człowiek, którego ja chcę zatrudnić. To jest człowiek, którego ja chcę zatrudnić, bo on na mnie wywarł te pierwsze dobre wrażenie. A potem czas pokaże, nie? I jego ewentualne zdolności. Dobrze, więc to mamy za sobą. Ja jeszcze zrobię coś takiego, że ten wasz Facebook, bo tylko na Facebooku jesteście, czy jeszcze gdzieś? Rekrutację prowadzimy tylko przez formularz do rekrutacji, znajduje się tylko na Facebooku. No to dostaniecie link do tego Facebooka bezpośrednio tutaj pod filmem. Moi drodzy, że mamy takie pierwsze tutaj rzeczy obgadane, czy jest rekrutacja, wiemy, że jest, wiemy, z kim mamy do czynienia, ale z tym, że niekoniecznie. Powiedzcie coś więcej o swojej V-firmie. Jak długo ona istnieje, ilu was tam jest, jakie macie tam role, czy tylko kierowca, czy można awansować, może, nie wiem, gdzieś do jakiegoś dyspozytora, może tam macie jeszcze jakieś inne funkcje, ale przede wszystkim, co was wyróżnia spośród wszystkich pozostałych VS-ek, czy tam V-firmek? Bo tutaj V-firmy to raczej to jest OMSI, a VS-ki przyzwyczajenie z ETS-a. No to na tle, jak każda inna V-firma ma jakieś swoje cechy szczególne. Każdą cechą szczególną V-firmy w OMSI są indywidualne modyfikacje tworzone pod czy to realne miasto, czy to pod widzimisię autorów danej V-firmy. Jest kilka firm fikcyjnych, realnych, byłych, które tworzyły tak, jak one chciały mieć wizualizację swojej mapy, swoich modyfikacji. Taki my mamy. My mamy wzorowane pojazdy i mapę na życiu realnym. Co jest bardzo dużym atutem. Wszystkie rzeczy, ten autobus był wzorowany na zdjęciach autobusu realnego, który jeszcze nie tak dawno, bo 2 lata temu jeździł po ulicach Opola. Dosłownie w maju będzie 2 lata, jak ten autobus ostatni raz wyjechał, którym aktualnie podróżujesz. No tak, no. Ja nie jestem w tej V-firmie, pany i panewki, ale powiem wam jedno. No, ta pierwsza wersja Mana, to był A21, dobrze pamiętam? Tak, A21. Którą mi podesłał Evolutionic, to ja byłem zdziwiony. Ja mówię, ty słuchaj, powiedz mi, czemu tutaj Gorki Knefel nie działa, nie? No, widzę tutaj na tej rozpisce, jest, że zakaz używania Gorkiego Knefla ze względu na pandemię i on faktycznie, autentycznie w tym autobusie był niedziałający, bo
po prostu ktoś wyłączył mu tam skrypt, czy tam kod, czy tam jak to tam się ustrojstwo nazywa. Tak czy inaczej idziecie no po grubości w ten realizm. Aż tak można powiedzieć, tak, tak naprawdę grubo. No, nie przesadzajmy. Ale patrzcie, ja mam tutaj jeszcze człowieków z maseczkami. Jeszcze ich nie wyłączyłem. Jeszcze u mnie są tacy pandemiczni. Niestety. Albo ale co do realności, staramy się odwzorowywać autobusy, mapę, linie na tyle, ile może, na tyle, ile możemy. Ale też, żeby nie było za nudno, bo nie mamy wszystkich linii z Opola na mapie, bo nie mamy jeszcze wszystkich terenów. O tym to sobie pogadamy później. Ten temat zostawimy sobie na później. Ja przede wszystkim chciałbym ruszyć główny wątek, bo Opole Opolem, ale tell me why. Dlaczego Opole? Ponieważ główny założyciel V-firmy, Krzysiek, prezes, pozdrawiamy przy okazji serdecznie. Jest z Opola, jest miłośnikiem, tak jak i też ja też jestem z Opola, też się interesuję. On co prawda założył, ja potem tą firmę dołączyłem. I właściwie to on powinien odpowiedzieć na pytanie dlaczego, ale że ja znam odpowiedź, to nie ma go tu, to odpowiem za niego. Po reprezentantem prostu... jesteś V-firmy, tak, więc pełniącym obowiązki. Tłumacz się. Po prostu Krzysiek jako miłośnik komunikacji z Opola, no chciał mieć, pojeździć po Opolu jak kierowca, że nie jest kierowcą, bo jest za młody z racji wieku, tak jak też jeszcze ja. To chciał pojeździć wirtualnie, no i stworzył Opole. Zaczął od swojej linii, którą jeździł codziennie do domu, linii 14 i doszedł do, właściwie już doszli do kilku, bo razem z innymi mapmakerami do kilku innych realnych linii. A powiedz ewolucyjnie, jak to z tobą było w tej V-firmie? Czy ty dobiłeś do tej V-firmy ze względu na to, że ty sam jesteś z okolic Opola? Wiemy, tak, o czym mówimy. To był ten powód. I to był ten powód. Aha, szukałeś V-firmy, która jest z mapą z okolic Opola lub Opola i to była jakaś taka u ciebie główna motywacja, żeby dołączyć do tej V-firmy? No bo wiadomo, zanim dołączysz do jakiegoś społeczeństwa, to nic nie wiesz o tym społeczeństwie, nie? No Rachel nie wiesz, no dopiero społeczeństwo poznajesz, gdy już do niego dołączysz. Ale no coś to by musiało kierować. Czy ja trafiłem w dychę? Tak, to był punkt w dziesiątkę, ale dzięki temu poznaliśmy się z prezesem, jesteśmy dobrymi kolegami, ale nie tylko z prezesem, bo z innymi pracownikami. Kaczka też był kilka razy w Opolu, między innymi z tego powodu. Moi drodzy, ja tutaj muszę wam powiedzieć jeszcze jedną bardzo ważną rzecz. Wiecie, to jest OMSI 2, a OMSI 2 to jest stan umysłu, nie? Ta gra to jest stan umysłu. Dla nikogo to nie jest żadnym sekretem. I powiem wam tak, jak testowałem tą mapę dosłownie no, godzinę temu jeszcze, też na Discordzie tutaj z Ewolucjonikiem, to ta gra chodziło mi bardziej responsywniej. Nie miałem takich kłopotów na przykład jak mam teraz. Czasami tutaj będzie bardziej ścinać, czasami mniej ścinać, ale ogólnie rzecz biorąc mapa jest responsywna, co doświadczyłem na własnej skórze, tylko z tym, że no wiecie, no teraz mi działa pod obciążeniem OBS-a, to też jakiś ma wpływ, bo zauważyłem, że jak się nagrywa OMSI 2 OBS-em, to lepiej przechwytywać ekran, aniżeli samą grę. I teraz na przykład no, mam problemy z kamerką, widzę, od czasu do czasu ją laguje bardziej niż zazwyczaj w tym OMSI 2, więc na to nie zważajcie, nie patrzcie na to w ogóle, nie. Mam nadzieję, że wam to nie wpłynie na dyskomfort odbioru tego materiału. Ale z drugiej strony, no to jest OMSI 2 i niekoniecznie mapa musi być ciężka, żeby tutaj lagowało cokolwiek, no bo wiadomo, OMSI 2 jeszcze naszpikowane tyloma projektami, ile ja tutaj mam. No przecież słuchajcie, znacie moją serię tutaj na... inaczej, playlistę w serii symulatory autobusów. Dobrze wiecie, że ja tymi mapami żongluję. No i mam już tych plików tyle, że jak zważyłem tylko folder ze samymi tylko, słuchajcie, scream obiektami, to było tego na ponad 50 giga. Tylko ten jeden folder. Więc wyobraźcie sobie, ile ja tego mam tam nasrane, nie? I podejrzewam, że nie jeden z was też. No i wiadomo, jak się tutaj doczytuje mapa, dane kwadraty
mapy, to wszystko musi się wyszukać gdzieś tam w gąszczu, deszczu, można powiedzieć w takiej tajdze wręcz tych wszystkich plików. To nawet najszybszy dysk na świecie nie poradzi sobie tak, żeby to było mega responsywne, nie? Tym bardziej przy tym silniku gry, jaki ma OMSI 2. Także to musicie o wszystkim tym pamiętać, no. Także no jest jak jest. Dobra, wracając do sedna sprawy. Skoro już wiemy, dlaczego Opole, to teraz wrócimy do tego, co tyś zaczął mówić, ale ci przerwałem. Mówiłeś, że to nie jest cała mapa Opola. Co takiego jest kluczowego w Opolu, czego wy nie macie na mapie? Kluczowego w Opolu to nie ma na przykład galerii handlowej Karolinka. Jest to największa galeria handlowa w województwie opolskim, jedna z większych na południu kraju. Nie największa, ale jedna z tych większych, z tego co wiem. I dopiero te tereny rozwijamy. Na tej wersji mapy, co ty już masz, do samej galerii handlowej, tak jakby w prostej linii dać metrówką, to brakuje niecały kilometr. Czyli tak jakbyś Katowicom zabrał Silesia City Center. No tak, to jest coś w tym stylu, ale jest to, mówię, jest to już praktycznie chwila, moment i tą Karolinkę na mapie będziemy mieli. Jak Opole, to oczywiście opolski ogród zoologiczny. Bardzo znany, bardzo popularny, jedyny w Polsce, który ma szympansa, tak? Czy można dojechać do ogrodu zoologicznego, którą z tych dostępnych linii? Żadna linia w Opolu, ani naszym, ani realnym, nie dojeżdża do zoo, ponieważ zoo Opole jest na wyspie Bolko, na którą komunikacja miejska z przyczyn technicznych dojeżdżać nie może. Dopiero są plany, żeby doprowadzić do nowego mostu pieszo-rowerowego imienia Igora Cholubczoka, ile dobrze pamiętam, przy ulicy Krapkowickiej, linię numer 7, która będzie dojeżdżała do parking, na parking. Na parkingu ludzie będą z tego autobusu wychodzili i będą przechodzili przez nową kładkę pieszo-rowerową na wyspę Bolko, z której stamtąd też jest jakieś niecały kilometr do zoo. Spacerkiem po wyspie Bolko. I po prostu trzeba poczekać na pewne rzeczy. A pewnych rzeczy po prostu nie będzie. Pewnych rzeczy niestety nie będzie. Mówiłeś, że mapa jest real w 90%. Czemu nie w 100%? Co się stało takiego, że postanowiliście, te 10% walniemy se w fikcję? No nie wiem, coś wyjątkowego stanęło wam na drodze do tego planu, czy coś? Żeby Krzyśkowi było 100%? Krzyśkowi stanęło OMSI 2 na drodze, żeby mapa była w 100% realna. W sensie nie wszędzie da się infrastrukturę odtworzyć, tak? Czy? Nie, bardziej chodzi o to, że w trakcie robienia mapy, tak jak on mi to tłumaczył, kafle się poprzesuwały i niektóre rzeczy wychodziły nie tak, jak powinny. Na przykład ulica Głogowska, po której ty nie będziesz jechał, w rzeczywistości jest prostą linią, a u nas na mapie jest trochę kręta i dłuższa ze względu na to, że się właśnie kafle przesunęły i odkręcanie tego to byłoby wywalenie w tamtej fazie połowy mapy i szkoda było tej pracy. Powiedzcie mi, jaką cierpliwość człowiek musi w sobie mieć, żeby codziennie grać w OMSI 2 i no wiadomo, no wy tymi mapami tak nie żonglujecie. Chyba, że żonglujecie. Kacper, powiedz tak szczerze, oprócz mapy z waszej V-firmy, ile masz jeszcze map i jakie, tak z ciekawości zapytam, na swojej konfiguracji, na swoim setupie? No, w sumie to mam niedużo map, bo jakoś nie jestem aż tak, no, takim tym, żeby aż tyle grać na większych mapach. Ale tak w sumie to mam właśnie Opole. A ty, Evolutionik, na czym grasz? No, jak głównie na Opolu, gram na mapach Szczecina, bardziej na projekcie Szczecin gram niż na fikcyjnym Szczecinie, ze względu na to, że fikcyjny Szczecin kiedyś mi przestał działać z jakiejś przyczyny, już mi się nie chciało tego ustalać i po prostu machnąłem na to ręką. I czasami lubię sobie pośmigać po zagranicznych mapach, najczęściej niemieckich. O, co w sobie mają mapy niemieckie wyjątkowego? Są bardziej dopracowane czy coś? Nie, po prostu mają klimat taki niemiecki. W Polsce jestem, żyję na co dzień, to czasami chciałbym się, jak nie mogę, przenieść się do innego kraju. A, widzisz.
A jak ja gram w TSW 2 na innym niż polskim podwórku, to kiedy maszyna? Kiedy polskie scenariusze? Bo ja się z Polski nie ruszę. TSW 2 to jest dupa, bo nie ma polskich scenariuszy. A proszę, tutaj nawet w środowisku autobusów ktoś od czasu do czasu lubi wyjść poza te polskie podwórko, powąchać tego naszego zachodniego rynku. Proszę bardzo. Akurat jest też ze względu na miłośnictwo na przykład do autobusów używanych. Ten autobus, którym ty jedziesz, ma swoją bogatą historię, bo on nie był produkowany dla Opola pierwotnie. No właśnie, miałeś opowiedzieć coś o historii tego autobusu. No to proszę bardzo, wyżyj się. Co takiego wyjątkowego jest w tym akurat modelu? No to jest to model odwzorowany na realnym autobusie Mana NL313 o numerze taborowym opolskim 268, bo to jest jego opolski numer, ponieważ wcześniej swoją służbę pełnił u przewoźnika w Szwajcarii STI Thun, dla którego był pierwotnie wyprodukowany w 2014 roku. Natomiast później został odkupiony przez firmę Traco z Wrocławia, gdzie jeździł we Wrocławiu. I na sam koniec trafił, najpierw z tego co pamiętam, wynajęty, wydzierżawiony do MZK Opole, a na koniec odkupiony, stał się własnością Opola, jeździł na liniach dodatkowych, szczytowych, czy tak zwanych brygadach dodatkowych, które jeżdżą w godzinach szczytu porannych i popołudniowych. I czasami można było go też spotkać na nocce, bo na liniach nocnych, bo są zdjęcia z tego. I teraz w związku z modernizacją taboru opolskiego w ramach projektu unijnego Czysta Aglomeracja Opolska, zwiększenie mobilności mieszkańców aglomeracji opolskiej, jakoś tak to się nazywało. Nie pamiętam teraz dokładnie, niestety, przepraszam. Został najpierw wyposażony w sterownik właśnie Pixel XT6, który jest w tym modelu. Pierwotnie miał SIMS KPP2. Jeszcze został doposażony właśnie w te kasowniki KRG8 oraz biletomat. A teraz w związku z zakończeniem tego projektu, w ramach którego miasto Opole zakupiło 61 nowych autobusów o normie spalin Euro 6, został odstawiony na postój, odpoczynek zasłużony na zajezdni, a teraz w związku z zakupem pierwszych 5 autobusów elektrycznych do Opola zostanie niestety, można powiedzieć, zamienione, że warunkiem dofinansowania jest wymienienie jakiegoś fragmentu taboru. No i ten autobus niestety złapał się w tej transzy, za którego będzie musiał zostać oddany. Ale tutaj, chłopaki, mam teraz małą awarię i nie wiem, o co chodzi. Tak jakby dzieje? Mi kierownica przestała działać. Kręcę kołem kierownicy i nic. Nie ma koła kierownicy. Wszystko to, co mam, skróty klawiszowe z koła kierownicy, przestały działać. Tak nagle, tak po prostu se. OMSI 2 po prostu, nie? OMSI 2. No nie działa, słuchajcie. Tak po prostu przestało działać. Jesteś pewien, że kierownica ci się nie wyłączyła? Nie, no to, słuchaj, takie rzeczy się nie zdarzają mi przy Fanateku. Nigdy do tej pory mi się takie coś nie zdarzyło przy Fanateku. Ale to jest OMSI 2. To jest OMSI 2, nie? Dobra, ja muszę tu je zobaczyć w kontrolery, co się tutaj od Janie Pawliło, bo widzę zdecydowanie, że interakcja na kokpicie jest, czyli ja mogę otworzyć drzwi, ale no tak ni stąd, ni z owąd przestała tak jakby no kierownica działać, bo ja nią kręcę, a ona nie kręci mi się w grze. Nie wiem czemu. Teraz już wiecie, dlaczego tak rzadko nagrywam OMSI 2, nie? Ta gra mnie kiedyś wykończy psychicznie i następny odcinek znowu będzie za jakieś 3 lata. Już chyba szybciej Neoplana skleję, niż będzie następny odcinek z OMSI 2. Już miałem pytać, kiedy Neoplan. Nie, to Neoplan będzie szybciej niż następny odcinek z OMSI 2, bo ja mam tej gry serdecznie dosyć przez ostatnie 2 dni. Słuchajcie, no kolejne, tutaj Evolutionik jest świadkiem tego. Ja nieraz wam na kanale mówiłem, że ja potrzebuję co najmniej 2 dni na to i to takich dni, na które ja się psychicznie nastawię oczywiście, żeby odpalić jakąś mapę, autobus. Słuchajcie, no 2 popołudnia nam zleciały. 2 popołudnia. I tutaj Evolutionik jest mi świadkiem, może potwierdzić, nie? I to nie ma znaczenia, czy to jest ta mapa, czy jakaś inna. Ja w przypadku map, które pobierałem tam gdzieś ze strefy OMSI na przykład, albo innych portali, które wam zazwyczaj linkuję gdzieś tam,
w opisach do filmu, to tak samo, no, pobierasz mapę, okazuje się, że nie ma połowy tekstur, no bo przecież jest ogromnym problemem dać mapę kompletną na publicznym forum. Jeżeli ktoś daje linki do mapy, no to ty musisz sobie oczywiście, jak masz dziury w mapie, no to musisz sobie sam połatać, trzeba szukać tych brakujących tekstur, jeszcze nie wszystko ci te urządzenie Map Tools zdradzi. No mieliśmy tutaj przykład, no Evolutionik dostał tutaj te raporty, czego mi tam brakuje, przysłał mi dosłownie to, czego mi brakowało, ja wgrałem to i dalej mi brakowało tego, czego mi brakowało, i dopiero zupełnie inną metodą przez logfile po kłębku, po nitce do kłębka doszliśmy, czego jeszcze w tej mapie brakuje, w którym momencie. No po prostu jakaś masakra, nie? Teraz inna sprawa, ja sobie dzisiaj grałem, no ile, no godzinę zanim zaczęliśmy nagrywać, przejechałem się po tej trasie numer 10 i wszystko działało dobrze. Teraz akurat, kiedy mam was tutaj jako gości, kiedy nagrywam materiał z OMSI 2, no to ci się wysypie na przykład kierownica, z jakichś nieznajomych przyczyn nagle przestanie ci działać i nie wiesz czemu. Jest tutaj fanatek, czyli no jest kierownica, także no ona nie uciekła, ona tutaj reaguje, widzicie, kręcę teraz w prawo, kręci się w prawo, kręcę w lewo, jest, czyli no kierownica jest, takich tutaj sterowników używam, ten but to jest, słuchajcie, hamulec ręczny z ciężarówki. To jest generic USB joystick, to jest takie ustrojstwo, które tutaj mam do kierunkowskazu, włączenia świateł i tak dalej, i tak dalej. To jest tak zwany ASP, fani ETS-a wiedzą, o co chodzi. A to jest moja kierownica, no i ona tutaj działa, no grają widzi. Grają widzi, natomiast no nie wiadomo z jakiej przyczyny. Patrzcie, no nie działa w grze, nie? No patrzcie, no przestała działać. Czemu? Ktoś mi to grzecznie wytłumaczy? Nic, w ogóle nie reaguje mi na kierownicę. Nic, kompletnie. No i powiedz, Czarek, czy byś się nie wkurzył? Powiedz, weź mi nawet to wytłumacz. Nie mam pomysłu, wydaje mi się. No, macie na to jakieś pomysły? No właśnie nie bardzo teraz mam na to pomysł. No bo widzieliście przed chwileczką, no i to jest właśnie OMSI 2. Więc następnym razem, zanim zadacie mi pytanie w sekcji komentarzy pod jakimkolwiek innym materiałem, kiedy będzie OMSI 2, to pozwólcie, że już teraz wam powiem nigdy więcej. Nigdy więcej. To jest ten ostatni raz. Nie no, żartuję. Nie. Żartuję, ale na następny odcinek będziecie musieli poczekać kolejnych 10 lat, no bo naprawdę ja już tutaj zęby zjadłem, słuchajcie, pukla się dorobiłem, dostałem szwaj na języku i łupieżu na zębach przez tą grę. Także wystarczy tego, dobrze? Wystarczy tego. Trzeba dojść do siebie w końcu. Także chyba wolę debasa. Evolutionik, co ty na to, bo milczysz. Ja wiem, że w szoku jesteś. Nie, nie. Ja podziękuję. Za co? Za debasa? Na razie tak. Ja ogólnie, jeżeli chodzi o jakieś nowe produkty, które mają symulować pracę kierowca autobusu, to ja czekam na symulator, na symulator, który mi kiedyś zasymuluje jazdę autobusami z alternatywnymi źródłami napędu. Taka hybrydka. A ty, słuchaj, na skąd, że ten L nie zrobi czegoś takiego? Może rzuci nam jakąś elektrykę? Może, no po Berlinie, słuchaj, jeżdżą przecież autobusy elektryczne. Może trzeba dać im czasu. Jakby do nie było, ich produkt od 2 lat jest we wczesnym dostępie. Także, słuchaj, to jest dopiero 2 lata na rynku. To jest nadal wczesny dostęp. Daj im szansę, słuchaj. To widzisz, jaka to jest sztuka. Dlatego powiedziałem, że na razie podziękuję. No to dobrze, że się poprawiłeś. Ja tak nie, wcześniej no, ja troszeczkę... Ja tak znając podejście Evolutionika, bo wiecie, my się tam trochę znamy już, nie? I znając podejście Evolutionika do tematu, to tak się podrażniłem troszeczkę, nie? Wiecie, że The Buzz jest lepszy, tylko jest gorszy, bo nie ma tej sceny moderskiej rozwiniętej, gdyby... Nie no, słuchajcie, możemy sobie na ten temat nawet podyskutować. Tutaj tak troszeczkę można powiedzieć też bardzo prowokacyjnie. Ja uważam, że gdyby The Bus miał otwartą, gdyby był otwarty na scenę moderską, mogę się założyć, że nie jeden
Już by tam coś sklejał do tego produktu, bo on wcale głupi nie jest ten produkt. On jakiś tam swój potencjał ma. Tylko, że jego poważnym błędem, błędem studia TML jest to, że po prostu najzwyczajniej w świecie jest zamknięty na scenę moderską. No, nie wiem, jak tam ten silnik w ogóle, bo ja się na anatomii tego silnika nie znam, aczkolwiek też słyszałem, że no, jest trochę kapryśny. Więc modowanie tej gry mogłoby być no, ciężko znośne. Tak samo jak lata temu próbowałem modować taką grę Ring and Roll. Pewnie kojarzycie tą grę. Ją dało się modować. Dało się podmieniać pliki. Ale ta gra była tak kapryśna na te modyfikacje, że ho, ho. No i ja rozumiem, znaczy podejrzewam, że nawet gdyby ktoś oprócz paint jobów, bo malowania bez żadnego problemu na autobusy, no tam można zrobić, nie? Ale takie jakieś, wiesz, swój własny autobus. Tam jest teraz Scania, nie jest tam na przykład, znaczy Scania i Mantam chyba jest, nie? Dobrze ja mówię? Man piętrowy, double No. decker i tania PTY. Ale na przykład, słuchaj, jakby ktoś ogarnął, tak jak do zwykłego podstawowego Bus Simulator 18, jakby ktoś tam ogarnął takiego na przykład Solarisa, dobrze zrobionego czwartej generacji, to co, nie przytuliłbyś? A, przytuliłbyś jak rekszoszynkę. Nie, no Solarisa to nie. Ale ty jesteś markowy rasista, ja ci powiem. Nie, nie jestem, znaczy... Ja oczekuję, bez względu na to, czy byłby to nowy Man w tym wypadku, czy byłby to nowy Solaris, czy No. cokolwiek innego, ja nie przyjmę tej gry, dopóki tam nie będzie właśnie jakichś autobusów z napędami alternatywnymi, a nie czysty diesel, No bo... dobrze, ale spoko. Czy tutaj w Ale opcji była. zakładając, że byłby nawet Solaris Urbino 12 Electric z ładowaniem pantografowym, czy z innego typu ładowaniem, czy byłoby to Volvo 7900 Electric, czy najnowszy MAN 12E, jeżeli by miał realną obsługę tego, realne działania, fizykę, nie tak jak w The Bus, gdzie Czekaj, te chłopaki, ja mam autobusy. pytanie, czy mogę wziąć ten autobus, którego miałem na testy? A ty co, startowałeś grę? No? No przecież streamuję ci, powinieneś widzieć. Tak, ale ja się patrzyłem na inną rzecz teraz. Możesz wziąć Mogę go wziąć, 500, bo ja go 503, bardziej go znam. 506 na przykład weź, albo 507. Chociaż 506 w tym tygodniu jeździłem w życiu realnym, więc bez Chcesz względu. 506? Dostaniesz 506. Zresztą ja widzę, że tutaj malowanie wpływa na gadżety, które są w tym autobusie. Jeden na przykład ma koszulkę Polska, nie? Drugi ma tam jakieś tabliczki, tam jakiś Kubuś i Agatka, czy coś w tym stylu. Trzeci tam ma jeszcze jakieś inne szaliki, nie szaliki. Coś tam widzę, że do każdego malowania coś dodaliście, jakieś tam dodatkowe featureki. W podstawowych różnicach to autobusy 504, 513, tak jak w życiu realnym, różnią się od siebie tylko tym, od reszty swoich braci tak zwanych, że mają różne tablice kierunkowe. Autobusy 504, 513 są 504 ma wszystkie wyświetlacze typu klapkowego, nie LED-owe, natomiast 513 ma przednią tablicę mieszaną. Numer linii wyświetla się technologii LED RGB, natomiast reszta napisów jest wyświetlana metodą klapkową. W ramach testów, z tego co wiem, było to wsadzone do tych autobusów i już tak po prostu zostało. I ze względu na to, iż odzorujemy realnie jak się da, to u nas też tak jest. Słuchajcie, nie wiem co się stało. Odpaliłem grę na nowo. W tak zwanym międzyczasie, co ja zrobiłem? W tak zwanym międzyczasie uruchomiłem ponownie kierownicę i patrzcie, co się dzieje. No po prostu ja teraz kręcę kołem, co widzicie na kamerce, kręcę na lewo, kręcę na prawo. Nie ma, nie działa kierownica w grze. Więc prawdopodobnie, wiecie, co ja bym musiał zrobić? Po prostu najzwyczajniej w świecie ponownie uruchomić komputer. I teraz, chłopaki, co robimy? No nie wiem. Chyba albo jeździsz na myszce na przykład, albo... Na myszce w OMSI 2? A to ja się dość nacierpiałem przez te dwa ostatnie popołudnia? Jaki chłop! To chyba musisz zrestartować komputer. Ja cię proszę. Ja już jestem tak rozbestwiony, że ja no, nie mam mowy o tym, żeby grać na jakiejś myszce autobusami w OMSI 2. A słuchaj, ewentualnie na tym mógłbym jechać, nie? Na klawiaturze. Ale Na myszce powiedzcie mi, co dokładniej się tu jest. mogło stać teraz, bo ja nie wiem.
Ja nie mam pomysłu, bo ja nie gram A na czekajcie, kole czekajcie kierownicy. no, czekajcie no. Właśnie, mogła ci się kierownica po prostu odłączyć na tle. Ale powiedz mi, dlaczego? Kto jej kazał? Mogłeś skrót klawiszowy jakiś przycisnąć, który miałeś Jaki? ustawiony. Nie! Podczas jazdy nie ma takiej opcji, żebym wyłączył sobie kierownicę, bo podczas jazdy nie mam w ogóle skrótu klawiszowego do wyłączenia sobie kierownicy. Nie ma czegoś takiego u mnie. Nie ma. Po prostu nie ma. Patrzcie, teraz działa. Ja o Ale tym nie nie ma nic pomyślałem złego, co by na wtedy. dobre nie wyszło, ponieważ wy wszyscy zobaczycie, jakie ja tutaj katusze znosić muszę przy tym OMSI 2. Znaczy, musieć nie muszę, no ale jak mu powiedziałem, następny odcinek z OMSI 2 za 3 lata. Dobra, chłopaki, nie ma nic złego, co by na dobre nie wyszło, ponieważ człowieki zobaczą sobie raz jeszcze ten dosyć fajny, indywidualny projekcik, a wy coś niecoś więcej o sobie opowiecie. Ja poruszyłem taki wątek, ale sam nie wychwyciłem tego, jakie wy tam jeszcze u siebie macie funkcje. Czy oprócz kierowcy macie jakieś inne etaty w swojej V-firmie? Nie wiem, jakieś tam, nie wiem, przy biurku może jakaś praca, jakieś tam sprawdzanie rozpisek, albo ich tworzenie, albo coś. Nie wiem, coś w tym stylu. Czy wy macie po prostu takie jakieś u siebie dodatkowe funkcje? Czy u was tylko się jeździ? Czy coś jeszcze innego można robić? Znaczy w każdej firmie każdy ma jakąś funkcję. Rekrutację prowadzimy na kierowcę i to przede wszystkim, ale jeżeli ktoś ma jakieś umiejętności tworzenia modyfikacji, czy to autobusów, czy na przykład tworzenia map, to oczywiście też takie osoby przyjmujemy i jeśli stwierdzimy, że jest taka potrzeba lub dana osoba zrobi to dobrze, no to oczywiście dostaje też może dostać funkcję mechanika, jeżeli na przykład umie modyfikować autobusy lub mapmakera, jeśli umie robić mapy. Co do pozostałych funkcji, no to oczywiście mamy funkcję dyspozytora. Dyspozytor sprawdza raporty, przypisuje autobusy na następny dzień do konkretnych linii dla kierowców. Co? Nie, bo zapatrzyłem się na live'a i widzę, że ci tablice nie działają, ale nie włączyłeś Ale elektryki jeszcze. jeszcze, wiesz, zasilania jeszcze nie włączyłem. Tak, Ja na właśnie razie teraz się pobawiłem zorientowałem i się. myślałem, że po Tak. naszych katuszach ja ci czegoś nie wysłałem, już się wystraszyłem, nie? No, ale ty zobacz, ten autobus żyje swoim życiem. Wycieraczki same się włączyły. Przecież ja tutaj żadnych wycieraczek nie włączałem. Słuchaj, na autobus na wstecznym jest. Co się tu. Znaczy, nie, jest na biegu. Jest na biegu. Co się tu dzieje na litość boską? Ty! Ta gra po prostu u mnie to jest organizm, którego no nie da się ogarnąć. On żyje sam swoim życiem. Czemu tutaj mi wycieraczki działają? Kto? Przecież ja nie włączałem tych wycieraczek. No tak, no, Come on! no musiałeś jakoś włączyć, innej możliwości w tym Nie! wypadku nie No ma. jak? No proszę cię, to przecież ja bym o tym wiedział! Ja pierdziu. Ty, a co jest bardzo zabawne? Ja tych wycieraczek teraz nie umiem wyłączyć. Domyślny skrót klawiszowy do tej wycieraczek mi nie działa. Działa. Dobra, odpalmy gnoja. I pojedziemy nim sobie w końcu tym projekcie. Tutaj oczywiście muszę, bo mi zapas ciśnienia zbyt mały, muszę go naplompać. No i nieco inaczej to wygląda, aczkolwiek słuchajcie, to jest ten autobus, który ma wyłączony Gorki Knefel. Proszę bardzo, żeby nie być gołosłownym. Uwaga, informacja dla kierowców. Od dnia 27 stycznia roku pańskiego 2022 obowiązują strefy buforowe. W związku z tym obowiązuje całkowity zakaz przewożenia osób innych niż pracowników VMZK Opole na przednim pomoście w strefie buforowej. Obowiązuje również zakaz używania gorkiego knefla. Toż to jest po prostu. To ja bym wolał iść na kolanach do Częstochowy, serio. I tutaj Gorki Knefel nie pracuje. Słuchajcie, Gorki Knefel tutaj nie pracuje, żeby była jasność. Na Gorki Knefel tutaj nie pojedziemy dzisiaj. Znaczy, ja nie pojadę. A wy, patrzcie, jakie katusze ja tutaj znosić muszę. I byłoby mi miło, gdybyście mi troszeczkę tak, wiecie, powspółczuli, nie? Czujemy. Współczujemy. Tak. Ja naprawdę, ja was podziwiam, Dzień że dobry. grając. Dzień dobry pani. Że tak grając na co dzień po prostu w V-firmie. To tak jak mówię, no, jak się gra codziennie na tej samej mapie, no to wiadomo, te OMSI będzie responsywne, ale.
To chyba też nie do końca, bo ja zauważyłem, że co się uruchomi komputer, to OMSI 2 inaczej działa. Nie wiem, może to zależy od tego, jak się te pliki tam poukładają w Windowsie. To wtedy albo działa ci, albo ci nie działa. Albo działa ci zupełnie inaczej, nie? Dobra, zamykamy to wszystko. No zamykamy, mówię. Tutaj są buczki, a w tamtym nie było buczków. Jak to jest z tamtym autobusem, z tym NL313? Tam nie ma buczków, kurnia do tego, do przed zamknięciem drzwi? Czy ja po prostu czegoś nie zauważyłem? Wiesz co, ja dawno tym modelem nie jeździłem, ale wydaje mi się, że powinny być. No, powinny być na teraz mi nie działa znowu hamulec ręczny? Może nie... Ja nie widzę, bo to u mnie jest pikseloza na live niestety. A bo nie spuściłeś hamulca ręcznego. No dobrze, no ale skróty klawiszowe. Jeszcze nie spuściłeś. No ale dobrze, no ale skróty klawiszowe do hamulca ręcznego mi wcześniej działały. I to jeszcze byłeś tego świadkiem, nie? No. To mu dał prawo jazdy. Janosik mu dał prawo jazdy! To nie do was było. To było do tej kobiety, która tam do mnie mówiła. Kto mu dał prawo jazdy? Wiecie, do tej, co tak się tam odezwała. Zaraz pójdę i uprzejmie ją wyproszę z autobusu. Co za kobita. Dobra, panowie, co byście chcieli powiedzieć o swojej VSC, gdybym was postawił tak pod ścianą i powiedział, zareklamujcie swoją VSC tak godnie, tak, żeby zachęcić człowieków, którzy, no nie wiem, no, wahają się, nie wiem, no nie wiem. Z jakiegoś tam powodu wahają się, a bo na przykład oni tutaj jeżdżą starymi Mercedesami, tutaj jeszcze nawet nie ogarnęli na tej mapie jakiegoś ówczesnego trafiku albo coś w tym stylu. Nie wiem, co byście chcieli, czym byście chcieli na przykład przekonać, gdybyście musieli przekonać, to czym byście przekonali do właśnie do was, do waszej V-firmy, bo tyle tego przecież jest na rynku. Właściwie to nie da się niczym innym przekonać w mojej opinii, jak do żadnej V-firmy, jak oryginalnymi własnymi modyfikacjami do gry, jak mapa, pojazdy i inne gadżety. Na przykład każdy kierowca może mieć u nas personalizację do autobusu, to też jest popularne w wielu innych V-firmach. A co na przykład? Co na przykład? No właśnie te koszulki w stroju reprezentacji Polski między innymi, czy też nie wiem, jak to się nazywa, taka obwoluta na kierownicę. Nie wiem, czy wiesz, o co mi chodzi. Tak, wiem. Tak. Taka obręcz. Obręcz taka na kierownicę może mieć. To było bardzo popularne w latach 80., 90., może nawet jeszcze bym powiedział milenijnych, tak wczesno milenijnych. Kupowało się takie obręcze takie na kierownicę. Ale teraz kierownice zazwyczaj są obszyte skórą już niejednokrotnie w standardowej wersji tam samochodu, czy właśnie w autobusach jak to jest? Te kierownice chyba nie są obszyte skórą, tylko jakimś tam dziwnym materiałem. Najczęściej to już kierownice guma są teraz z tworzywa sztucznego. Tworzywo sztuczne, no właśnie. Siemaneczko, jak tam zmiana leci? O, i w rzeczywistości byś już biletów nie sprzedał. Jaki chłop, ty? Ale on do mnie gada takie teksty dziwne. Siemaneczko do mnie gada, ty. Chłop chce być wyluzowany. Kiedy ja tutaj już... Kiedy mi już wody tutaj odeszły przy tym OMSI. A on tak se na luzacku, wiesz. Siemaneczko. Kurde, ty. Jakbyśmy razem do przedszkola ze sobą chodzili. W rzeczywistości w Opolu też tak jest, chciałeś powiedzieć? Nie, chciałem powiedzieć, że chciałem powiedzieć, że już biletów u nas się nie sprzedaje od 2019 roku w związku z wejściem w życie tego projektu, o którym mówiłem przy okazji poprzedniego modelu tego autobusu 268, no. Ponieważ każdy autobus został wyposażony w bezgotówkowy system poboru opłat. Między innymi w tym autobusie też masz te kasowniki dwufunkcyjne, jak zszytywanie karty Opolka i papierów biletowych oraz biletomat na kartę płatniczą. Ty, a wiesz co teraz zauważyłem? Nie wiem, czy to w każdym banku, ale ja teraz dostałem taką informację na apkę mojego banku, czy tam, gdzie mam sobie konto, i tam dostałem takie nowości, że ja przez moją apkę z banku mogę kupić sobie na przykład bilet, nie? I nie wiem, jak to dokładnie działa, bo to jest absolutna nowość, a ja autobusami na co dzień nie jeżdżę, tylko samochodem.
tam było coś tak właśnie takiego, że kup bilet i dostajesz taki chyba wirtualny bilet, coś na takiej zasadzie. Że to u was też to w Opolu jest? Przez banki chyba nie, bo to operator bądź organizator transportu publicznego musi nawiązać umowę z operatorem właśnie takich płatności na po prostu na świadczenie usług sprzedaży biletów poprzez aplikacje mobilne. W Opolu można kupić bilet poprzez aplikację SkyCash na przykład. Wiesz co, ja zauważyłem, że te banki coraz to więcej mają takich właśnie rzeczy w swoich usługach, że bank to już teraz nie jest bank, to jest coś więcej. Teraz na przykład mam, nie muszę tego całego Etola tam instalować, czy jakiegoś innego pieronstwa do elektronicznego myta, tylko mój bank ma swoją własną apkę, gdzie jak jedziesz na te płatne autostrady, to automatycznie tam sobie płacisz ze swojego konta. Tam też trzeba coś tam podać, jakieś tam konkretne dane i już płacić za bramki, nie? Czyli jeden z przykładów, jest coraz to więcej właśnie takich funkcjonalności tych banków, że możesz kupić bilet komunikacji miejskiej, możesz kupić to, możesz kupić tamto. Kiedyś maksymalna opcja czegoś takiego to było doładuj telefon, nie? Przez swoje konto bankowe, doładuj sobie telefon na kartę. A teraz jest naprawdę coraz to więcej tych takich uniwersalnych rozwiązań, no i jest to imponujące. Oczywiście to wszystko zależy od tego, tak jak ty powiedziałeś, jaki tam bank ma z kim umowy podpisane, nie? No, ty, zauważyłem, że jak jadę tym autobusem, to mi tak nie laguje te OMSIWA. Serio, wy to widzicie, bo ja wam streamuję. Zauważyliście? Ja zwróciłem uwagę. No ale to ja ci to mówię. Jadąc tym autobusem jest dla OMSI, nie wiem, on jest po prostu lżejszą opcją dla OMSI. Może tamten autobus coś miał takiego, co żarło te tak zwane poligony albo coś. A teraz tak nie szarpie mi tym OMSI na tym autobusie. Może opcja, wiesz, jakiegoś zamrażania, odmrażania lustra, czasami to tyle albo aż tyle wystarczy, żeby gra była bardziej responsywna. Nie wiem, nie wiem, co mam o tym sądzić, ale tak, nie wiem, czy to zauważyliście, no ale ja tak. U mnie z kolei na obydwu autobusach jest tak samo, więc to jest widocznie podejście indywidualne. Może sam fakt tego, że odpaliłem ponownie OMSI 2, może coś się poresetowało, może tam się coś, wiesz, skoczyło na te swoje trybiki i takie bla bla bla. Ja tutaj nie wpisałem tej rejestracji tam te 4.0, bo jakbym wpisał, to bym tutaj miał te rozpiski, nie? Co tutaj mówisz, tu powinny one być. Tak, znaczy to, co ty dostałeś do te 4.0, co ci powiedziałem wtedy, to jest to tylko po to, żeby nie było białej tekstury tutaj. No. Bo do tego, co ty jedziesz, to kursówki nie mamy dla ciebie niestety, nie przygotowaliśmy, bo było to robione rzutem na taśmę wszystko w ostatnich momentach. Oj, chyba strzelę focha. Już nie było czasu. Ale normalnie... Ja tutaj jak... na przykład obrazek jakiegoś Rocky albo gołego Sylwestra Stallone sobie tutaj umieszczę, albo zdjęcie gołego Sylwestra Vardengi. No nie wiem, co sobie myślę tutaj. Wedle uznania. Co? Nie, no jakbym powiedział, że dałem sobie tutaj zdjęcie gołej kobiety, to byłbym oskarżony o seksofobię, homofobię, seksologię, wszystko bym był oskarżony. No, taka dzisiaj moda na YouTubach niestety, trzeba uważać na to, co się mówi, bo zaraz cię oskarżą o wszystko. Także wiesz, to wolę już powiedzieć gołego chłopa jakiegoś. Pompasz po cienkim lodzie, wydaje mi się. A bardzo po cienkim lodzie. Ja jestem ryzykant, zawsze byłem, wiesz. Kacperku, bo tak cicho siedzisz. Żyję. W ilu tworzycie tą mapę? W ilu człowieków? Teraz aktualnie w sumie to czterech. Czterech człowieków. Czy macie podzielone między sobą role? Kto co robi dokładnie, który kwadrat mapy, żeby potem nie było ty miałeś zrobić to, a nie zrobiłeś, a ty zrobiłeś to, a ja to miałem robić, wiesz, macie coś tam, nie wiem, jakąś strategię, jakiś grafik, kto co, gdzie, jak, po co, czy każdy z was działa z osobna, czy jednak działacie grupowo, jak to u was wygląda? No, w sumie to jest wszystko, tam każdy ma, tak jakby to powiedzieć, no, każdy ma, no,
powiedziane, co ma robić i które kafle w sumie, tak. Aha, czyli macie to uzgodnione z góry. Ty robisz to, ty robisz tamto, czy ci się podoba, czy nie, to ty to robisz, tak? Czy coś ten desen, czy jak to mam rozumieć? No, coś w ten desen właśnie. A jak na przykład nie podoba ci się robić dany kwadrat mapy, to co? To mówisz, nie wiem, spadaj sobie do wulkanu, ja chcę robić coś innego, czy raczej ochoczo robisz to, co ci każą? No, czasem tak było, ale i tak było robione to, co było. To, co miało robić. Dziękuję. Sure. Rozumiem, że jesteście zgodni w swoim projekcie, nie ma zwady, dlatego projekt jest rozwinięty dość prężnie, bo jak sobie zobaczyłem mapę, którą mi podesłał Evolutionik na zasadzie takiego screenshota, taki na czarnym tle, o tym pliku mówię dokładnie, no to mapa wygląda dosyć imponująco. Na mapie znajdują się linie realne, ale jak z racji tego, że nie mamy wszystkich terenów mapy, jak na przykład mówiłem o centrum handlowym Karolinka, idąc dalej na północ od Karolinki, ulicy Północnej, Sławic, czy na zachód, Wrzosek, albo nawet terenów pozamiejskich, jak Polska Nowa Wieś, mamy też rozwinięte linie fikcyjne, jak na przykład jedyna nasza linia pozamiejska, niestety w chwili obecnej, linia 24, która jest w 100% linią fikcyjną, wychodzącą na realne tereny mapy, na realne tereny Opola i miejscowości obok, których rzeczywistości komunikacja miejska nie dojeżdża. Takimi miejscowościami jest Suchy Bór czy miejscowość Lędziny. Ty, jest to rozwinięte... właśnie. A ty mi teraz przypomniałeś. A Polska Nowa Wieś, tam gdzie masę traka ten organizują, czy tutaj z Opola można dojechać do Polskiej Nowej Wsi, czyli do Aeroklubu Opolskiego? Pod sam aeroklub komunikacja miejska nie dojeżdża, natomiast do miejscowości dojeżdża dosyć często, bo poza godzinami szczytu poza wakacjami, poza godzinami szczytu autobus dojeżdża co godzinę, a w godzinach szczytu nawet co pół godziny do Polskiej Nowej Wsi dojeżdżają autobusy linii numer 8. Ale ty, jak był Master Track, ja tam widziałem jakąś tabliczkę wbitą jakiegoś autobusu, no chyba, że to było okolicznościowe, bo tego Master Tracka. To było swojego czasu okolicznościowe, autobusy przyjeżdżały do aeroklubu na lotnisko, no. Natomiast na ostatnie laty MZK nie dojeżdżało na Master Tracki i Master Track zawarł umowę, z tego co wiem, na świadczenie transportu dla imprezowiczów z inną firmą przewozową. Co ty gadasz? Ja cię kręcę. Ja pamiętam te pierwsze wszystkie razy, które tam, jak oni się przenieśli z tym Master Trackiem z tego właśnie podwórka Politechniki Opolskiej właśnie tam na teren aeroklubu, to tam normalnie jeździły autobusy, wiesz, takie komunikacji miejskiej, nie? I... Tak, MZK dojeżdżało, nawet było przez długi czas patronem tej imprezy, z tego co pamiętam, albo coś w tym rodzaju, jak nie patron. Jednakże no, ostatnimi laty, chyba nawet już 4 lata temu, MZK już nie dojeżdżało na samo lotnisko, tylko trzeba było dojść z przystanków Polskiej Nowej Wsi. Tak, bo tam była taka kapliczka, ja pamiętam przy takiej kapliczce, tam był taki jakby sklepik, miał takie swoje oczywiście takie podjazdowe, manewrowe podwórko i tam była taka kapliczka i tam był taki malutki przystanek autobusowy. No to jest tak, ta kapliczka od pętli jest jakieś jak 300 metrów od siebie położona, jednakże tak, niedaleko właśnie jak się skręcało, teraz tam kiedyś tam stamtąd był wyjazd na Master Tracki, teraz tam zrobili wjazd na Master Tracki. Tam normalnie jest pętla autobusowa, tam autobusy linii numer 8 w dni robocze normalnie zawracają, w weekendy są te kursy wydłużone do miejscowości dalej, do Wawelna. Linia 8 swoją drogą jest drugą najbardziej powariantowaną linią w Opolu, ma i każdy kurs może przebiegać inaczej praktycznie. Ja wiem, że ty znasz temat, bo ty jesteś bardzo inteligentny człowiek. Czy ty wiesz, co się stało, że się posrało, że tak teraz jest, że no nie jest sponsorowany Master Track, nie jest pod patronatem tej komunikacji i tak dalej, nie jedzie autobus. Ale pytanie, czy ty to powiesz na głos, czy raczej nie? Akurat powiem ci, że w tym temacie to ja nie mam za dużej wiedzy, ja się jedynie mogę domyślać, że pewnie, jak nie wiadomo o co chodzi, to zapewne chodzi o pieniądze, nie? No zapewne. Ale natomiast dlaczego tak się stało, że Master Track się dogadał z innym przewoźnikiem niż z
miastem Opole, czy też który jest organizatorem transportu publicznego, czy też samym MZK, to już akurat tego ci nie powiem, bo ja sam nie wiem. Co ta kobieta jeszcze ode mnie chce? Dałem jej wszystko! No szkurnia! Co ona jeszcze ode mnie chce? No biletomatu niech pójdzie. Ty, no kasę mi zabrała! No co jest? Ta kobieta zabrała mi pieniądze normalnie. Widzieliście to, jak ona mnie zaatakowała? No nie, no. No halo! No tak jak jest, to jest właśnie tak jak ty mówisz, no. Daj kobiecie kasę, to już kobiety nie ma, no. No to jest dokładnie tak jak ty mówisz, no. Oj, stąpasz po cienkim lodzie. Co, dokładnie, stąpasz po cienkim lodzie. No, no taki już ze mnie zimny drań. Dobrze mi z tym, bez dwóch zdań. Taki już sobie już jestem, z takim, a nie innym poczuciem humoru. Tak, ale wracając do rozbudowania mapy Opole, no to będziemy cały czas dążymy do tego, żeby na mapie pojawiła się linia 8, która jest główną linią pozamiejską w Opolu i właściwie jedną z czterech na chwilę obecną, bo mamy jeszcze linię 80, która jest, tak powiem, dopowiedzeniem do linii 8, która dojeżdża do miejscowości Putnik. To jest linia, która ma dwa kursy rano, dwa kursy po południu do tej miejscowości. Linia 16, która kursuje również do Wawelna, trochę z inną trasą, ponieważ w pewnym momencie od linii 8 skręca, po trasie linii 8 za pętlą Dambonia skręca w prawo, linia 8 natomiast jedzie prosto i ona, i linia 16 obsługuje inne miejscowości. I linia 15, która w chwili obecnej ma cały jeden przystanek na strefie pozamiejskiej, przystanek w miejscowości Górki, to jest w trasie na Pruszków. A do końca 2021 roku, od 1 stycznia już porozumienie między miastem Opole a gminą Łubniany wygasło. Linia 10 również była linią pozamiejską, która dojeżdżała do miejscowości Brynica. Wygasło i niestety linia 10 ponownie stała się linią miejską, tak jak po powiększeniu Opola w 2017 roku. A te tereny też mieliśmy na mapie. Miejscowość Brynice i linia 10 jeszcze do 2021 roku nasi kierowcy mogli dojeżdżać ją jako jedyną na mapie realną linią pozamiejską na chwilę obecną. Ile wy tam w tym A z Opolu linii macie zajezdni? jedną zajezdnię mamy na ulicy Lubuszyckiej. I to wystarczy na całe miasto? Jedna ta? A macie tam jakichś prywatnych przewoźników u siebie? Znaczy, w sensie oprócz tej miastowej, to tam ktoś jeszcze u was jeździ? W sensie taki, wiesz? Znaczy, operatorem transportu publicznego organizowanym przez miasto jest tylko MZK Opole i na chwilę obecną innego operatora nie ma, żeby był jakiś prywatny przewoźnik. Natomiast prywatni przewoźnicy w Opolu są i kursują. Na przykład gmina Brynica, znaczy gmina Łubniany, w której była miejscowość Brynica, odłączyła się i jej operatorem gminnym, który również dojeżdża do Opola, jest prywatny przewoźnik. Mamy też oczywiście PKS, który jest własnością firmy Sindbad autokarowej. Ale Sinbad? Tak. Mi się Sinbad kojarzy raczej z takim transportem autokarowym, gdzieś dalekobieżnym, to oni też po miastach. Po miastach nie, ale oni wykupili opolskiego PKS-a. Kurde. Między innymi z tego tytułu, jeżeli będziesz miał kiedyś okazję wpaść do Opola, to nie na wszystkich liniach oczywiście PKS-owych, ale na niektórych liniach będziesz mógł pojechać do jakiejś wioski autokarami, które całkiem niedawno jeździły na międzynarodowych trasach, jakimiś C-tram. Ja dziękuję za zaproszenie do Opola, ale wiesz co, ja nie skorzystam. A ja ci powiem, dlaczego ja nie skorzystam. Nie dlatego, że musiałbym ci piwo postawić. Nie, z największą przyjemnością. Ja nie skorzystam z tego zaproszenia dlatego, że jak ja bym do ciebie przyjechał samochodem, gdzie zostawił, a coś by mi strzeliło do głowy, zostawię sobie na przykład samochód przed Opolem, a do Opola sobie wjadę na pełnej kicie jakimś autokarem. Jezus, z autobusem, nie? No i teraz na przykład przyszłoby mi dojechać linią 10 i okazuje się, że jak wejdę do autobusu linii 10, to niekoniecznie do ciebie dojadę, bo wy macie po kilka wariantów tej linii numer 10. Opowiedz nam, o co chodzi z tą linią. Znaczy, ty mi opowiadałeś prywatnie, ale opowiedz to jeszcze wszystkim człowiekom. Ostrzec ich, zanim pojadą do twojego miasta, żeby ci biedni ludzie się nie pogubili. No przecież jak się pogubią, to słuchajcie, z głodu będą w tych autobusach umierać. Także wytłumacz człowiekom, o co chodzi z tymi wariantami linii, z czym, dlaczego to tak jest, bo dla mnie to jest
popieprzone jak lato z radiem, że jest jedna linia numer 10 i ona ma tyle wariantów i ty sobie wsiądziesz do linii numer 10, będziesz chciał dojechać docelowo do czegoś, a ten autobus gdzieś cię tam w trzy diabły wywiezie, gdzie nie chciałeś akurat pojechać, nie? Czy coś w tym stylu, nie? Także no, powiedz coś na ten temat. To... Wariantowanie linii 10 jest proste. Linia 10 w swojej podstawowej wersji jeździ na trasie Witosa Centrum Handlowe, czyli Galeria Handlowa Turawa Park do Czarnowo. Jednakże jej wariantowanie jest duże, ponieważ z powiększeniem Opola w 2017 roku, o którym wspominałem wcześniej, Opole rozwinęło się bardzo dużo na północ ze względu na to, iż głównym celem powiększenia Opola było wchłonięcie do miasta Opola elektrowni Opole, która nie była w Opolu do tej pory. I w związku z tym wchłonięto kilka miejscowości, takie jak właśnie Wrublin, Czarnowąsy, do których ta linia pierwotnie dojeżdżała jako linia pozamiejska, teraz jako linia miejska. Miejscowości Świerkle, do której ty jedziesz, oraz wspomnianej elektrowni. I ze względu na to, iż te wszystkie linie, wszystkie miejscowości trzeba było obsłużyć jakoś, powariantowano linię 10 i po prostu tak wyszło, że linia 10 jest jednak drugą albo najbardziej powariantowaną linią w Opolu. Ona ja bym ma w sumie... powiedział nie powariantowaną, tylko totalnie pozwariantowaną. Bo... Zwariowana linia, to jest prawda, ponieważ totalna, każdy no, kurs... Ty sam powiedziałeś, że ona ma tam ponad 70 wariantów. Come on! No, nie mogą zrobić 70 osobnych linii, tylko robią 70 wariantów jednej linii. Jeżeli ktoś... No wiesz, ty powiedziałeś, że to jest proste. Okej, okay, dla ciebie to jest proste, bo po pierwsze, ty siedzisz w temacie. Po drugie, jesteś z tego miasta. Ale przyjedzie WB, pierwszy tego imienia, sobie z Kajtkowic do Opola i dostanie, że tak powiem, penisa do oka, bo nie będzie wiedział, o co tu chodzi w tym mieście. Ty będziesz wiedział, on nie. Według mnie, ty wspominałeś coś o jakichś licencjach, temat taki, można powiedzieć, warsztatowy, który mam nadzieję, że tu poruszysz. Według mnie to jest szalone, według ciebie to jest tego, co mi mówiłeś przed odcinkiem, że to jest w kwestiach oszczędności. Znaczy, nie powiedziałem, że to jest w porządku w takim sensie, że to jest dla mnie normalne i zrozumiałe, bo ja bym chciał, żeby to było uproszczone. Niestety jest to ciężko do zrobienia. Jedną rzeczą jest właśnie kwestia licencji, że na każdą linię trzeba wydawać nową licencję, za każdą licencję trzeba zapłacić. Jeżeli masz, załóżmy, z 77 wariantów zrobić, załóżmy, 36 linii, to musisz zrobić znowu 36 licencji, za którą każdą musisz zapłacić. Tak, kolejnym... tylko, że wydaje się to mega śmieszne, jak taka jedna licencja jednorazowo kosztuje 150 zł i jakim cudem przewoźnika na to nie stać, nie? To jest znaczy, też takie pytanie, to też... nie? 150 zł, jak zaczynam, bo nie pamiętam dokładnie, ile to kosztuje. Jednakże jeszcze musimy wziąć pod uwagę jedną rzecz, jaką są przyzwyczajenia ludzkie. Co nie, masz na uwadze? Też to trzeba mieć na uwadze, wprowadzając jakąkolwiek zmianę w takim istotnym sektorze, jakim jest transport publiczny. Ponieważ ciężko jest wytłumaczyć, zwłaszcza osobom, których jest ciężko dotrzeć, jak na przykład osoby starsze, które nie śledzą Facebooka przewoźnika, czy też organizatora, jak Facebooka miasta. Jedyną mi źródłem informacji jest ewentualnie kartka na przystanku, którą każdy może zerwać, bo ma zły humor. To ciężko jest wytłumaczyć, że na przykład do 1 stycznia na Świerkle jeździła linia 10, a na od 1 stycznia będzie jeździła na przykład linia 111. Bo nagle jest zdziwienie, czy ja dojadę do Świerkli, a czy dojadę przez Wrublin, a czy ta linia dojeżdża przez Wrublin, a czy nie dojeżdża przez Wrublin. A powiedz mi jedną rzecz. W realu autobusy, które jeżdżą właśnie na tej linii, czy one są takie, jak ja teraz tym jadę, takie krótkie? Czy na przykład są też rzucane przegubowce i tak dalej? Bo na przykład ja mam teraz przepełniony autobus i nikt mi nie wsiada, bo skończyły się miejsca w autobusie. Na linii 10 jeżdżą tylko autobusy 12-metrowe. W wyniku łączenia linii na przykład z linią 15, czas w weekendy zdarza się, że na linii 10 pojedzie autobus 15-metrowy. Ale też w związku z tym, iż linia 10 jest wieczorami łączona z brygadami nocnymi, też dojeżdżają autobusy 10,5-metrowe. No bo to jest długa linia, no ona tutaj w grze, w OMSI 2, ona gdzieś jest około godziny w jednym kierunku. W
realu, no wiadomo, to będzie trochę dłużej, bo musimy tutaj uwzględnić pewną skalę. Jaka tutaj jest skala w ogóle? To jest realna skala. To jest realna skala? Czyli tak. Ten autobus w realu też jedzie godzinę w jedną stronę? No, około godzinę będzie jechał. No, dajmy 10 minut, mówmy się, nie? Tam w zależności od wariantu jeszcze, nie? Bo ty jedziesz najdłuższym wariantem. No tak, jadę najdłuższym wariantem. Największy wariat jedzie najdłuższym wariantem. Tak, zgadza się. It's true. Ale dobrze. Mi się tutaj wydaje, już tak patrząc po tej grupce tutaj człowieków, które wbijają w te zatoczki, i tu wcale dużo nie jest, ten autobus ile ma miejsc? Bo tutaj nie ma... Czekajcie, przynajmniej ja nie zauważyłem tabliczki, ile ten autobus pomieści człowieków. Ten konkretny model ma 100 miejsc w sumie, z czego 32 to są miejsca siedzące. To nie wydaje ci się trochę mało? Jeden bilet cały, poproszę. Problem na linii 10 jest taki, w ogóle problem w mieście jest taki, że na całe miasto mamy 15 czynnych autobusów przegubowych. Z czego połowa to są autobusy, które jeżdżą na liniach szczytowych, czyli tylko w godzinach szczytu na tych najbardziej zapełniających się liniach, a druga połowa jeździ cały dzień. Kolejnym czynnikiem jest też to, że praktycznie nie ma brygady linii 10, która nie wjeżdża przez pętlę na Wrublin, przez którą ty też będziesz jeździł. Ta pętla na Wrublinie jest ona w rzeczywistości... ma mniejsze pole do zawracania niż jest na mapie i kierowcy tam muszą na wstecznym poprawiać, żeby wykręcić w ogóle i zawrócić na tym Wrublinie. I to też jest kolejny powód, dla którego autobusy 18-metrowe nie jeżdżą na linii 10. Ja tu akurat jadę manem. A jakie macie jeszcze autobusy innych marek, które śmigają w waszej firmie? Do 2018 roku, do kiedy weszła wymiana taboru właśnie z wcześniej wspomnianym na początku materiału projektem przy okazji 268, głównym taborem Opola zawsze były many. Jeszcze wcześniej były jelcze, różnego typu tak zwane gnioty. Mieliśmy Trzyskanie, Omni City, które też zakończyły już swoją służbę w 2020 roku. Ale głównie w Opolu to jest ostoja mana. Na 92 autobusy, o ile dobrze pamiętam, tylko 10 to jest marki Solaris, które przyszły do Opola w 2020 roku. Teraz doszło kolejnych 5 elektryków firmy Solaris, więc stosunek jest 82 do 15 Solaris. A cóż tak, żeście od tego Solarisa uciekli? Co, chcieliście być indywidualni, czy wam po prostu za drogie były te Solarisy? Faktycznie... Do ostatnich przetargów zgłaszał się tylko MAN, do tego trzeciego z transzy zgłosił się Solaris i tak było. Nie pamiętam, żeby się Solaris zgłaszał do przetargów na autobusy przegubowe czy na autobusy 12-metrowe. Na 10-metrowe też chyba się nie zgłosił. Pamiętam, że Solaris spróbował sprzedać do Opola autobusy 15-metrowe, co też nie wygrał przetargu, dostarczył je MAN. A że tak powiem ironicznie, pozwolę sobie na taki żart, a Ursus tak przypadkiem się do was nie zgłosił? Nie. Nie? My czy teraz wyszli na tym jak Zabłocki na medle? Znaczy, oni już chyba całkowicie autobusów nie robią, nie? Tam kompletnie już im to spaliło na panewce. Nie słyszę, już z tego co wiem, to chyba nawet ogłosił upadłość, więc czy tam się próbowali ratować, ale Ursus nie był jakiś graczem na rynku takim bitnym. Na polskim rynku tak naprawdę graczem jest Mercedes, Solaris, jeden z ważniejszych graczy, MAN oczywiście, Volvo. Ale u nas też, ja tak ci już mówiłem, nie? Tak pozaodcinkowo, że u nas po Katowicach no tych MANów naprawdę jeździ bardzo dużo. Mi się wydaje, że coraz to więcej. Nie wiem, ale ja odnoszę nawet takie wrażenie, że tak jakby one nawet wypierały Solarisy. No jeżeli Solarisy, to u nas to wiadomo, te kopcące elektryki. Nie no, Katowice dostało łatkę przez te samochody, przez te autobusy znaczy się, elektryki, które kopcą. Pozdrow dla kumatych, chyba wiecie o co chodzi. I no i co, no i już do nas, przynajmniej o Katowicach mówię, nie? Już zostanie przypięta też ta łatka tych kierowców, którzy... przez ten incydent, który był w centrum miasta, którzy
no, bez jakichś tam uprawnień, bądź też z jakimiś tam grzeszkami, mogą siedzieć za kołem kierownicy, nie? Przecież ten chłop, który tam tą dziewczynę przejechał, no to okazało się, że on tam miał nieźle w papierach nasrane, a jednak pracował dalej na swoim stanowisku, no, co jest oczywiście niesamowitym nieporozumieniem, nie? Oj, 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 ale tutaj lagi wyjątkowo dostałem, no ale ja tutaj widzę, no typowo dla OMSI 2, no dostaję lagi wyjątkowo szczególnie mocne tam, gdzie się segment mapy ładuje, no. Słuchaj, dojeżdżamy powolutku do tego kulminacyjnego miejsca na mapie, gdzie mieliśmy problemy, wiesz czym, ze znakami. Tak. Tutaj widzę, oj, deptacie bardzo po cienkim lodzie. Fałszywa pandemia, krytyka naukowców, no. Ktoś u was odpowiada za te reklamy, za te billboardy? Kacper, billboardy wszystkie są w celach humorystycznych wrzucane. No dobrze, że to powiedziałeś, żebym ja tutaj ewentualnie mógł się jakoś usprawiedliwić przed potencjalnym atakującym. Tutaj co to jest? Stop? Tak, to jest... Dyskryminacji! Co to ma być? To jest nasza humorystyczna... To jest nasza humorystyczna odpowiedź na różnego typu incydenty związane z na scenie OMSI. Tak, powiedz coś o tym. Czekaj, no, ja teraz włączę tryb Sylwestra Wardęgi. Dobra, słucham. Jestem teraz dziadem z lasu. Powiedz mi teraz coś na temat tej akcji, skoro zainteresowało mnie to. Tego rodzaju są incydenty, czy to jakieś podśmiechujki, czy też, nie wiem, próby wyłudzenia dodatków, o co też się nas oskarżało, że niby nasi pracownicy wyłudzali dodatki, to co była nawet drama na Facebooku, co jest nieprawdą. Sugerowało się nam niby jakieś też kradzieże skryptów i tak dalej, mimo że myśmy to mieli legalnie wszystko. Ale kto wam to zarzucał? Jakaś konkretna... Znaczy dobra, no może nie będę tutaj was prosił o to, żebyście, wiecie, no, wymieniali konkretne nazwy, ale w sensie, na jakiej zasadzie? Nie wiem, ktoś do was przyszedł i, nie wiem, pojeździł u was w firmie i... Ej, bo wy macie to tego, to tamtego, tak? Coś na takiej zasadzie? Zdarzała się taka sytuacja, że na przykład kolega Kacper jechał i pokazywał nam mapę z konkurencyjnej V firmy. Jeden z pracowników u nas w firmie zrobił z tego screenshota, jak właśnie on jeździł po tej mapie i oskarżył nas całą firmę, znaczy nie całą firmę, ale ta konkurencyjna V firma oskarżyła Kacpera o kradzież mapy, co jest nieprawdą. Ponieważ Jakiegoś maila dostałem. Teraz mi się coś przypomniało. Ty, ja dostałem od kogoś jakiegoś maila. Teraz mnie oświeciło. To ty. Bo wiesz, ja dostałem tego maila, ja go przeczytałem, ja go zlałem cienkim sikiem, nie? W sumie myślę, co mnie to gówno obchodzi. Ale teraz, jak ty zacząłeś o tym mówić, to ja sobie... A nie, to było jakieś coś chyba około 2 lat temu? Może trochę krócej, 1,5 temu roku? No mniejsza o to. Ale ja właśnie coś dostałem, jakieś tam skargi i zażalenia, że jakieś tam kradzione mapy, żebym o tym opowiedział na odcinku, że jestem powiązany z tą osobą, że ja jestem powiązany z tą osobą. Ja jebie. Słuchajcie, no to są naprawdę takie ciężkie przypadki, aczkolwiek no już dobrze wiemy, że przepraszamy. Za co przepraszacie tutaj? Też to są wszystko billboardy w celach humorystycznych powrzucane czasami. Tam możesz nawet zobaczyć, nie wiem, jakieś przerobione plakaty z Andrzejem Dudą, jakieś wyborcze znalezione i tak dalej. Czyli po prostu tak, żeby się troszeczkę pośmichować. Też. Aha. I pomanifestować po swojemu. Też tak zrobiliśmy. No cóż, no można powiedzieć takie środowiskowe memy, które uderzają czasami w dane środowisko gdzieś tam z zewnątrz, ktoś tam kogoś oskarży, coś tamtego. Tak. W ogóle, jeżeli chodzi o to środowisko, to powiem ci takie tylko dziwne rzeczy, że
chyba nie jest dla nikogo sekretem, ja tam swoje, na swój temat jakieś bzdury czytałem. O tym mówiłem w niejednokrotnym odcinku, a potem te osoby, które na mnie rzekomo gadały bzdurę, potem do mnie pisały maile i kapowały tych drugich, nie? Także no, no ja pierdzielę, no worek ogolić i z powrotem do przedszkola, serio. Niestety duża część ludzi traktuje grę zbyt poważnie, czasami nawet straszenie sądami jest bardzo popularną zagrywką. A nie ma sprawy, choćby jutro. Zostawiając już te billboardy, zostawiając już tam takie ciemne sprawy, wiadomo, no to niestety, no to o tym środowisku już nieraz się wypowiadałem i temat znam, zostawiając to wszystko, czy... No bo każda V-firma to jest zamknięte środowisko, a skoro jest zamknięte środowisko, to ty tutaj powiedziałeś, że Kacper tam coś nagrał. No dobrze, ale rozumiem, że gdyby nie nagrał, to tamte drugie środowisko nie dowiedziałoby się o tym, że wy tam coś mieliście prywatne, tak? Znaczy, prawda jest taka, że to... Można tak powiedzieć, aczkolwiek mówię, Kacper miał tą mapę legalnie. On pracował w tej drugiej firmie wtedy i... drama wynikła po prostu stąd, nie wiadomo dlaczego, nie wiadomo po co, po prostu ktoś potrzebował jakiejś, nie wiem, dramy, zadymy i tak wyszło. Nie żeby to na nas jakieś piętno wytworzyło. Ja na Ozimską tutaj skręcam, prawda? Nie, ty z Ozimskiej przyjechałeś, jedziesz prosto. Aha, dobra, bo się tutaj pogubiłem teraz. Dobra, jadę prosto, jakby coś. No, czasami jest tak, że ludzie po prostu potrzebują od czasu do czasu jakiejś dramy, żeby po prostu, no nie wiem, docenić może święty spokój, albo na odwrót, albo po prostu w tym świętym spokoju brakuje im jakiejś dramy. Nie wiem, tam jakieś dziwne rzeczy, aczkolwiek ja nie widzę powodu do tego, żeby kłócić się o grę. Chociaż no, inni to widzą przez inny pryzmat, ja to widzę przez taki, ale na przykład ktoś inny powie, no słuchaj, ja się tutaj napracowałem przy projekcie, a ktoś mi go tam zajumał, nie? A ja tam tyle godzin spędziłem przy... No właśnie, ile godzin? Kacper, ile czasu tworzycie tą mapę, biorąc pod uwagę jej naprawdę potężny gabaryt? Jak tak zobaczyłem sobie na ten screenshot, który tutaj mi przesłał Evolutionik, to ta mapa jest dość pokaźnych wymiarów. Jeszcze mówicie, że ona będzie rozbudowana. Biorąc pod uwagę, że pewnie też jakieś dane straciliście, bo jak tak rozmawiałem z mapmakerami do OMSI 2, to właściwie każdy żalił się na to, że coś w tym projekcie stracił, że coś mu przepadło, że coś się zlagowało, że coś godziny pracy poszły. No niestety nie do odzyskania, poszły gdzieś tam już daleko do Morfeusza. Jak długo kopiecie przy tej mapie i przede wszystkim skąd ta cierpliwość do tego map edytora, bo na jego temat też słyszałem wiele niestety złego. No tak, w sumie to Opole 2.0 robiliśmy około roku. No dosyć tak, moim zdaniem, długo. No były różne sytuacje, że wywalało z Ugrifa, jak się chciało zapisać i potem się to jakby nie zapisywało. Trzeba było robić tak, no od nowa, bo się nie dało zbytnio tego odzyskać. Ile tak na mapę macie tutaj całkowicie indywidualnych modeli, charakterystycznych na przykład dla Opola? Bo wiadomo, no każde miasto ma jakieś swoje indywidualne budynki. Nie mówię nawet o budynkach jakichś tam POI, ale o jakichś budynkach w sensie, wiesz, jakieś tam muzeum, jakieś tam konkretne stricte pod Opole, nie? Takie, które jest tylko w Opolu. Ile tutaj macie tak, no nie wiem, tak szacunkowo takich obiektów? No tak trochę ich jest, nie jest ich za dużo, ale no jest w miarę dużo, jakby to tak powiedzieć. A czy to właściwie składa takie obiekty? No, musicie mieć jakieś fotozdjęcia i na przykład, nie wiem, rozkładacie sobie to na figurę geometryczną i składacie to jak na przykład model na lekcję matematyki w drugiej klasie szkoły podstawowej, czy jakby to robicie? Zawsze byłem tego ciekawy. No to się w Blenderze w sumie robi, no i się nakłada po prostu zdjęcie tekstury z mapa Google, czy tam nawet się robi zdjęcie w realu i nakłada potem na tą figurę właśnie. A czy, słuchaj, bo ty mówisz w Blenderze,
Program do tworzenia modeli 3D do... Tak, to ja wiem, ale w Blenderze tak. robi się modele do różnych gier i na przykład możesz na takiej zasadzie przeszczepić w Blenderze model z jakiejś jednej gry do tej, konkretnie tu nie wam C2, czy to się raczej nie da tak, panie Hawranek? Nie da się oszukać tego systemu, czy da? Są tworzone konwerty. Ty, już myślałem, że to Pitoras tutaj płynie, bo Pitoras ma taki podobny billboard, jak jest nurkiem. Przez chwilkę myślałem, że to on. A to rekin kurnia był. Jaki chłop. Dobra, wracając do tworzenia tych teksturek. Skąd bierzesz? Bo wiadomo, no ty jesteś ze Szczecina, jak powiedziałeś, nie? Robisz jakiś tam obiekt typowy dla tego, no. No, musisz mieć dookoła zdjęcie tego obiektu. No to teraz skąd weźmiesz dookoła zdjęcie tego obiektu, jak na przykład jest jakiś wolno stojący czy coś? To też mnie ciekawi. Skąd bierzecie takie dookólne zdjęcia danego budynku, żeby go nalić na mapę? No. Zasadniczo to w zależności jaki budynek oczywiście. Ze względu na to, iż ja czy prezes mieszkamy w Opolu, to jeżeli jest to jakiś, nie wiem, obiekt typu tablica, system do nabycia informacji pasażerskiej, czy na przykład biletomatu, to po prostu idzie się do takiego elementu infrastruktury i się robi temu zdjęcia i po prostu nakłada. Natomiast na większe budynki typu galeria handlowa, Turawa Park, to się już raczej bierze z internetu z zdjęcia i nakłada się na obiekt. Ale to z internetu to zazwyczaj masz gdzieś tylko pod jakimś kątem, w jakiejś tam konkretnej, z jakiegoś tam konkretnego kadru, z jakiegoś tam konkretnego tego, nie? A jak znajdziesz jakieś zdjęcia, które faktycznie mogłyby ci pomóc, to się nagle okazuje, że są różnej jakości, a to jednak każdy dba o to, żeby mapa była jakaś spójna, jakaś, wiesz, stonowana, nie? Taka... Tak, ale ciężko jest bez drona czy innych tego typu urządzeń zrobić zdjęcia trzypiętrowej galerii domu handlowego w Nowym Jorku. Te centrum handlowe, które tam mieliście, przez które przejeżdżałem jakiś czas temu, to no imponująco to wyglądało. Imponująco, naprawdę. Przejeżdżałeś już koło dwóch centrum handlowych, bo przed chwilą byłeś na przystanku plac Kopernika Sienkiewicza, na którym się znajduje chyba mogę powiedzieć najważniejsza galeria z perspektywy mieszkańców, szczególnie młodych, galeria handlowa Solaris, która jest ustawiona w takim miejscu, że po prostu każdy do niej zagląda, bo jest w samym centrum miasta. No, na każdej mapie. Co łączy każdą mapę? No, oprócz tego, że oczywiście musimy się nawkurzać, żeby ją wgrać, to jak już po niej śmigamy, jak już uda się ją wgrać, no to przystanki pod jakiś szpital, pod jakąś szkołę, no wiadomo, jest to esencją komunikacji miejskiej, nie? Ale z drugiej strony, czy nie, grając już tyle lat w OMSI2, czy nie ogarnia was jakiegoś rodzaju monotomia, że no patrzcie, ile takich map było, nie? Że albo jakaś znacząca szkoła, albo jakiś znaczący cmentarz, albo jakiś znaczący szpital, i tak jaką mapę byście nie wgrali, to w sumie, no, te przystanki muszą być, nie? Te przystanki muszą być. No nie co? Co? Definicja znaczący szpital, znaczący cmentarz, te wszystkie elementy łączy w sobie komunikacja miejska. No nikt ci nie, nie poprowadzisz. Nie poprowadzisz linii autobusowej z jednego pola na drugie pole, bo po co? No nikt nie będzie jeździł. Komunikacja miejska musi być użyteczna. Są pasażerowie, którzy muszą dojechać do szpitala, do lekarza na badaniach, są pasażerowie, którzy muszą pojechać do pracy, a jednocześnie jeszcze po drodze zawieźć dziecko, jedne do przedszkola, drugie do szkoły, trzecie do szkoły muzycznej i tak dalej. Te wszystkie elementy musi sobie połączyć komunikacja miejska, żeby było jak się dostać po tym. Ale wiesz, ja mówię o tym, żeby nie podkreślić to, że to jest chore, bo to nie jest chore, to jest normalne. Chore jest to, jeżeli na przykład dopadasz jakiś projekt, nie, i co? Na tej mapie nie ma jakiegoś przystanku, szkoła imienia takiego i takiego, albo nie ma podjazdu pod jakiś, nie wiem, większy szpital w mieście? Co jest to mapą nie tak, nie? Coś... Potem zauważasz to, że czegoś takiego brakuje tutaj, nie? Na jakiejś konkretnej mapie, nie? Bo jesteś przyzwyczajony do tego, że te wszystkie przystanki tego typu
No kurnia, no są, bo to jest esencja tej komunikacji miejskiej, nie? Tak jak ty wcześniej powiedziałeś. A tutaj no, kurnia, gdzie tu jest jakaś szkoła? Gdzie tu są jakieś te... takie ważniejsze... Może jakiś nawet stadion, jeżeli występuje w danym mieście. Zaczyna tego tam gdzieś brakować, nie? Człowiek zauważa, że tego nie ma. Czy coś ten deseń. Jakiś dworzec oczywiście. Mówisz teraz o linii 10? Tym dobrze uzasadnił swoją wypowiedź? Jeszcze raz, bo ciebie tak coś... Mówisz teraz o linii 10, którą teraz jedziesz, żebym dobrze uzasadnił swoją wypowiedź, czy ogólnie? Znaczy możesz do tego odnieść się ogólnie, bo wiadomo, że ja teraz jadę linią... O ciup, no grubo, żeście tu pojechali na tej kamienicy. Widzę, nie pierdniczycie się w tańcu. Widzicie to na streamie, nie? Bo wam streamuję. Tak. Mówię, no wszystkie plakaty są w celach humorystycznych. W drugą stronę też znajdziesz kilka plakatów. To nie jest tak, że lecimy w jedną, tylko lecimy w obydwie strony. Tak. No. Najważniejsze, żeby nie być przesadnym, ale też z neutralnym, nie? Coś na takiej zasadzie. Ogólnie, jak tak się patrzy na tą mapę, to się tak wydaje, że to Opole to jest takie niesamowicie stare miasto, nie? Jakby się jechało przez takie jedne, wielkie, stare miasto. Takie wrażenie się tak odnosi. Tak powiedzieć, bo jest to strasznie małe miasto, jeśli chodzi o samo centrum, bardzo wąskie. Ciężko jest poprowadzić jakąś nową linię, jakbyś chciał wytyczyć, ze względu na to, iż nie ma kurczę jak. Za bardzo. Jest to, nie jest to na tyle rozbudowane miasto, żeby jakoś rozwinąć. Są projekty linii oczywiście w Opolu, tworzenia nowych linii, cały czas się takie projekty tworzy. Tworzą to miłośnicy, miasto też na pewno takie projekty tworzy. Ile tam w sumie u was jest linii w tym Opolu? Wiesz co, musiałbym policzyć, ale z tego co pamiętam to 18 plus 4 nocne w sumie. Ale tak jeżdżę po Opolu, po tej mapie, to czuję się tak troszeczkę, jakbym jeździł po... Bo wiesz, jeżdżąc po Katowicach, po moim tutaj... Po mojej tej metropolii, gdzie ludzie mówią, że tu nie wiadomo, gdzie się jedno miasto zaczyna, gdzie się drugie miasto kończy i jest to raczej metropolia bardzo gęsto zabudowana. Tutaj czuję się tak, jakbym jeździł po takiej jakiejś większej wiosce czasami. Oczywiście proszę tego nie odebrać w jakiś sposób uszczypliwy albo w jakiś sposób, no nie wiem, cokolwiek moglibyście sobie podpiąć teraz pod tą moją wypowiedź. Ja nie chciałem przez to powiedzieć, że Opole to wiocha, no wręcz nie o to mi chodzi. Chodzi mi o to, że jak ktoś w Opolu nie był, a wiesz, Opole gdzieś mu się tam kojarzy, chociażby, nie wiem, z jakimś tam festiwalem piosenki, może jakieś tam sobie buduje wyobrażenie o tym, że Opole to jest jakieś potężne miasto, takie znaczące, że tam na przykład nie wiem, festiwal piosenki organizują, jakieś loty ciężarówek, że tam jest nawet jedyny szympans w całej Polsce, nie? Coś na takiej zasadzie, to jak sobie wejdzie, nadbiera taką mapę Opola i widzi to, co widzi, to może sobie tak, chwila, moment, coś mi tu nie pasuje, to serio tak wygląda Opole? To bardzo dużo jest takich tutaj, takich niskich zabudowań na zasadzie domków jednorodzinnych, nie widać tutaj blokowisk, jest tak po prostu płasko, jest tak po prostu, no użyję tego słowa, chociaż nie chciałbym, no ale no bardziej wiejsko, aniżeli miejsko. Znaczy, linia, po której ty teraz jedziesz, ona praktycznie jedyne, co ma wspólnego z jakimś większym osiedlem, to jest Aleja Witosa. Potem reszta to jest poruszanie się po ścisłym centrum, aż do ronda Książąt Opolskich, a dalej to już się porusza po terenach przemysłowych, jak ulica Budowlanych, z której za chwilę wyjedziesz, aż do... Czarnowąsk, do miejscowości, znaczy do byłej miejscowości, już teraz do dzielnicy Wrublin, Czarnowąsy, Świerkle, Brzezie, Elektrownia. Te tereny zostały dalej wciągnięte do Opola w 2017 roku w wyniku jego powiększenia. Więc faktycznie można powiedzieć, że jest to dalej wiochowa linia teoretycznie. Znaczy praktycznie jest to wiochowa linia, choć teoretycznie miejska, bo jeździ po byłych wioskach, które jeszcze 5 lat temu były wioskami prawnie. Ale to ja się cieszę, że ty to powiedziałeś, bo ja teraz nie muszę się tłumaczyć z moich słów.
mam nadzieję, że to dobrze zinterpretowaliście, bo czasami ja jedno mówię, a wy drugie interpretujecie. W sensie mówię o widzach, także no, czuję się od razu lepiej. Jaki chłop. Fajne macie te helperki tutaj. To jest oczywiście, rozumiem, co to właściwie jest? Czy to jest herb miasta? Czy to jest, Znak komunikacji? Logo komunikacji? Logo w MZK Opole. Logo MZK Opole. Czy ma jakieś powiązanie w ogóle z miastem Opole, czy tak raczej? Logo jest wieża piastowska. Wieża piastowska. Coś więcej tak. O tej wieży, bo nie kojarzę? No jest to pozostałość po zamku, który był w Opolu, który był rozbierany przez Niemców, z tego co pamiętam, w wyniku braku użyteczności tego zamku, ale po protestach mieszkańców udało się zachować wieżę piastowską. O, jak miło z ich strony, naprawdę. Jak miło z ich strony. Ogólnie, jak ci się żyje w tym mieście? Się żyje dobrze, ja lubię to miasto. Nie, jakoś nie widzę siebie na dłużej w jakimś i Wrocławiu, Poznaniu, czy nie wiem, czy innej Warszawy. Nie wiem, czy ja teraz dobrze pojechałem. Ja mam nadzieję, dobrze, że tak. Dobrze. Bo wiesz co, coś tutaj za bardzo, znaczy nie zgadza mi się. Popatrz sobie na piksela, tam mam plus 4,40 i maleję, a na helperze mam minus 3 i tutaj mam rozbieżność, którą wychwyciłem kątem oka i troszeczkę mi to nie pasuje. Nie zgadzają się dane. Przyczyną może być to nad niezwyciem uwagi, więc nie wiem, ale przyczyną może być na przykład to, że mogłeś pomyłkowo wgrać kurs na przykład bez centrum handlowego Witosa. Ale nie, chociaż nie, bo nagrywa się dobrze. Ja tutaj planuję, jak będę wracał, pobawić się w takiego, taki przeprowadzić na przykład, przeprowadzić symulator na przykładzie waszej V-firmy, symulator rekruta, i będę miał do was dużo pytań jeszcze w stosunku do waszej V-firmy, ale chciałbym jeszcze, żebyście powiedzieli coś na temat swojego projektu. Czy wasza V-firma ma tylko tą jedną mapę, czy macie coś jeszcze? Bo zazwyczaj V-firmy koncentrują się na jednym projekcie, którego cały czas budują. Ale na przykład niekoniecznie. Teraz będziesz jechał? Proszę? Teraz w prawo będziesz jechał? Tak, tak, w prawo, no. Tak. Mapę mamy jedną. Był pomysł z reaktywowania pierwszej mapy naszego prezesa Krzyśka, mapy fikcyjnego Opola, ale jednak ten pomysł po wspólnym uzgodnieniu porzuciliśmy, bo stwierdziliśmy, że lepiej jest rozwinąć Opole do stanu realnego, niż do po prostu trochę tu, trochę tam i tak, no dwoje babka wróżyła. Bo fajnie jest mieć wszystkie realne linie i odejść od tych fikcyjnych, bo tak jak wspominałem, mam dużo linii fikcyjnych, na przykład linia 20, która jest odpowiednikiem linii 25 realnej. Mamy linię 6, która jest po prostu takim uzupełnieniem linii, żeby nie było, że jeździmy w kółko po tym samym, żeby był jakiś większy wachlarz tej linii. Tak samo linia 24, która jest odpowiednikiem, można powiedzieć, 8, trochę krótszym, ale jest. Nieźle mi tutaj daje po kierownicy. Czy ta trasa taka tutaj jest w realu, czy takie płytkie, stare, podederowskie? Jest jeszcze gorsza. Jest jeszcze gorsza? No czuję tak, to na kole kierownicy. Mordęga kierowców, jeżeli jadą na wróbli. A co ty gadasz? No przecież takie samochody, te autobusy, one chyba są dobrze amortyzowane. No przecież to w końcu są autobusy miejskie, powinny być przygotowane do wszelakiej dżungli betonowej miejskiej. Wiesz co, to nie chodzi o to, że tam są duże wyboje, tylko chodzi o to, że przez te wyboje, wiesz, musisz powoli jechać i tracisz ten cenny czas, nie? A to przecież powinno być gdzieś tam zawarte w rozkładzie jazdy, nie? Tak mi się wydaje. Wiesz, rozkłady jazdy są w większości miast symboliczne, tak naprawdę. To tak chyba jak rozkłady tych pociągów. Też takie tylko symboliczne.
Kurde, my tu ciśniemy w symulatory pociągów i patrzymy na to, żeby co do minuty przyjechać, a w realu no, to wygląda tak, jak wygląda. Jak tam z opóźnieniami autobusów w Opolu? Czy na gminne, czy raczej trzymacie? Raczej trzymacie? No, ja wiem, że ty masz troszeczkę wspólnego z transportem miejskim w Opolu, więc dlatego mówię macie, nie innego zwrotu używam. Jak to tam u was ze spóźnieniami? Raczej czy autobusy trzymają się rozkładu, czy raczej są poopóźniane, czy jakieś inne tragedie? Zasadniczo transport publiczny w Opolu ma trochę napięte czasy, aczkolwiek nie jest jeszcze aż tak tragicznie pod tym względem, jakby mogło być. Co prawda w godzinach szczytu szczególnie komunikacja miejska cierpiła i zawsze będzie cierpieć chyba na chwilę obecną na opóźnienia ze względu na to, iż nawet na kanale z dupy było powiedziane tam w kilkudziesięciu rzeczy, które cię wbijają w Opolu. Było powiedziane, że jadąc do pracy jedną drogą nigdy nie wiesz, czy tą samą drogą wrócisz, bo po południu może być już zamknięta. Tym słowem można dosyć dobrze określić remonty dróg w Opolu i tak dalej, zwłaszcza, że na przykład przez 2 lata, o ile dobrze kojarzę, nawet może dłużej, był budowany dworzec Opole Wschodnie, który dosyć mocno zakorkował miasto, że autobusy w godzinach szczytu leciały nawet po godzinę poopóźniane. Po otwarciu dworca wschodniego trochę się opóźnienia w ścisłym centrum miasta się przeniosły na wylot z centrum miasta, więc też to trochę robiło, aczkolwiek zmniejszyły się dzięki temu opóźnieniom. Teraz to jest tak na chybiu trafił w sumie. A poruszmy teraz bardzo nieprzyjemny temat. Temat, który wzbudza emocje czasami, można powiedzieć, takie międzyplanetarne. No, kontrolerzy nasi kochani, kobuchy, jak to u was w Opolu wygląda? No i też zapytam troszeczkę Kacpra, który tam, żeby nie usnął, żeby też się wypowiedział w tym temacie, jak to wygląda w Szczecinie. Często się pojawiają w tych autobusach, są upierdliwi, można się z nimi dogadać, czy raczej nie? Jak to tam u was wygląda? Może od Kacpra sobie zaczniemy w tym temacie. No to w Szczecinie to wygląda w sumie tak, że dosyć ciężko ich tak jakby znaleźć, bo jest tyle linii po prostu w Szczecinie, że no ciężko, ale no kontrolerzy biletów w sumie zbytnio nie odpuszczają i po prostu nakładają ten mandat jednak. Mamy w końcu jakiś cmentarz na tej mapie, chociaż roz! Ten cmentarz swoją drogą ma ciekawą historię, jeśli chodzi o naszą V-firmę, ponieważ ze względu na to, iż na ostatnie wszystkich świętych nie mieliśmy, znaczy na wszystkich świętych 2 lata temu nie mieliśmy jeszcze tego głównego cmentarza komunalnego, a żeby wprowadzić jakieś urozmaicenie dla naszych kierowców, poprowadziliśmy tutaj fikcyjne linie cmentarne. Jezus, ja już się bałem, że ty mi powiesz, że ktoś wam umarł, że kogoś tu i pochowaliście. Jejku, nie strasz mnie, chłopie, no. Nawet tutaj nie, mają masz, krzyż tak, na rądku. Tak. Mówiłem, to już są tereny byłych wiosek wciągniętych do Opola 5 lat temu. A za chwilę będziesz przejeżdżał nad stacją kolejową Opole Czarnowąsy. Bardzo uczęszczaną, chyba 4 pociągi dziennie tam jeżdżą. Kurnia, to Opole wciąga jakieś okoliczne wioski pod swoje macki. Tak jak Kraków robi to z miejscowościami, które pod tym Krakowem leżały, nie? Przecież to Kraków jak się rozrósł ostatnio, no to kurde, no klękajcie narody, nie? Jeszcze chwilę, a Kraków będzie sięgał pod Warszawę. Bo aż tak daleko to nie będzie. Bo po drodze stoi mu Opole na drodze. Ale to wiadomo, o co chodzi, nie? Że jak se powciąga kilka takich tam przygranicznych wiosek, to kasa pójdzie większa na Opole, nie? A te wioski przygraniczne to tam pętelkę dostaną. A to przede wszystkim chodziło o powiększenie Opola do elektrowni Opole. No, tak oficjalnie pewnie tak. Tak oficjalnie pewnie tak. Natomiast tematy poboczne są bardzo różne. Wiele słyszałem na temat podłączania takich właśnie miejscowości pod jakieś większe, nie? Ale mniejsza o to. Jak to u was z kobuchami w Opolu?
często spotykacie, czy nie? Powiem, ja mogę powiedzieć śmiało to, co w Katowicach jest tak, jak mówił tutaj Kasper. No, ciężko spotkać kobucha. Ja tak komunikacją miejską nie jeżdżę, no, ale przecież mam kumpli i moja żona jeździ komunikacją miejską i no, mówi, no, bo moja żona kupuje taki 3-miesięczny bilet, nie? I no rzadko kiedy, może raz na te 3 miesiące no przejdzie jakiś tam kobuch. Zresztą no jest to zawód bardzo niewdzięczny, a też coraz to mniej rąk do pracy jest. A jeżeli ktoś już chce pracować, to na pewno nie w tym niewdzięcznym jakżeż zajęciu, nie w tym niewdzięcznym tym. I tutaj chyba ja muszę gdzieś wjechać, nie? Na nie, tą pętelkę? Nie, tam 20, tam tylko 21, tu po prawej masz przystanek. Przejechałeś właśnie przystanek. Ja przejechałem przystanek? Tu po prawej? Tak, tu po prawej masz dotokę do przystanku. Serio? Tak. Tu koło tego kiosku ruchu? Tak. Jaki chłop? To tu ich wypuszczę, czekaj, za karę. Za to, że ja napsociłem, za to, że ja zlamiłem, to tu ich wypuszczę. Ile za to grozi mandatu i więzienia u was, po polu? Jak nikt nie złoży skargi, to nie ma problemu, nie? No tylko spróbujcie, to ja mam stallacie, wy o tym pamiętajcie. Pamiętajcie o tym, że kapusie żyją bardzo pięknie, ale bardzo krótko. Także no, kto mi to udowodni? Proszę bardzo. Cyk. Dobra, dawaj tam z tymi twoimi kobuchami w Opolu. Bilety, to zawsze można spotkać, no zawód jest w takim przypadku potrzebny, ponieważ jakby ich nie było, to by rzeczywiście nikt nie płaciłby za bilety i komunikacja miejska w ogóle by nie była w jakimkolwiek stopniu rentowna, prawda? Ale czy są problemy? To nie ma problemów, no. Ja wychodzę z założenia ogólnie, że jeżeli się jedzie na gapę i już się trafi, będzie miało się w tym wypadku pecha i się trafi na kontrolę, no to trzeba ponieść konsekwencje, nie? Mi się co prawda to nigdy nie zdarzyło. A jakie tam macie dymy w Opolu, w ogóle z komunikacją? Było ostatnio coś ciekawego, co się wydarzyło, takie wiesz, do podpięcia pod dymy w Opolu? Jak u nas na przykład haja z tym kierowcą, co kobitkę przejechał tam w centrum miasta? Nie, to pod tym względem u nas jest spokojnie. Aha, czyli Katowice są takie wyjątkowe. Tak, co prawda, jeżeli chodzi o samą komunikację miejską, to nawet dzisiaj, kilka godzin temu, jeden z szczegółowców zaliczył kolizję na wiadukcie. A w Szczecinie jak pod tym kątem? Spokojnie tam u was? Ty, gdzie ja tutaj mam jechać? Bo mam 20. Prawo. W prawo mam tutaj jechać. SZ to jest gdzieś szkolna 10, to cię nie dotyczy. Jezu, szkolna 10, przedszkolna 10, lotniskowa 10. No i weź tu człowieku, nie znając miasta, nie zwariuj. No akurat mamy kilka linii szkolnych też w obsłudze, mamy dokładnie 3 linie szkolne, 2 realne, 1 fikcyjna. Szkolna 10 jest akurat realną linią, jest taka linia dedykowana dla uczniów szkoły w Czarnowąsach oraz jedną linię dedykowaną dla uczniów szkoły w Groszowicach. To wszystko, co ty mówisz, to jest pokłosie tego wchłaniania tych wiosek pod Opole, czy to są jakieś dzielnice, to co? Bo ja się na Opolu nie znam, wiesz? Groszowice to jest już stara część Opola, też powiększone Opole, to już są bardzo stare czasy akurat. A Czarnowąsy, no to były wciągnięte 5 lat temu do Opola, ale pokłosie linii szkolnych to jest efekt ustawy o edukacji, że jest rejonizacja i w przypadku tam odległości powyżej tam od szkoły, to jest obowiązek zapewnienia transportu dzieciom do szkoły. Ty, jak tutaj są takie odnogi od tej głównej trasy, bo to jest tylko jedna z odnóg, nie? Głównej trasy. To jest jeszcze główna trasa, co ty jedziesz. No nie, no tam na prosto była, a na Esz była w prawo. To ja to traktuję na jako Esz była, odnogę. Nie, szkolna 10 to jest zupełnie inna linia i ona nie ma nic wspólnego z tą 10, poza tym, że ma 10. Na pewno dobrze jadę. Tak, bo tutaj była krzyżowa. Dobra, ja cię kręcę. Hej, jak do was ktoś na przykład wchodzi do tego, do V-firmy i ty na przykład podsyłasz mu taką mapę, jak ty mi podesłałeś, nie? No umówmy się, nie jest to zbytnio klarowna mapa. Nie jest, ale ogólnie
nie ma jakichś większych problemów. Czasami się zdarzają pytania na naszym firmowym Discordzie, czy ja powinienem pojechać prosto, czy powinienem skręcić w prawo, czy tam w lewo, ale na ogół to wszyscy się odnajdują na mapach, na mapie. To tylko ze mnie taki mongol? O kurnia, trzeba popracować nad sobą. Oj, stąpasz po cienkim lodzie, WB. No tak czy inaczej, no ja miałem tam problemy, nie? I co, nikt się was nie pyta, hej, tej weźmy tu wytłumacz tą linię 10, bo ja jej nie ogarniam? No przecież dla mnie to ja tej linii nie ogarnąłem tak na pierwszy rzut. No to właśnie tak jak powiedziałem ci przed chwilą, to zdarzają się pytania na Discordzie, czy do 10, czy do 21, czy ja powinienem w tym momencie skręcić w lewo, czy ja powinienem pojechać prosto, bo tu widzę, że jest taki wariant i taki, ale w to miejsce, to co ja mam zrobić? Ale na ogół, jak masz kursówkę w tym miejscu, gdzie masz aktualnie białą teksturę, no to jest tam napisane i potem można się odnaleźć, czy ja mam jechać prosto, czy ja mam skręcić w prawo. Ty testowo ja tędy jechałem? Bo ty to oglądałeś, tak. Jechałem tą trasą? Ty wiesz, że masz pamięć wzrokową, a ja tego kompletnie sobie nie przypominam? No się teraz zaczynam... Znaczy widzę, że... Znaczy wiem, że ty to widzisz i wiem, że nie pozwolisz mi skręcić gdzieś tam, gdzie nie trzeba, ale z drugiej strony, ty, normalnie ja tego sobie nie pamiętam. Ale tu jest fajnie, po jednej stronie różowo, po drugiej stronie biało. Kurde, tak. Gdyby nie ta obora, to nawet by było romantycznie. Jaki chłop, sobie myślił. Ty, nie macie tu jakiegoś kina? Ja jeszcze tutaj nie miałem żadnego kina. Nie miałem tutaj żadnego kogoś. Było kino? O, było, w Galerii Handlowej Stolaris na placu Kopernika. To jest pierwszy z dwóch Heliosów w Opolu. Ja myślałem, że mnie zaskoczysz tak jak Bartek w Brodnicy. Ale na szczęście jest. Nie, my mamy dwa... Poważniejsze z takich normalnych kin sieciowych, to mamy dwa razy kino Helios w Opolu. Jedno w Galerii Handlowej Karolinka, niedawno otwartym, a niedawno otwarte kino i stare kino to jest właśnie w Solarisie. Ale wiesz, co mi się na tej mapie zajebiście podoba? Zaraz się dowiem. No dowiesz się, ja ci powiem, bardzo szczerze, otwarcie i bezpośrednio, bo ja inaczej nie potrafię, taki ze mnie chuj czasami. Słuchaj, podoba mi się ta mapa dlatego, że te drogi tu są takie popierdolone. Takie nierówne, takie czuję, że ja na kierownicy mam force feedback. Że są łaty, że są, czasami widzę na tej drodze jakieś takie poklejone te szczeliny w asfalcie. To mi się bardzo podoba. To jest taka, można powiedzieć, polskość. Tak, i tu jest ta pętelka, o której ci mówiłem, że musisz zajechać w lewo. Ale to jeszcze nie jest ta, co ja muszę tutaj zawracać, to jeszcze nie jest to. Nie, to nie są świerka. To są na razie, to jest właśnie główna pętla tej linii w tej części miasta, Czarnowąsy. I stąd się dalej biorą wydłużenia. Jeżeli byśmy pojechali teraz, jeżeli byś nie skręcił tylko tutaj w lewo na pętlę, tylko byś pojechał prosto, to byśmy dojechali do elektrowni Opole. To i to? A natomiast zaraz, proszę. To i to? Tu? Na każdej pętli jest to i tu. Jakaś budka z hamburgerami albo ciepłymi psami, nic? No, nic? Nie tutaj. McDonald's przynajmniej, cokolwiek. Nie wybijaliśmy. Nie, dwa. No oczywiście, to nie jest żaden wymóg mapy, ani mój wymóg pod mapę. Ja sobie po prostu, wiesz, no se żartuję po prostu, nie? Jak takie rzeczy. Słuchaj, jak tak jeżdżę po tych takich terenach, tu pole, tam pole, chyba bardzo często się zdarza w tych terenach, że jedziesz sobie, jedziesz, a tu nagle dub jakiś kombajn i już nie jedziesz. Wiesz, w sensie co, w realu, nie? Wiesz co, na pewno, aczkolwiek ja po tych terenach, co ty teraz jesteś, ja jestem naprawdę bardzo rzadko, żeby nie powiedzieć, że wcale. Ja aż tutaj ci nie powiem, jak bardzo często się to zdarza, bo po prostu mnie tu ja tu nie bywam. Ja nie? Mieszkam zupełnie w innej części. No powiem ci, osoba, która nie była nigdy w Opolu, mogłaby sobie tak Opole wyobrazić, że to taka jakaś niesamowita, wiesz, potężna metropolia czy coś, a tutaj nagle spotykasz coś takiego jak to, po czym teraz jedziemy, gdzie force feedback dosłownie mi teraz szaleje, nie? I to jest fajne, mi się to podoba, taki styl mieszany, taki wiejsko, miejsko, różny, fajny, nie nudzi się tu na tej mapie.
Znaczy takich map jest troszeczkę, ale więcej też takich segmentów fikcyjnych, a my tu mówimy o mapie, którą wytworzycie w 90% real, nie? I teraz to jest właśnie ten realny aspekt tej mapy, że żeby dojechać do dzielnicy Świerkle, musisz przejechać przez las kilkukilometrowy. Tutaj jest kilometr tego lasu? Kilka kilometrów jest. A się prosi, żeby tu jakaś sarenka przy... nie wiem, gdzieś przy drodze stała albo co. A wiesz co, to jest też zmora kierowców tutaj, bo tutaj ostatni kurs nawet idzie po 22, więc jak jest ciemno, zima to czasami strach. Leci w ostatniej chwili wyskoczy. Ale wiesz co, może troszeczkę teraz tak pokrytykuję, tak krytycznie może podejdę do projektu. Mogę? Bardzo proszę. Kuźwa, czy w całym... Czy na całej tej kubaturze mapy nie ma żadnej podgórki i z górki? Przecież ja cały czas jadę po płaskim. Cholernie tu płasko wszędzie. To tak naprawdę w realu jest tak płasko wszędzie? Żeby podusić troszeczkę ten autobus pod górki. Tak jak wiesz, było na fikcyjnej, albo jak na... No są projekty, gdzie faktycznie trzeba się troszeczkę tym autobusem powspinać, nie? A tu jest takie easy. Cholernie płasko wszędzie jest. Tak jakby... nie istniały drogi z górki i pod górkę. Wiesz co, mapa w to ten względem też nie jest aż na tyle realna, jakbyśmy chcieli, bo niektóre tereny są faktycznie bardziej wyprofilowane, a u nas są płaskie, ale to w zasadzie nie wpływa aż tak w tym wypadku na rozgrywkę na linii 10, bo ona rzeczywiście jest dosyć płaską linią. Znaczy nie to, żebym się czepiał, a tylko po prostu to zauważyłem, wiesz, jak ja bym u was jeździł w V-filmie, ale zresztą podejrzewam, że wylalibyście mnie na zgnity pysk, bo ja bym może zrobił jedną trasę na pół roku, to pewnie takich kierowców nie potrzebujecie, ale tak jak powiedziałem, jak będę wracał z powrotem, to pobawię się w symulator rekruta, tak jak to robiłem nie w jednym przypadku, czy z ETS-a, czy tutaj w też V-film w OMSI. Więc pobawię się w taki symulator rekruta. Natomiast mi by to nie przeszkadzało, absolutnie. No to nie to, że ja to, wiesz, mówię, że to jest jakaś tam wada, tylko że zauważyłem, że cholernie tutaj płasko, nie? Znaczy już chłopaki starają się jeszcze bardziej odzorywać już te tereny pod górkę. Na kolejnych efektach mapy, na przykład na linii 12 będzie podjazd pod taką górkę na ulicy 10 Studenckiej Dywizji Zmechanizowanej. Na ósemce też jest fragment po miejscowości Osiny, gdzie jest pod górkę, też to będzie odzorowywane. Ale akurat te tereny są takie w miarę płaskie, albo nawet bardzo płaskie, więc... Dobrze, to teraz tobie damy odpocząć i ja tutaj zaangażuję troszeczkę Kacpra, żeby chłop nie pomyślał, że o nim zapomniałem. Kacper, powiedz mi jedną rzecz, bo tak obserwuję skybox tejże zasnej mapy, i zauważyłem, że ja mam tutaj teraz godzinę czasu gry 11.03. No zazwyczaj o takiej godzinie w porze letniej, bo ja tutaj mam wybrany miesiąc szósty roku, to raczej jest jaśniej. Ta aura jest taka rozjaśniona, co nieraz zauważyłem na niektórych mapach, że aż mi słońce świeciło w oczy. A tutaj mi się wydaje, że ta mapa ma jakieś indywidualne oświetlenie. Czy wy tutaj ingerowaliście w oświetlenie tej mapy, w skybox, czy coś w tym stylu? Bo ona mi się wydaje taka troszeczkę ciemniejsza niż te wszystkie, w które ja grałem do tej pory. No, nic nie ruszaliśmy. Wszystko jest tak, jak w sumie było na innych wersjach w sumie. Nie wiem, no, albo i przez to, że ja dawno w OMSI nie grałem, ale wydaje mi się tak, jakby... Cholera, tu nawet chmurki na niebie nie ma. A wiesz, nie ma tego... Jakby ci to powiedzieć, żebyś mnie zrozumiał. Nie ma tego takiego... tej ostrości, takiego kontrastu nie ma. Wiesz, o co mi chodzi? No, ja to wiem. To oświetlenie chodzi, do tej godziny nie jest adekwatne. Nie wiem, może mi się tak coś ubzdurzyło, ale... no, coś tak mi za ciemno na tą porę dnia na tej mapie. Nie wiem, może to faktycznie mi się tylko coś wydaje. Ale tak czy inaczej nic nie robiliście ze skyboxem? Nie, nic nie. A powiedz mi, gdybyście chcieli, to moglibyście? Da się w tej grze zaingerować w skybox? Można stworzyć całkowicie swój własny? Tego do końca nie wiem, bo to bardziej tam prezes
by ogarnął, ale no może się da, bo ja tak bąsi aż nie siedzę. Mam modyfikację na takie rzeczy, to może sobie każdy sam zaingerować jak chce. Ale co, na Skybox modyfikacja? Tak. No na niebo w sumie, bardziej. No właśnie to jest nie, Skybox. Co no, wy gadacie? Ty, 91 odcinek, nie? Z OMSI 2, ja różne modyfikacje widziałem na OMSI 2, ale nigdy Skyboxu. Teraz jeszcze mnie szokowali. Ale to są jakieś modyfikacje prywatne, czy oficjalne? Wiesz co, ja się tym nie interesuję. Są chyba publiczne. Ja takie akurat rzeczy, to jest ostatnia rzecz, na jaką ja patrzę, więc tego ci nie powiem. No teraz to jeszcze mnie zszokowali, ty, aż se poszukam. To rozumiem, to są takie jakieś skyboxy uniwersalne pod każdą mapę. Tak, to po prostu jest wymiana tekstu. Ale też, znaczy tak z tego co wiem, to jest po prostu wymiana tekstu. Ale chyba też wyszło jakieś DLC na to, ale to już nie jestem pewien. Wydaje mi się, Skybox? Ogólnie chyba na warunki atmosferyczne, ale nie jestem tego pewien. Coś mi się obiło oczy, że coś takiego było, ale ja się DLC do OMSI w ogóle nie interesuję, a już takimi to... No niektóre są podobno fajne. Ludzie chwalą ten angielski dodatek. W sensie, że tam masz ten angielski autobus, ten piętrowy... Tak. Tam, wiesz, tam coś podobno zrobili z tym dobrą robotę, ponoć. Nie wiem, bo ja tego jeszcze nie kupiłem, ale słyszałem o tym dodatku bardzo dużo dobrego i tam nawet kilku widzów do mnie pisało swego czasu, że jak oczywiście była premiera tego DLC, żebym go ograł, bo naprawdę warto. Ale ja nie wiem, dlaczego warto dokładnie, bo czy ze względu na taką inność, że masz kierownicę po nie tej stronie i że jeździsz po nie tej stronie, wiesz... Może to kogoś cieszy, że taka troszeczkę odmienność, nie, tego projektu. Ale ogólnie słyszałem bardzo dużo dobrego na temat tego DLC. No i w sumie, gdyby gra miała mocniejszy silnik, gdyby potrafiła obsługiwać troszeczkę więcej tej pamięci RAM, gdyby potrafiła wykorzystać potencjał komputera, to nawet taki Gladbeck wcale nie prezentowałby się źle. Jest prawda, ale mówię, ja się DLC nie za bardzo interesuję, jedynie tam na pojazdy jeszcze się interesuję, na mapy to już tak nie za bardzo. Ale trochę ci się nie dziwię, bo patrząc tak na jakość wykonania tych map z DLC, gdzie kupujesz takiego Gladbega i on jest Lackbackiem, a nie Gladbackiem i w ogóle Beckiem, chociaż no, tak jak mówię, no głównie przez lagi, ale też... Na przykład jeżdżę po waszej mapie i ja nigdzie nie zauważyłem na tej mapie, a jadę już na niej, patrzcie jak długo, no, przecież ja dojechałem do jakiegoś momentu, przestała mi tam kierownica działać, chociaż teraz mnie oświeciło dlaczego, ale nigdzie nie widzę, żeby tutaj jakaś tekstura przebijała się jedna przez drugą, żeby te tekstury, te, jak ja to nazywam w moim języku, żeby one walczyły o prawo do wyświetlania. A na przykład kupujesz takie DLC i tam widzisz to na co drugim skrzyżowaniu. Tutaj ja nigdzie nie zauważyłem na waszej mapie, jak się rozglądam na lewo i na prawo, żeby gdzieś tam pomiędzy ulicami były prześwity. Nigdzie czegoś takiego tutaj nie zauważyłem. A to jest mapa fanowska, prawda? Akurat stricte w zamkniętym środowisku. Wiedź tyłem, no okej. Okay. Akurat stricte w zamkniętym środowisku, a... Tutaj DLC, za które płacisz jakieś tam, no czasami niemałe pieniądze, rozczarowuje cię pod tym kątem, że o, same okejki mam, super, tu nawet za wcześnie i znowu okejki, że tam tekstury prześwitują, jedziesz po pasach, które przebijają przez asfalt, no jest to trochę wkurzające, nie, jakby nie było. Tak, ale czasami jest to po prostu nie do uniknięcia lub są to różne inne sytuacje. No to powiedz mi, dlaczego ja u was tego czegoś takiego nie zauważam, skoro to jest nie do uniknięcia. Są takie miejsca, tylko jest ich względnie mało, wydaje mi się. Ale są takie po prostu miejsca. Czemu do diabła nie działa mi wsteczny? Tell me why. No przecież mam R-kę na miłość boską. Czemu nie jedzie? Bo go kopnę. Co jest? Przecież ja tutaj nie mam hamulca zaciągniętego, ani nic z tych rzeczy. Co znowu? Może hamulec trzeba przytrzymać i wtedy bieg. Nie, bo... Nie? Co to znowu za fanaberia? Patrz, no nie mogę jechać do tyłu, a mam wsteczny. Co do diabła? Dobra, spróbuję trochę do przodu.
A do przodu jedzie, a wsteczny co? Daliście mi zepsuty autobus po prostu. No wiecie co? Moi drodzy, no po prostu ci dwaj panowie, magia. Mistrzowie marketingu, dali mi zepsuty autobus do prezentacji projektu. 1.10 z gwoźdź do 506. Jaki chłop! Ty, nie pojadę do tyłu! No i co? A szkoda, bo taki amerykański, ty, nie pojadę do tyłu. Tell me why. Nie rozumiem przecież. Co jest, what the hell? Ktoś z was miał takie... No i ja mam takie... I wy się dziwicie. Wujek, ja czemu nie ty nie nagrywasz OMSI2? Jak ja się tutaj użeram z takimi jakimiś dziwnymi problemami, nie? Spróbuj hamulec przytrzymać, co mnie nie zaszkodzi. Co? A nie, ten hamulec nożny, nie ręczny. Ale no nożny, no nadepłem go. No i co? No i nic. Patrz, deptam go jak głupi. Co z nim jest nie tak? Czekaj, no a może z... Czekaj, może... Już mam coś w głowie. W sensie, że... Czekaj, no jest neutralny, nie? Teraz depnę hamulestem. I cyk RK. No jeźdź ty dzika świnio. No, widziałeś. Dobra, jak ty tam zgłaszałeś? 01 zgłoś się, czy jakoś tak? 1.10. No to 1.10 WB zlamił. Powiedz mu tak. Jakby coś. WB se nie kliknął tego. Ty, jakiś kobi tu chodzi jeszcze. I ty mówisz, że tak to u was działa, tak? Że one tutaj cofają, tak. Żeby nie wykręcać tym polu kukuriec. To sobie tak wygląda? Tak. Ja to jest realne. Biedni kierowcy. Oni tutaj nawet, kuźwa, nie mają wychodka na tej. Idą tą kukurydzę podlewać, jak mają coś w pęcherzu. O, cieniu. Ty, no i przyjeźdź tutaj tak na przykład o którejś w nocy, jako kierowca. Ja bym się tutaj bał na tej pętli, kuźwa. Powiem ci szczerze. Ostatni kurs to jest jakoś po 22 chyba, o ile dobrze pamiętam. A to wystarczy. Jest tu w pobliżu jakaś dyskoteka? Nie, to jest mała wioseczka była. O kurnia. I teraz tak, ja tutaj muszę wbić, bo mam 10 minut. Czy to się tutaj mi zmieniło? Nie zmieniło mi się, bo mam świerkle. A ja teraz potrzebuję tutaj mieć z powrotem ta drobiarska, nie? Czy jakoś tak? Tak. Czyli ja tutaj tak, zrobię, zmień kierunek i tutaj wbijam set. Ty, zajebisty jest ten pikselek. To mówi, że to jest jego najnowsza wersja, tak? Znaczy u nas tak, no i piksela ogólnie też to jest najnowsza wersja sterownika, no i prezes cały czas go realnia, bo tak naprawdę temu sterownikowi w tym momencie do realności jest strasznie daleko. Znaczy, w sensie jest... rozumiem, taki uproszczony po prostu jest. Tak, to jest taki uproszczony model po prostu, żeby był... Wyglądał, że jest jak z Opola i tak dalej, on jest cały czas rozwijany. Ale powiem ci, fajny, mi on się podoba. Proszę powiedzieć prezesowi, że WB się podoba. No i mamy świerkle i pojedziemy sobie teraz do świerkla. Słuchaj, no co tutaj mu więcej trzeba? No, ma wszystko to, co powinien mieć do takiej obsługi na linii, no i co tutaj więcej, no gdzieś nie będziesz się bawił tymi wszystkimi funkcjonalnościami, nie? Masz godzinę, właśnie, masz kontrol GPS. Ty, słuchaj, no, a właśnie, a propos GPS-a, ja tutaj zauważyłem jeszcze w tym autobusie, macie Wi-Fi, słuchaj, no nie gadaj mi, że autobusy jeżdżące po Opolu mają Wi-Fi w środku. Wszystkie mają. Co ty gadasz? Każdy autobus w Opolu jest wyposażony w Wi-Fi. Orzesz ty w mordę nietoperza. Tam jakiś lolek sobie idzie, czy... Nie, to jest jakaś dżunia, to nie jest lolek, ty. To jest kobieta normalnie. Orzesz ty w dupę nietoperza, ty, jaka szpila. No, w sumie to fajne tu ma widoki ten kierowca. Nie będziemy tutaj zbytnio długo siedzieć, przyspieszymy sobie czas, by go po prostu nie tracić. Słuchajcie, jest ile tego nagrania? 2 godziny 18, a akurat tak na standardy mojego kanału, jak dojedziemy z powrotem do Świerkla. Tak się to nazywa, dobrze mówię? Świerkle. Świerkle. Słuchaj, mamy tutaj o 11.22 wyjazd. No to damy tutaj 20, ok? Dobra, prawie 20. Dobra, teraz wpuszczę tych wszystkich biednych ludzi i jedziemy. Dzień dobry Państwu.
proszę okazać bilet. Normalny bilecik po prostu. Ty, kobucha mam! Ty! Dzień dobry państwu, proszę pokazać bilet. To jest właśnie nasz prezes. Halo. To on, to jest głos waszego prezesa? Tak, po godzinach dorabia. O, ty co ten chłop jeszcze ode mnie chce? Bo zaraz tam sam wziąsł dostanie. Co on ode mnie chce? Ale to się chyba nie zgadza, powinienem dostać więcej. Pieniędzy, jak wszyscy. Co pan chce więcej? Halo. Ty, zaraz mu ciulnę stallaciem. Co on ode mnie chce? Ty, a na piwek jakiś, donate'a mi byś mógł dać, przynajmniej 5 ducków jeszcze chami zabrał, ty. Nie, no po prostu masakra jakaś to jest. Dobra, to co wam obiecałem, przeprowadzam symulator rekruta. Wchodzę sobie w wasz link i piszę dość rzetelnie pismo o to, żebyście mnie przyjęli. No, zakładam, że mnie już przyjmujecie, ja wchodzę sobie i co ja od was dostaję na dzień dobry? Co wy mi podsyłacie? Jakie pliki, może jakieś instrukcje podsyłacie, jeżeli tak, to czego? Czego ja się mogę spodziewać przy takim pierwszym, można powiedzieć, bardziej ogólno pojętym kontakcie z wami? No to już zakładając, że przeszedłeś proces rekrutacji, no to instruktażu co i jak składać raporty z danego przejazdu, jak to działa. Udziela nasz zespół rekrutacji praktycznie zaraz po tym, po rekrutacji, lub jeżeli nie masz czasu, to oczywiście w innym dogodnym terminie. Na start kierowca otrzymuje od nas, żebym nie skłamał, 15 autobusów do wyboru. Ile? Około 15 autobusów do wyboru, żebym nie skłamał, teraz musiałbym jakich policzyć. Jakich marek? Głównie MAN, to między, wiemy? Między innymi ten, którym ty jedziesz. Praktycznie same MANy, tylko to chodzi bardziej o jego wyposażenie i o dostawę. Ten MAN, którym ty jedziesz, to jest to MAN A21 z 2011 roku. Oraz otrzymuje od nas jeszcze modele używanych autobusów, które już też niestety nie jeżdżą, sprowadzanych ze Szwecji i jednego z Norwegii. Aha. A jak na przykład chcę Solarisa, to dostanę Solarisa? Solaris jest już dla najbardziej wtajemniczonych, dla rangi zaufany kierowca. Że co? Czemu tak? W tej firmie jest tak, że po jakimś czasie można otrzymać jakieś rzeczy. Chodzi o to, żeby po prostu nie było czegoś takiego na zasadzie, że ktoś przyjdzie, bo chce tylko pobrać mapę, dodatki z Sayunara. A no to widzisz, to sobie tutaj raz biłem gola do mojej własnej bramki, ponieważ miałem was pytać, kolejnym pytaniem miało być pytanie o okres próbny, a ty właśnie teraz już tak troszeczkę nawiązałeś do tego. Dobrze, no to w takim razie dostaję pewnie jakieś informacje o okresie próbnym, bo pewnie taki już jest, jak nieco napomniałeś do tego. Czyli okres próbny to jest okres próbny, który ma mnie ewentualnie wyfiltrować, czy ja w ogóle się nadaję, czy też okres próbny to jest jakaś droga kariery, że od początku dostaję tam jakieś tam powszechne autobusy, które używacie, a potem dostaję te perełeczki dla VIP-ów. Znaczy, generalnie nie ma czegoś takiego u nas jak okres próbny. Każdy może przejść w dowolnym momencie, znaczy w dowolnym momencie, jak już spełni oczywiście konkretne wymagania na wyższą rangę. U nas są trzy kategorie kierowców. Kierowca, doświadczony kierowca i zaufany kierowca. Wszystko zależy od ilości raportów, ile dany kierowca złoży i od ilości kilometrów przejechanych, czyli też punktów, bo jeden kilometr to jest jeden punkt. Dodatkowo punkty można dostać za na przykład za wypełnienie karty kierowcy, czy za jazdę z tak zwanego kursu zwolnego, czyli jeżeli na przykład złożyłeś etat na 5, na 7, na pełny etat, to jeżeli sobie w szósty dzień weźmiesz i będziesz jeździł, to za niego też dostaniesz tam załóżmy 20% punktów ekstra i to przyspieszy twoją ścieżkę do doświadczonego kierowcy. I doświadczony kierowca otrzymuje już zdecydowanie większą paletę wozów, ponieważ zdobywa dzięki temu nowszej generacji MAN A21, znaczy nowszej generacji, z kolejnej dostawy, bo mamy z dwóch dostaw te MAN A21, wyposażone już w nowszy system informacji pasażerskiej i takie trochę nowsze komponenty, tak w skrócie rzecz ujmując, oraz MANy z pierwszej dostawy z 2018 roku, MAN A37. To są autobusy z silnikiem wieżowym, z normą emisji spalin Euro 6.
I jeszcze do tego otrzymuję autobusy. No uciekaj, dziocha, bo ci do życi nakopia. No co ty jeszcze ode mnie chcesz? No, no kontynuuj, bo mnie blondyna normalnie wyprowadziła mnie z równej wagi, no. Ona zaśmie... Wszyscy tu coś ode mnie chcą, no przecież ja im dał pieniądze, no wiele razy ją mam im dawać pieniądze, no. I kierowca doświadczony otrzymuje jeszcze autobusy. U nas nie są to dosłownie takie same autobusy, jak mamy w rzeczywistości, bo w rzeczywistości mamy na zajezdni jeszcze 5 sztuk manów Lion City A26, są to autobusy 15-metrowe. Znaczy dosłownie około 15-metrowe, 3 osiowe. A26, to... czemu nie dałeś do tego? Wiesz co? A w firmie ze względu na brak modelu A26 mamy autobusy A36, one są około metr krótsze. Ale A26 to w ogóle jest rzadkość na scenie modelskiej, nie? No i wyszedło kilka modeli. Sobol stworzył tej poprzedniej generacji Manów NL model A26. Lionsa nie stworzył. Lions mamy też są w planie, żeby taki model zrobić. Natomiast my na razie posiłkujemy się modelem stworzonym przez Sobola, modelem Mana A36. Ty, ja tu w prawo czy w lewo? W lewo. W prawo helper powinien być usunięty. To jest... No właśnie, bo ja tutaj właśnie zauważyłem dwa helpery. Przypominam prawo sobie, jakbyś, prawo no. Jakbyś pojechał, to byś pojechał do już nieobsługiwanej miejscowości przez MZK Opole, do miejscowości właśnie Brynice i do Surowiny. Ale tam, aha, ale ta mapa jeszcze nie kończy, ona tam realnie prowadzi gdzieś dalej. Znaczy, ta wersja mapy tam nie prowadzi ze względu na optymalizację, ucięliśmy tą mapę w tamtym miejscu. No. I została... Po prostu ona jest ucięta i tam po prostu się ta mapa kończy i do widzenia. Aczkolwiek mamy jeszcze dalej na dyskach wersję mapy z Brynicą, bo są plany stworzenia też później, jak się już rozwinęło pole do takiego stopnia, żebyśmy byli zadowoleni o prywatnych przewoźników, o przewoźników o gmin ościennych. Ale to trochę dziwne dla mnie, bo zazwyczaj progres polega na rozbudowaniu, a nie na redukowaniu. No my sprowadzamy mapę do realności, jak się da, więc jeżeli tych terenów MZK Opole zaprzestało obsługi, to myśmy też ich w firmie zaprzestali. Ale to obsługi. Nie szkoda wam tych godzin pracy nad edytorem do budowania Brynicy? Szkoda. Tutaj nawet Brynica była wykreślona z tego, co ja pamiętam. Tak. Tutaj jest Brynica, czekaj, czy to jest tutaj? Jest Brynica, tak. Ona jest wykreślona, no. No, no, no. No i się zastanawiałem czemu właśnie. Właśnie szkoda tych terenów, bo to było naprawdę klimatyczne miejscowości, jeżeli chodzi o tą linię, no ale no cóż, no. Decyzja jest taka, że robimy jak realnie się da, to robimy realnie, nie licząc tych właśnie rozmaiceń linii fikcyjnych. Czy wiesz co, ja tutaj bezwzględnie, bardzo szczerze i prosto przez ogródek, pomimo tego, że OMSI 2 jest takie, jakie jest, pomimo tego, że ta gra grafikę ma bestialską, brutalną, przestarzałą, archaiczną, to jednak są mapy i są tereny na mapach, które są zajebiście wręcz urocze. I ktoś może powiedzieć, czym się można podniecać teraz, jadąc przez takie tereny jak te, ale mi się to zajebiście podoba. Teraz już drogi tak może nie wyglądają, no chyba, że jesteśmy w Opolu albo okolicach. Ale dobrze, to nie chciałem być prześmiewczy. Chodzi o co? Chodzi o to, że ja głównie takie drogi pamiętam z moich lat dzieciństwa, kiedy to Polska, wiadomo, była krajem jeszcze bardziej dorabiającym się niż teraz, a teraz jesteśmy już bardziej, że tak powiem, rozwinięci pod tym kątem infrastruktury, ale kiedyś takie drogi były wszędzie. I jeszcze dodatkowo z koleinami. A teraz jedziesz sobie takim fajnym, taką fajną linią, takim bardzo ciekawym kwadratem mapy, gdzie masz świadomość, że jedziesz do tego miasta. Opole to jest jednak miasto, ale startujesz z takiego totalnego, z takiej totalnej wiochy, nie? Z takiej dechami bitymi i jedziesz sobie przez takie bardzo ciekawe tereny, co tworzy pod kątem infrastruktury z tej mapy taką pewną hybrydę. Bo masz to miasto, bo tego miasta chcesz, ale tak jak sobie tutaj teraz jedziesz, to wspominają się czasy PKS-ów. Czasy tych podróży tymi autosanami, psiłkami, nie psiłkami, H9-kami i to mi się tutaj teraz tak, wiesz, tak mi się odpaliło, nie? Te wspomnienia mi się tak odpaliły. No po prostu, no zrobiliście mi dobrze tą mapą, że tak powiem.
Co wspaniałego, dzięki. Znam miło z tego powodu. No naprawdę, mówię, no, może się wkurzaliśmy przez dwa popołudnia, ty również, bo cały czas dochodziłeś do tego, czego mi tutaj jeszcze brakuje, czemu ta mapa nie chce chodzić. Więc dwa popołudnia troszeczkę poużeraliśmy się, ale jak już człowiek odpali te mapy, jak już odpali tą grę, jak już poskłada te wszystkie puzzle w całość, to sobie myślę, no kurde, no jednak, no ma to coś, no jednak warto się męczyć czasami, nie? Najlepszy jest smak końcowy, nie? Jeszcze raz, co jest końcowe? Najlepszy jest ten smak końcowy, efekt końcowy. Trzeba się przemęczyć, żeby było przyjemnie. No, Omsi 2 to jest taka droga krzyżowa. Wszyscy ci, którzy tak często, jak ja, raz na pół roku ostatnio wgrywają mapy do Omsi 2, to oni pośmiertnie zaraz pójdą do nieba i to nawet święty Peter nie będzie ich przepytywać z całego swojego życia, tylko od razu, aha, to jest ten męczennik, który gra w Omsi 2, od razu do nieba. Tylko, że wiesz, w dzisiejszych czasach nie opłaca się iść do nieba, bo mam w dupie takie coś, żeby codziennie jeść budyń. Dlaczego osób tam się nie opłaca gotować, ani codziennie budyń czekoladowy, wiesz, idzie się znudzić, daj spokój. Oczywiście drogą żartu, ale wracając tutaj do mojego symulatora rekruta. No i dobrze, dostaję od was mapę, dostaję od was jakiś system, no właśnie, jak u was wygląda system jakichś rozliczeń, bo przecież coś takiego macie jak system rozliczeń, no jakby no to... się, czy idziecie coś takiego nowoczesnego, że macie jakieś skrypty opracowane w jakimś programie, robicie to już cyfrowo, czy bawicie się w jakieś Excele, w jakieś takie papiery do wypisania pod tytułem, no samodzielnie gdzieś tutaj w tym, w jakichś arkuszach kalkulacyjnych czy coś. Jak to u was wygląda? Na chwilę obecną można powiedzieć, że jest to dosyć analogowo robione przez formularze Google. Praktycznie wszystkie te rzeczy techniczne działają na formularzach Google. Mianowicie wszystkie wnioski, czy to o, nie wiem, o dopisanie do kursu z wolnego, czy to wniosek o przydzielenie stałego pojazdu, ponieważ kierowcy mogą u nas składać wnioski o przydzielenie stałego pojazdu, że na przykład bierzą autobus 506 na stan i jeżdżą tylko 506, tam okazjonalnie innym autobusem. Działamy na formularzach Google. System rozliczeń jest dosyć prosty. Na początku postawienia autobusu trzeba zrobić jednego screenshota, i na końcu, jak już kierowca uznaje, że już kończy kurs, to musi zrobić drugiego screenshota z przebiegiem kilometrów, ile zrobił, bo na tej podstawie są naliczone punkty, oraz zapisywać każde rozliczenie rozkładu jazdy, żebyśmy dyspozytor, który będzie sprawdzał dany raport z kursu, żeby wiedział, czy kierowca jeździł za wcześnie, czy jeździł za późno, czy jeździł o czasie, ponieważ są też u nas kary, nie jest wszystko tu krowo, jeżeli... I czasami kierowcy nawet mogą się podłożyć poprzez wrzucenie screenshota na Discord z karą, ponieważ są czasami zasady, na przykład jak jest ciepły przycisk, był zakazany, to jeżeli się gdzieś tam na screenshocie widziało, że jest ciepły przycisk włączony, bo to widać podświetlenie przycisku wewnątrz pojazdu, to wtedy też były nakładane kary w postaci odejmowania punktów od raportu, albo na przykład za zbyt wczesną jazdę też odejmujemy punkty. Ale słuchaj, bo powiedziałeś kilka ciekawych rzeczy, które ja wychwyciłem i jest taka jedna rzecz, którą wcześniej powiedziałeś, ja ją wychwyciłem i do niej za chwilkę nawiążę, ale patrz, tutaj jak zakończysz tą linię, nie? Od pętli tam do pętli, to masz ten raport taki, nie? Ile tak. byłeś zawczasu, czy te screenshoty na przykład są obowiązkowe? Bo mi się wydaje, że na przykład ten raport, nie? No, dzięki screenshotowi możesz wyłapać takie niuansiki, że ktoś na przykład używał gorkiego knefla. No to ja bym miał u was przewalone, bo ja tylko na gorki knefla. Ale mniejsza o to, nie? Czy ten raport tam, bo on tam raportuje, że byłeś gdzieś za wcześnie, gdzieś tam byłeś za późno. Jejku, co one chcą znowu ode mnie? No przecież dostały wszystko już te kobiety. Dzięki. No ile razy one resztę mają dostać? Ale czy ten raport by nie wystarczył? Czy te screenshoty jest czymś obowiązkowym jeżeli robić? Czy? Jest to obowiązkowe ze względu na to, iż na podstawie tego raportu generowanego przez OMSI nie jesteśmy w stanie powiedzieć, ile dany kierowca zrobił kilometrów. To jest pierwsza rzecz, a drugą rzeczą przy każdym stawianiu wozu na nowo się losowo się generuje przebieg autobusu, więc to jest też pewność, że ktoś nie przejechał raz na przykład kursu z Drobiarskiej na Świerkle i nie wysyła nam 100 razy tego samego raportu.
Ale czekaj, no chwila, jak kilometrów? To co on ci robi, screenshot licznika? I potem ci robi drugi raz screenshot licznika, czy jak? Może zrobić screenshot licznika, albo wystarczy, że kliknie dwa razy, rozwinie te czerwone napisy z Shift Y, to wtedy też tam ma przebieg autobusu pokazany. I w momencie, kiedy musi być przebieg na początku i na końcu, żeby na tej podstawie można było wpisać punkty kierowcy za przejechane kilometry. Jeden kilometr to jest jeden punkt. Ty gdzie to jest? U ciebie to będzie licznik mil podpisane. To jest trzecia linijka. Ja cię kręcę, te jest! Ty wiesz, że ja nigdy na to nie zwracałem uwagi, co jest w tej drugiej linii? Jaki chłop? Faktycznie tak. Jest! Tak, i na tej podstawie dyspozytor przypisuje punkty kierowcom, czy dodatnie, czy też ujemne, bo ujemne też się zdarzają. Za niewykonanie raportu w terminie dyspozytorzy dodają, odejmują 30 punktów i niezłożenie dwa razy raportu od 0 punktów, czyli jeżeli się już ma poniżej, jeżeli się już ma 60 punktów na minusie, to już wtedy jest do widzenia. Dziękujemy za współpracę, zapraszamy ewentualnie za 3 miesiące. Co ty gadasz? Czyli można dostać, tak jak ja, w symulatorze policji, CEP policjanty. No bo tak to wygląda ten system karania w sumie. Tak, znaczy rzadko się zdarza, żeby... Nie da się wylecieć praktycznie z firmy dlatego, że ktoś na przykład używał ciepłego guzika. Po prostu na przykład jak przejechał załóżmy 100 km, to jeżeli ktoś używa ciepłego guzika, to mu się odejmuje na przykład 15 punktów i zamiast dostać 100 punktów dostaje 85. A, to ja bym was kłamał co chwilkę w tej firmie. Mi byście nie udowodnili, że ja używam ciepłego guzika. Chyba, żebym robił kursy na live'ie, na kanale, to wtedy bym leżał i kwiczał. A tak to... No, słuchaj, no, powiedz mi tak szczerze, no, bądźmy poważni. No, kto wam będzie robił screenshoty, jak używa ciepłego guzika, jak wie, że nie może, nie? Wiesz co, to nie chodzi o to, że ktoś nam robi celowo screenshoty, patrzcie, ja używam ciepłego guzika, to chodzi co nawet mi teraz o takie, że zrobicie? Ktoś... Tylko, że to chodzi bardziej o nawet o takie przypadkowe rzeczy, że ktoś na przykład stoi gdzieś na jakimś przystanku, robi zdjęcie fajnego ujęcia, ale to chyba by musiał jakiś niesamowity laik to zrobić. To nawet ja bym tego nie zrobił, chociaż nie uważam się za bata w tej grze. Że przypadkowo ktoś zobaczy, że jest w kabinie podświetlony przycisk, ale też można dotrzymać na przykład ujemne punkty za nieaktualne dane informacji pasażerskiej, ponieważ też to jest ujednolicone wraz z realem, z życiem realnym i z powodu sytuacji na naszą wschodnią granicą MZK w Opole wprowadziło dla linii 10 i 18 tymczasowo nowe kierunki do Witosa Centrum Handlowego, bo zawsze było napisane Witosa CH. Teraz jest w jednej linii napisane Witosa CH, a na dole Turawa Park, tak żeby osoby udające się do punktu pomocowego wiedziały, że to jest na pewno dojadą do galerii handlowej Turawa Park w tym wypadku. I myśmy takie napisy też wykonałem do naszych autobusów. Została opublikowana aktualizacja i kierowcy, którzy... I na wstępie, jak już opublikowałem aktualizację informacji pasażerskiej, też było ogłoszone, że jeżeli ktoś zostanie złapany, że jeździ od tej pory ze starymi informacjami, to zostanie mu odebrane tam punkty chyba w wysokości 10. Jak to zabrzmiało? Ze starymi formacjami. Ja cię proszę. Ale dobrze, no co się powiedziało, to się już nie odpowiem. Słuchaj, wychwyciłem jeszcze jedną bardzo ciekawą rzecz, którą powiedziałeś jakieś dobre 15 minut temu. I to też mnie zainteresowało, bo ty powiedziałeś coś takiego, że w zależności od tego, jak się kto u was zatrudni, że jest tam pełny etat, pół etat, to jak to działa dokładnie? Że co, ja wiem, że będę mniej jeździł, to co, zapiszę się u was na przykład, no, zapiszcie mnie na pół etat i jeżdżę na przykład tam jakieś wymagane godziny co do pół etatu, czy tak to mam rozumieć, czy macie jakiś inny system? Składając wniosek o przyjęcie do firmy, jest tam jedno pytanie, jaki etat się wybiera. Może jest tam etat od 1.7 do 7.7, czyli że jeździ się codziennie, albo jeden dzień w tygodniu, albo na przykład 7 dni w tygodniu. Jeżeli ktoś ma czas i ochotę i chęć. No i w zależności oczywiście od tego, jaki etat się wybierze, tyle służb dostanie na dany tydzień w grafiku. Jeżeli ktoś na przykład wybiera 1 na 7, no to może to potem jeszcze sobie wybiera dni, w jakich chce jeździć od poniedziałku do niedzieli. Bo na przykład niektórzy mają czas na takie rzeczy tylko w poniedziałek, no sobie wybiera, że chce dostawać służby tylko na poniedziałek. Ktoś ma czas na środę i czwartek, to wybiera, że chce jeździć 2 na 7 i dostaje służby na środę i czwartek. No dobrze, a jak na przykład zadeklaruje się na jakiś ten
konkretny etat u was i nie jestem w stanie się wyrobić w tym etacie, bo na przykład mój pies dostał ciężkiego przypadku biegunki i muszę z nim wychodzić częściej na podwórko niż zazwyczaj. I co wtedy? Czy ja ponoszę za to jakąś karę? Nie wiem, wklejcie mi bombę, że nie stawiłem się do pracy, czy co? Każdy kierowca od momentu rozpoczęcia grafikowego kursu, czyli na przykład jak zmiana A zadania 10.03 strzelam rozpoczyna się o godzinie 5, to ma 48 godzin od tej godziny na zdanie raportu. Jeżeli jest jakaś sytuacja, że nie możemy zdać raportu, wiadomo, to jest tylko gra też, nie możemy mówić, że musisz to zdać, bo wszyscy umrzemy z tego powodu, to kierowca może albo wziąć urlop na żądanie w ograniczonej ilości, lub może poprosić o przedłużenie zdania raportu o kolejne 48 godzin. A na przykład na L4, można u was iść na L4, bo na przykład no, na kwarantannę mnie wysłali. No, oczywiście, że jest potrzeba nie tylko L4, to jest po prostu urlop wypoczynkowy. W dniu, w którym ma się kurs, można zgłosić jedynie urlop na żądanie w limitowanej ilości w zależności od wybranego etatu. Jeżeli jest to na przykład etat 1/7, to w miesiącu można zgłosić jedno na żądanie w danym dniu. Natomiast urlop wypoczynkowy można zgłosić dzień wcześniej już. Dobrze, to jest nielimitowane ilości akurat. Jeżeli ktoś na przykład wyjeżdża na 2 tygodnie na wakacje, to może sobie mieć 2 tygodnie. Jeżeli ktoś, nie wiem, komuś się na przykład, nie wiem, urodziło rodzeństwo czy cokolwiek, to on w zależności od uznania i potrzeb może wziąć tyle urlopu. Wiadomo, że to jest tylko gra. Trzeba pamiętać, no to nie jest praca. No to jest bardzo ważne poniekąd. No ktoś się może śmiać, ale to jest ważne, no bo są tacy, którzy na przykład powiedzą, no ja nie pójdę do V firmy, czy tam nie pójdę do VS-ki, bo to jest zobowiązanie, bo to trzeba jeździć, trzeba tam grafik robić. Co niektóre takie V firmy, VS-ki mają nawet urządzane tak zwane konkursy na najlepszego pracownika miesiąca, gdzie oczywiście jeżeli ty wyjeździsz najwięcej faktycznie, no i jest taka też droga, nie tylko to, że rywalizacji, a jeżeli w V firmie jest kilkunastu facetów, a faceci, no umówmy się, lubimy ze sobą konkurować i walczymy o tam jakiś konkretny tytuł motywacyjny tam pracownika miesiąca, to słyszałem, że tam V firmy, VS-ki, no V firmy oczywiście OMSI, VS-ki, ETS, ale ja tutaj pozwolę sobie połączyć te dwa środowiska i są nawet takie nagrody fundowane przez założyciela takiej V firmy dla tego, który zaangażował się robiąc tyle tam godzin w tej grze, nie? To takie rzeczy się zdarzają i to nie od dzisiaj. Czy wy takie coś macie? Taki system nagradzania, takiego bonusowania, o, ktoś strzelił sobie rekorda, trzeba tego chłopa wyróżnić. Jeżeli chodzi o same punkty czy kilometry przejechane, nie mamy konkursów na to, że przejedź na przykład 500 km w tygodniu, to dostaniesz XYZ. Jeżeli już robiliśmy konkursy i będziemy robić dalej, to robimy konkurs na najładniejszego screenshota z gry. Mianowicie ogłaszamy konkurs na kanałach, komunikatach na Discordzie, że w dniu do takiego i takiego dnia można przesyłać najładniejsze screenshoty z gier na konkretny kanał konkursy. Potem... Ale przepraszam, z gier ogólnie? Znaczy z mapy Opola, domyślę mówię. Z mapy Opola, jeżeli na najładniejszego screenshota, na przykład z jakimś autobusem, na jakiejś pętli, potem wybieramy najładniejsze zdjęcia, na przykład 4 i wysyłamy 4 znowu na kanał konkursy i potem bardzo często to sami kierowcy głosują, na które zdjęcie powinno wygrać i za to zdjęcie na przykład kierowca może sobie wybrać, nie wiem, jakąś ekstra personalizację albo po prostu dostaje dodatkowe punkty do swojego konta, dzięki czemu może szybciej wejść na level doświadczonego kierowcy albo zaufanego kierowcy i zdobyć kolejne autobusy. No trzeba przyznać, że konkurs na najpiękniejszy screenshot z OMSI 2 brzmi niesamowicie abstrakcyjnie. No bo to są autobusy, które wy już znacie. Mapa, na której wy często jesteście, więc ogólnie rzecz biorąc, wybór najpiękniejszego screenshota z tego hermetycznego projektu no jest bardzo odważnym pomysłem. Brawo, no w sumie gratuluję. Wiesz co, niekoniecznie jest to bardzo odważny pomysł, bo popatrz na to, że ludzka kreatywność nie zna granic. To jest pierwsza rzecz. Możesz zrobić miejsce albo screena z takiego miejsca, z takiej pozycji, na którego nikt nigdy nie wpadł, nikt nie o tym nie pomyślał, a ty wpadniesz na to pierwszy i jako pierwszy wyczaisz miejsce do screena na mapie, że jest to bardzo fajne miejsce. A na przykład kolejną rzeczą jest to, że
każde zdjęcie jest niepowtarzalne, chociażby ze względu na... Nie wiem, na przykład na porę dnia, w której się znajdujemy. Na przykład można zrobić, ty możesz zrobić zdjęcie z tej dziesiątki, którą zaraz gdzieś tam w jakimś miejscu, którą teraz jedziesz, a ktoś inny może zrobić z brygady linii nocnej zdjęcie autobusu ma na 47, nie? Coś mi się tu nie zgadza. Niby jadę po linii, ale coś mi się tu... Nie no, zgadza się, sobieskiego sołtysu. No ale zobacz sobie na te czasy, one są bim bam bom. Po pierwsze, helper jedno, pixel drugie, one są rozstrzelone te czasy. Różnica jest taka, że też, że sterownik, którym na razie operujemy, on nie bierze czasów, on nie ma czasu względem odległości położenia od przystanku jeszcze. Dopiero to będzie aktualizowane w kolejnych wersjach tego sterownika, tak jak jest w rzeczywistości, że on bierze opóźnienie na podstawie odległości od przystanku i czasu odjazdu. Ten sterownik bierze tylko opóźnienie od czasu składowego odjazdu. Czyli na przykład jeżeli miałeś odjazd, nie wiem, 15.14 z danego przystanku, to jeżeli jest 15.14, jest na przykład 15.15, to on ci będzie odliczał te minuty. W rzeczywistości ten sterownik jeszcze bierze odległość od przystanku, jaką się znajdujesz i prędkość autobusu. Więc to tak będzie wyglądało. Dobra, pobawię się dalej w symulatora rekruta. No przychodzę do was i na przykład mam takie dziwne pytanie. Słuchajcie, no kurde, no, będę u was jeździł tam jakiś czas na tej jednej mapie. No i teraz tak się zastanawiam, czy... ja tutaj na Wrubin chyba, nie? Tak. I teraz tak się zastanawiam, słuchajcie, czy ktoś... od was odszedł z tego tytułu, że projekt mu się znudził. Nie, na przykład ktoś wam powiedział, słuchajcie, no fajne, zajebiste z was chłopaki, ale wiecie co, myślę, że to kurwa nudzi jeździć cały czas po jednej i tej samej mapie, już mam tego dosyć, no ile że ja tutaj objeżdżałem już wszystkie linie, znam je na pamięć, już mam dosyć. Czy zdarzyło wam się coś takiego, że po prostu zwykłe pospolite znudzenie daną mapą, bo no to jest właśnie to, do czego ja nawiązuję ponownie, że V-firmy zazwyczaj siedzą na jednej mapie, na jednym projekcie, którego rozbudowują, nie? Ale ktoś może w końcu, wiesz, kurde, no chciałbym pojeździć gdzieś indziej, kurde, ale ta firma cały czas siedzi tylko na tej jednej mapie, no. Tak mi się to znudziło już, tak? Chciałbym może coś innego, wiesz. Jeżeli chodzi na przykład o V-firmy, no to tak zazwyczaj jest. Nie mówię, że tak jest wszędzie, ale tak zazwyczaj jest, tego co mi wiadomo. Ale na przykład jeżeli chodzi już o VS-ki, to tam zazwyczaj już działa to na takiej zasadzie, że ci, kto na przykład ktoś chce jechać za granicę, nie? Czy tam transport kabotażowy, no to tam jedzie sobie na Niemcy, jedzie sobie po Niemcach, albo jedzie na jakąś konkretną mapę, na przykład tam Francji, Włoch, czy tam jakie powstają i jest to jakoś tam wszystko połapane i jedno drugie usprawiedliwia, a nie wyklucza. Tutaj jednak, jak masz V-firmę, to zazwyczaj jeździsz z konkretnej zajezdni. Nie da się tego tak zrobić, że kurnia, no jesteś pracownikiem V-firmy działającej w Opolu, ale jedziesz pracować do Częstochowy, nie? To byłoby bez sensu, więc wy w V-firmach jesteście skazani na tą jednolitość. Czy zdarzało wam się, czy słyszeliście może o takim przypadku, że ktoś tupnął to wszystko i pojechał w Bieszczady, bo znudziło mu się na przykład Opole, nie? Czy takie, wiesz, takie z czystej ciekawości, nie? No to takie sytuacje zawsze się zdarzają i zawsze będą się zdarzać. Zdarzają się takie sytuacje, że na przykład komuś po prostu już się znudziło i mu się nie chce, albo po prostu, wiesz, zmieniło mu się trochę życie i na przykład wyjechał na studia i coś tam i też porzucił projekt, bo nie ma czasu, bo zaczął studiować, albo ze względu na awarię sprzętu też porzucił V-firmę. Różne są sytuacje, różne są powody. Zawsze ktoś ci będzie odchodził. W firmach w Eurotracku też zawsze ci ktoś będzie odchodził, bo mu się znudzi Eurotrack, bo mu się znudzi coś tam. Znaczy no wiesz, no tak jak ci powiedziałem wcześniej, VS-ki mają ten komfort, że VS-ce jest większy wachlarz, taki typowy VS-ce, jest większy wachlarz tej, żeby nie dostać tej monotomii, bo możesz sobie, a szef mnie wysyła na kabotaż, nie? Na przykład tam do Niemiec sobie, jeżdżę po Niemczech. Albo szef mnie wysyła za granicę, nie? Złapaliśmy kontrakt gdzieś tam, po prostu gdzieś tam jeżdżę sobie po mapie Węgier. Albo jeżdżę sobie po mapie takiej, to takie. VS-ki jednak mają ten niesamowity komfort
kabotażu, zleceń za granicą, a nawet są takie VSK, jest takich naprawdę sporo, gdzie po prostu przeniosły swoje firmy nawet do ATS-a, czyli do American Truck Simulator, i to jest wszystko uzasadnione i ma tam jakiś swój sens. A tutaj już tak nie za bardzo, no, zatrudniając się jako kierowca w zajezdni Opole, nie pójdziesz jeździć w zajezdni Częstochowa, nie? Wiesz, o co chodzi? To takie, ja wiem, ja rozumiem. To jest takie bardziej spolaryzowane tutaj, nie? Myślę, że na tym tle porównywanie VS-ek z Eurotrucka do OMS jest też średni. To nie jest pomysł. Porównywanie. Znaczy, w pewnym sensie jest porównywanie, tylko... jest to średni, wiesz, przykład. Ja to porównałem na to... znaczy, inaczej, ja to porównałem tylko po to, żeby mieć podstawę do mojego pytania. O, coś na takiej zasadzie, wiesz. Wiesz co, tu jest... różnica tego jest taka, że... jeżeli masz Eurotrucka i tak byś teraz byśmy weszli na przykład na Trackbooka czy coś tam, czy tam Virtua Speditora, jeżeli to jeszcze istnieje, już dawno się tym nie interesowałem w ogóle, nie? To jeżeli byś zobaczył ogłoszenia poszukujemy kierowców, to na większości plakatów zobaczysz to samo. W sumie, w sensie nie wiem jak teraz jest po autokontę multiplayer, znaczy STS wydał własny multiplayer. Natomiast większość plakatów to zawsze byłoby to samo. Poszukujemy kierowcę na zestaw tam, znaczy większość, nie będzie wszystkie, nie? Za zestaw taki i taki oferujemy grupę na Discordzie, firmowe malowanie, grupę no tak, na Messenger. To są pewne standardy, których nie przeskoczysz, nie? Tak, ale różnicą w tym wszystkim jest to, że praktycznie wszystkie V-firmy, znaczy wirtualne spedycje jeżdżą po tej samej mapie. Ewentualnie możesz przejść na różnicę i możesz jeździć po promocie. Na przykład, nie? Słuchaj, albo na przykład. Tak zapytam bardzo marginalnie, czy, bo nie wiem, bo widzisz, ja się, dzisiaj zaskoczyliście mnie tym, że powiedzieliście, że do OMSI jest modyfikacja na Skybox i naprawdę, powiem wam, no ile lat ja gram w OMSI 2, no wbiliście mnie w fotel tą informacją. Ja kuźwa długo gram w tą grę, ja pierwszy raz słyszę, że są modyfikacje na Skybox, jak babcię kocham. Zszokowaliście mnie. Ja widziałem, ale czy, ja widziałem. Ale czy jest coś takiego podobnego do Trackbooka tutaj dla OMSI? Nie. A, trochę szkoda. Właśnie ułatwiłoby to ludziom życie, aczkolwiek firmy bardzo często ratują się panelami kierowców. U nas mamy kolegę Mateusza, który nam tworzy właśnie panel do V-firmy i też już będzie to trochę bardziej zautomatyzowane. Zresztą wiele firm... inne firmy, które są na rynku polskiego OMSI, też mają panele i też jest to jakoś zautomatyzowane. Jedyne co wystarczy zrobić, to przesłać i praktycznie można powiedzieć, że w dużej mierze robota sama się robi. Jedynie co, to trzeba to potwierdzić lub znegować. Wiesz, no, jedna główna prawda też jest taka, że obojętnie czy ty jesteś w V-firmie, czy jesteś w VSC, to i tak najważniejsi są ludzie, z którymi ty to tworzysz, nie? To jest to społeczeństwo, które się buduje, ten social, nie? To jest najważniejsze. Każdej grupy. I to jest niesamowicie mocnym fundamentem, nie? To czasami możesz sobie po prostu przejechać jakąś trasę w ETS-ie, albo możesz sobie przejechać jakąś linię w OMSI i ty nic nie pamiętasz tej trasy, i jednej i drugiej. Ale żyjesz tym, że sobie siedzisz z kumplem i sobie gadasz z nim po prostu, nie? To jest właśnie to, co łączy wszystkie te grupy i te VS-ki i V-firmy. Coś niesamowitego. Tylko wiadomo, jedni mają większe możliwości poprzez zabawki temu towarzyszące, a drudzy mają troszeczkę tych zabawek, troszeczkę mniej. Dobra, biorąc dalej ten mój symulator rekruta. Podłapałem, wcześniej powiedziałeś coś takiego, bo uwierz mi, słucham Ciebie bardzo rzetelnie. Podłapałem coś takiego, Ty powiedziałeś o jakimś systemie punktów, że za każde rozliczenie zbiera się tam te punkty. No i teraz pytanie brzmi, a na cholerę mi te punkty? Co ja mam z tego, że uzbieram te punkty? Czy te punkty, no nie wiem, sumują się i tam dają mi jakieś profity? Czy to są punkty, które gdzie są na jakiejś, nie wiem, oficjalnej tabeli zasług pracowników V-firmy, kierowców V-firmy? Czy to buduje mi jakiś prestiż, szacun na dzielnicy? Czy dostanę za to darmowy zestaw frytek, no nie wiem, albo na miesiąc Netflixa? Co mi to da? Bo wiesz, chodzi mi o system motywacyjny. No to tak jak wspominałem, u nas są trzy rangi, jakie można dostać tak ogólnie, nie licząc rang zarządowych typu dyspozytor właśnie. To jest
kierowca, czyli podstawowa, doświadczony kierowca i zaufany kierowca. Żeby dostać kolejną rangę, na przykład doświadczonego kierowcy, to trzeba zdobyć określoną ilość punktów i raportów. Ja nie pamiętam dokładnie, ile tego jest, bo ja się awansem kierowców nie zajmuję, to się zajmuje osoby z działu kadr, między innymi Kaczka i kolega Mateusz, który tworzy panel, oni się tym zajmują oraz pomagają w tym dyspozytorzy. Za każdy 1 km przejechanej trasy jest jest jeden punkt. Dodatkowe punkty są za wykonanie na przykład kursu zwolnego, za jazdę w kursie nocnym, czy za nie wiem, za przejazdy techniczne, łącznie z wykonanie całej brygady, są dodatkowe punkty i im więcej tych punktów zdobędziemy za jeżdżąc, tym szybciej zdobędziemy kolejną rangę, a co za tym idzie kolejne autobusy oraz na przykład możliwość wzięcia starego autobusu, czy wymiany autobusu na inny, na nowszy model. No dobrze, no to w takim razie to dużo mi wytłumaczyło, a idąc w drugą stronę, jakieś stażówki macie? No bo ja z początku tak zinterpretowałem, że to, że macie taki driver, że to jest stażówka. Tutaj okazuje się, że ktoś, kto jest długo, może zrobić mniej punktów poprzez jazdę, może mieć mniej tych punktów niż jakiś tam nowicjusz, jakiś żółtodziób, który chce się wykazać w waszej firmie, nie? I on będzie mieć szybciej tą rangę tego najlepszego kierowcy niż taki, kto siedzi u was miesiącem. Ona stażówka, ona nie jest określona oficjalnie w regulaminie PAU firmy. Jest to zachowane na zasadzie plus i określona ilość punktów, raportów plus zgoda zarządu. Mianowicie, że rangę doświadczony kierowca po zdobyciu punktów, tam przejechaniu odpowiedniej ilości kilometrów, czyli zdobyciu określonej ilości punktów i złożenia określonej ilości raportów, może zdobyć każdy. Wystarczy, że po prostu to przejedzie, to dostaje z automatu dostęp do pobierali dla doświadczonego kierowcy, dostaje nowsze wersje manów A30 i deskorolki tak zwane, czyli many A36. Natomiast autobusy od zaufanego kierowcy, czyli Solaris Urbino czwartej generacji, czy Midiki, czyli many A47 oraz many A23 przegubowe, dostają kierowcy rangi zaufani, którzy muszą przejechać nie tylko odpowiednią ilość punktów kilometrów, to jeszcze muszą mieć zgodę zarządu na to, żeby na tą rangę wejść. Żeby nie było to właśnie tak, że komuś się coś należy z automatu. Mhm. Tylko żeby... bo wiesz, tak naprawdę to większość tych rang możesz zdobyć w ciągu miesiąca. Wystarczy, że po prostu jeden tydzień przejeździsz tam, wiesz, na przykład po całe brygady po 8 godzin, to nabijesz odpowiednią ilość kilometrów, a potem będziesz robił po jednym kursie i nabijesz odpowiednią ilość raportów, nie? I już byś wymagania spełniał, więc żeby zachować sobie taką deskę ratunku przed takimi sytuacjami, że ktoś sobie też pójdzie po zaufanego kierowcę i też mówię z Ceylunara, też zachowaliśmy sobie zgodę zarządu. A czy są u was w waszej V-firmie gadżety do nabycia? Bo słyszałem o takiej V-firmie, która ma podkładkę pod mysz z logiem tam tej V-firmy, kubeczek, smyczkę, takie worki jak na kapcie do przedszkola. Wiesz, takie, no to wiecie, no są ludzie, którzy naprawdę na takie rzeczy patrzą, ale są nawet kolekcjonerzy, którzy wędrując z VS-ki do VS-ki, urozmaicając sobie życie, zbierają takie fanty, nie? Czy coś takiego macie? Znaczy, my tego nie mamy w opcji do kupienia, że jakiegoś ilość punktów, bo jest taka firma, która właśnie coś takiego ma. Z tego co wiem, to chyba Warszawa, ale my to mamy w opcji personalizacji. Mianowicie, jeżeli już masz możliwość wzięcia z tego autobusu do siebie, czyli na przykład, nie wiem, strzelasz, że chcesz mieć autobus o numerze 527, zgłaszasz wniosek zostaje pozytywnie zaakceptowany, bo tego autobusu na przykład nikt nie ma lub właściciel pierwszy tego autobusu się zgodził, że chce z tobą jeździć, to możesz złożyć wniosek o wykonanie personalizacji lub jeśli umiesz samemu wykonać personalizację. Jeżeli samemu wykonasz, to musisz nam przesłać, żebyśmy wgrali ją potem jako aktualizację do wszystkich autobusów lub poczekać, aż
mechanik wykona taką personalizację i możesz mieć na przykład na kabinie folię naklejoną lub, nie wiem, flagę Polski wywieszoną, zdjęcie, nie wiem, jakiegoś samochodu, który lubisz, cokolwiek. A to, o czym ty teraz mówisz, to są te całe aftary w tych autobusach, gdzieś tam coś dopisuje, coś tam się, to jest to? To o ten system to się opiera, czy to jest jeszcze coś innego? Jeszcze raz musiałbyś zrozumieć, nie zrozumiałem to bardzo. Kurde, ja nie wiem, jak się to nazywało. Aftary, jakoś takie coś, co się dopisywało. Kiedyś spotykałem się z takimi modyfikacjami z autobusu, że jeżeli to chcesz mieć w autobusie, to się tam coś dopisywało do linii definicji tego autobusu. Nie, pewnie wiesz, o co mi chodzi. Nie. To są tworzone zupełnie nowe modele rzeczy, nie wiem, na przykład ktoś chciał mieć świeżaka w autobusie, to się takiego świeżaka modeluje, on sobie sam modeluje i sobie stawia na przykład po prawej stronie kabiny, nie? Albo Kasper, na przykład ty wiesz, o czym ja mówię, czy nie? Właśnie nie bardzo, ja wiem, o co chodzi. Setwary, no byłem gdzieś tam blisko myślą, ale wiesz. Teraz szukałem tego terminu po końcu języka, nie, ale skapłeś się o to. Znaczy, ale to nie jest na takiej zasadzie, to jest jeszcze coś innego. Znaczy, to jest taka totalna indywidualna personalizacja. Fizycznie te personalizacje tworzymy prezes na setwary i mechanicy tworzą na setwary, bo jest po prostu łatwiej, bo tworzy się to ogólnie bo to jest wszystko postawione na jeden autobus, tylko on ma różne tekstury, wiesz, hashtag 525, hashtag 527 i tak dalej, i tak dalej. I to się po prostu, wiesz, na przykład kierowca z 506 chce mieć świeżaka gruszkę, to po prostu się tworzy mu tego świeżaka, dopisuje mu się do setwaru i po prostu jest to jako personalizacja 506 i to jest tworzone osobno na setwar. A to wyście i tak to fajnie tutaj ogarnęli, bo muszę was za to pochwalić, za tą pomysłowość, bo no ile ja tam z V-firmami nagrywałem, chyba z 2-3 odcinki, ale wy jesteście pierwszą taką, która wykorzystuje sprytnie skrypt gry opierający się o to, że wpisując w miejsce tablicy rejestracyjnej, masz jakiś gadżecik tutaj na deskę rozdzielczą, czyli tą rozpiskę. Nie jesteście pierwsi. Znaczy, wy jesteście, to może inaczej to powiem, wy jesteście pierwsi, na których ja trafiłem, że takie coś stosuję. Ojej, ja inne to chyba firmy, zbyt pas zająłem. To jest podpatrzony pomysł, że tak powiem. Podpatrzony, czyli to nie jest wasz autorski pomysł, ale powiem ci, spodobało mi się to. Macie jakieś inne, znaczy na pewno macie kilka tych kodów, nie? Tam, bo ja cię używałem na przykład tam taki, no nie będę mówił na głos, ale pewnie macie tam ich więcej i macie więcej tych feature'ów do wnętrza. Wnętrze i kursówka, o czym ty mówisz, czyli rozkładówka dla kierowcy, żeby wiedział, jak jechać i po jakich liniach, to są dwie różne rzeczy. Znaczy nie, w sensie mi chodzi o to, że tutaj ja miałem akurat to, co przybliżyłem na tej szybie, nie? Po lewej stronie. To była rozpisówka taka. No ale na przykład pod ten numer ty możesz wpisać tam cokolwiek. To nie musi być rozpisówka, to może być plakat z gołą kobietą, albo to może być, nie wiem, wezwanie do kościoła, albo wezwanie, nie wiem, do czegokolwiek. To jest... Cokolwiek to może być. Znaczy, no to jest kwestia po prostu, to jest po prostu plik graficzny. To jest po prostu plik graficzny i to, co sobie tam wgrasz w odpowiednim rozmiarze, to ci się to wyświetli, to nie jest żadna filozofia wielka. Po prostu my za te kursówki są robione jako plik graficzny, odpowiednio przygotowany, żeby była dwustronna i tyle. I po prostu wybierają... Ale powiem, że jest to szczwany pomysł, no bo zazwyczaj tam wpisuje się tablicę rejestracyjną i ona pokazuje się w określonym miejscu na modelu autobusu i ktoś gdzieś tam, obojętnie czy wy tam jest, no powiedział, że wy nie jesteście autorami tego pomysłu, ale ktoś nieźle co sobie to rozkminił, że halo, no... Kto powiedział, że to musi być tablica rejestracyjna? To może być na przykład to i to. No i se to wykorzystał do tego, nie? Także to też trzeba mieć pomysł na wykorzystanie pełnego potencjału w wachlarzu mocno, jakby nie było, jednak pod kątem anatomicznym chciałem powiedzieć, tej gry, to jednak ktoś wpadł na taki pomysł, żeby to wykorzystać w taki sposób. No tutaj podoba mi się to, że ktoś się za to... Czy ktoś to wykorzysta w taki sposób? Ja w przypadku waszej V-firmy pierwszy raz na takie coś trafiłem i spodobało mi się to. No nie przypominam sobie, żebym to miał w przypadku jakiegoś innego autobusu, którym jeździłem do tej pory. Bo to bardzo łatwe, bo generalnie w normalnych mapach, jeżeli masz takie do użytku, to ci nie jest potrzebne, bo najczęściej masz po prostu
każda linia to jest osobna brygada i tyle. U nas masz bardzo wiele brygad łączonych. Na przykład jeździsz raz 10, a potem masz jeździsz 21, albo odwrotnie, masz brygadę 2101, ale masz tam kursy 10, nie? I to po prostu, żeby było wiadomo, kiedy masz zrobić przejazd techniczny na inną pętlę, bo u nas jest jak w realnym Opolu bardzo dużo łączeń linii. A powiedz mi, słyszałeś może o jakiejkolwiek V-firmie? Może nawet wy stosujecie, bo wiadomo, no w Multiku tutaj nie pograsz, nie? No ale jest taka możliwość, jest te DLC, całe ten cały, wiesz o czym ja mówię, ja teraz tytułu nie pamiętam, ale jest ta taka zajezdnia, gdzie tam wirtualnie można sobie przynajmniej w tej zajezdni tam gdzieś pojeździć autobusami. Czy jakakolwiek firma z tego korzysta, czy ktokolwiek z tego korzysta? Nie słyszałem, żeby w ogóle ktoś z tego korzystał. Ja to raz zainstalowałem, jak to było nowością i kurwa, całe OMSI mi w pizdu się rozleciało. Musiałem siedzieć dwa dni i wszystko łatać, no jaki ja byłem wtedy wkurwiony, nie macie pojęcia. Ja nie wszystko mi się posypało, tylko... wszystko. Ja nie słyszałem, że w ogóle ktokolwiek z tego korzystał dłużej niż 5 minut, więc... No tak z ciekawości, nie? No bo... Kurde... Szkoda tak, wiesz, nie? To... Że nie ma takiego multika, gdzie sobie pojeździć to jak z kumplami, po prostu tymi autobusami, nie? Minąć się gdzieś tam na linii i poświecić sobie światłami. Jedynie co, to takie coś możemy zrobić w tym plastikowym Bus Simulator, nie? 16, jest... 21, chociaż ten 21 to też jest takiego... Disneyland. Prawda jest no, za mało powiedziane i to nawet nie chodzi o grafikę. To, co tam się dzieje w tym Bus Simulatorze, to jest jakieś... Ty, ale on był bardzo często łatany, a teraz tak jakby przestał być łatany, nie wiem, coś... Pogniewali się na ten produkt, porzucili go, czy co? Prawo będziesz jechał. Wiem, tylko ja tutaj na cwaniaczka, wiesz, tutaj chcę. Dobra. O. Znaczy, generalnie Bus Simulator to jest, jeżeli chodzi o sam produkt, to on ma tyle dziwnych rzeczy, albo jakichś niezrozumiałych, że to jest... Gra dla dzieci, nie oszukujmy się. No tak, ale jako jedyny ma tą opcję, że możesz pojeździć sobie w multiku. Nawet Fernbus nie ma czegoś takiego, że sobie jedziesz na dwa autokary z kumplem do jednego miasta, nie? Na jakąś imprezę na przykład, do Luksemburgu, jak to u mnie raper, jał, na tylnej kanapie, ale no nie ma takiej gry, jak ten nieszczęsny Bus Simulator, w którym możesz z kumplem sobie pograć, że albo ty prowadzisz, kumpel jest kobuchem, albo jedziecie na dwa autobusy. No, no i... słuchaj, jeżeli chodzi o te uniwersum, no to o ten segment gier, no to Bus Simulator, czy nam się podoba, czy nie, jest kuźwa number one. No, trudno, bardzo mi przykro. To jest jeden z tych dwóch powodów, który ja w tej grze mogę powiedzieć, że to jest na plus. To jest multiplayer, a drugą rzeczą to jest tą stosunkowo ładnie wykonane większość modeli do tego symulatora, jak na przykład Mercedes Citaro. Ja nie mówię o fizyce ich działania, bo... ja tu dobrze jadę, bo mam... Tak. Dobrze jadę cały czas. Tak. Bo fizyka ich działania to jest... na przykład Citaro to jest jakieś nieporozumienie, co tam widziałem, pamiętam z tego. Jak grałem z Dandim, to ja przez zamknięte drzwi wypadłem z autobusu, pamiętasz? Ja pierdzielę. Co tam się działo? Ludzie kochani. Chłop mnie zostawił na środku ulicy, pojechał w pizdu. Ja biedna zostałam, bo kobietą grałam. Zostałam na środku drogi. Czy tutaj coś się klika, jeżeli ten, bo patrz, ja tutaj mam rączkę. Kursówki są dwustronne. Kursy w jedną stronę są po jednej stronie, a powrotne są po drugiej stronie. Aha. Tak jakbyś kartkę odwracał, nie? No szkoda, że nikt nie stworzył czegoś lepszego niż Bus Simulator w takim jakimś, kurde, naprawdę logicznym systemie multi. O, ja sam bym se pośmigał, powiem ci. No w tym Debasie była taka jakaś... Znaczy, wiesz co, no w Debasie jest tam zakładka, nie? Do multika. Ale ona jest nieaktywna. Może kiedyś będzie, to jest... produkt w ilu? 3-letniej fazie rozwoju? Cicho, to jest dopiero wczesny dostęp. To jest dopiero wczesny dostęp, nie czepiajmy się z tego. Ale ogólnie rzecz biorąc, mówię ci, ja szybciej tego Neoplana skleję, niż ta gra wyjdzie w pełnej wersji. Aczkolwiek no teraz wyszła linia 100, ja nią jeszcze nie jechałem, ale czekaj, ja tutaj jadę w którą stronę? W prawo. Na pewno w prawo? Tak.
Prosto przyjechał. No bo ja przypominam, że ja wracam z powrotem na tą Świerklanską, nie? Nie, na Drobiarską. Jezus, Drobniarską, tak, na... kojarzy mi się to z kurczętami. Patrz, miałem wątek i sobie go straciłem. Co ja tu miałem powiedzieć? Patrz, po końcu językami to teraz lata. Co za chłop? No kurnia, o czym ja mówiłem przed chwileczką? Zanim straciłem trasę i tak to jest. Człowiek miał coś na myśli i se mu to ucieknie, bo trasę. Się zastanawiam nad trasą. Aha, o tym debasie mówiłem, nie? No ta linia 100, która teraz wyszła i to jest trasa na pół godziny i to jeszcze pewnie gdzieś tam... Nie wiem, ja jeszcze po tej linii 100 nie jechałem, ale już słyszałem takie sygnały, że jest to linia, która biegnie po linii, po której już jechaliśmy, także na trochę lipa. No i też czeka się na jakiś porządny symulator tramwajów. No tutaj OMSI 2 pozwala sobie tymi tramwajami tu i ówdzie na mapach pojeździć. Aczkolwiek wy nie tramwajowi, wy tylko autobusiarze. My tylko autobusiarze, bo my tramwaju w Opolu nie czytamy. No wy w Opolu tramwaju, ajajajajajajaj. Gwałtowne hamowanie, ale nikt tutaj nie narzeka, że kartofle w orze, chociaż dzisiaj jedno narzekanko było, zaraz na starcie, a tak to już ta biedna kobieta dostała stallaciem i wszyscy siedzą cicho w tym autobusie. Także no, ja zawsze mówiłem, że pasażerów trzeba sobie wytrenować. Zawsze to mówiłem i bierzcie ze mnie przykład. Dobrze, co byś mógł powiedzieć jeszcze o waszym systemie V-firmy? Bo ja mogłem coś pominąć w pytaniach, o coś nie dopytać. Co byś jeszcze tak mógł szerzej powiedzieć o waszej V-firmie? Właściwie to ja nie wiem już, co więcej mogę powiedzieć, bo jedyne jeszcze chyba, co mogę powiedzieć, to, że na przykład na brygady nocne też nie może wejść każdy, kto chce. No tak, no w sumie autobusy nocne to nie jest taki ruch jak w ciągu dnia, nie? Też, ale też chodzi o to, że brygady nocne są obsługiwane głównie przez autobusy dostępne od zaufanego kierowcy, więc głównie zaufany kierowca tylko może na nich jeździć. Co to znaczy zaufany? Aha, ten profil. Najbardziej wtajemniczony. Tak, bo to są autobusy MANY, bo tam jeżdżą głównie MANY A47, które są stworzone przez nas na podstawie MANów A37 Sobola. Takich MANów publicznie nie ma wydanych praktycznie. Tam może był chyba jeden model, ale teraz też nie jestem pewien. W każdym razie jest to głównie model stworzony w wersji opolskiej, jest przystosowany praktycznie w 100% do wersji opolskiej tych autobusów, które są w Opolu. Mamy takie trzy sztuki, od numerów 305 do 307. I tak to poza liniami nocnymi kursują jeszcze na liniach szkolnych. A Sobol to u was jest kierowca? Przyjaciel firmy. Przyjaciel firmy, czyli nie jest zobowiązany do kursów? Nie. Po prostu użycza wam swoich modyfikacji, ewentualnie modyfikuje swoje modyfikacje. Tak, my z nim siedzimy, to jest nasz kolega. No to proszę pozdrowić Sobola ode mnie oczywiście. Pozdrawiamy Sobola. No, bądźesz pozdrowiony. Mówiłeś, ilu u was w sumie jest, bo może ja nie pamiętam, albo nie dopytałem. O nie, tego nie mówiłem. Ilu u was jest? Duża z was grupa? Duża... Ciężko mi jest określić. Mamy tak... Około pod 100 osób dochodzimy na serwerze, plus minus. 100 osób?! Wow! W sumie na serwerze, z czego to jest tak kilka, dokładnie zaraz jest nas, powiem, no jest nas... Na serwerze jest nas w sumie 80 kilku, no to jak miałem pracowników, będzie tak z 70. Ale to jest imponująca... To jest imponująca suma! To jest imponujący wynik. Ja tak słyszę o V-firmach, o tych, tak wiesz, 30, 40, ale aż 80? Wow, no, szapoba. No to fajnie, to naprawdę fajnie, czyli rozumiem, że wesoło na Discordzie, jak tak na audio wejdziecie.
siedzi przeważnie stała grupa ludzi, reszta po prostu pisze na czacie itp. itd. No wiesz, tak, nie każdy lubi tam przez ten mikrofon się udzielać, nie? To wiadomo, nie ma tam obowiązku żadnego, żeby ktoś siedział na Discordzie głosowo. Ktoś ten siedzi, kto nie, ten nie, nie? No najważniejsze, żeby każdy spędzał w tym środowisku czas w taki sposób i w takiej wolnej chwili, a nie pod jakąś presją, jak lubi, jak mu jest tam po prostu wygodnie, nie? Pewnie też będą jakieś osoby, które pewnie w ogóle na tym tam nie na tym polega tak gra. Grają sobie, nie? Na tym polega gra. Trzeba czerpać z niej przyjemność, a nie żeby to był kolejny obowiązek. No wiesz, no różnie to bywało, no słyszałem o różnych przypadkach, naprawdę. Znaczy może nie z, tutaj z środowiska V-firm, ale VS-ek. Że na przykład konwoje obowiązkowe, raz tam w tygodniu, nie? To jest tak, obowiązek, to musi być, koniec i kropka, nie? Tak, takie zagrywki są bardzo, były bardzo częste kiedyś. Nie, no tak nie powinno być moim zdaniem, to jest chore. Znaczy ja pamiętam, jak kiedyś czytałem regulamin jakiejś wirtualnej spedycji, ale już nie pamiętam jakiej, że jeżeli się zrobiło jakąś dziwną sytuację, to nawet się dostawało zakaz grania w Eurotracka. A niby jakby ktoś mi miał to zrobić, zakazać grać w Eurotracka? Po prostu mówi ci, że nie możesz odpalić tej gry, nie? I po Steamie patrzy, czyli liczba godzin się zmienia, nie? Ty chyba se... Nie, tego akurat nie słyszałem. No niech by tylko ktoś spróbował mi zabronić grać w Eurotracka. O Boże. To coś mi się wydaje, żeby tam bomby kasetowe już poleciały. Dobra. Czyli ogólnie, no bardzo poważna z was, kurde, grupa, no 80 osób, to jest naprawdę imponujące. Już mnie normalnie zaimponował. No i kurde, no powiem ci, gdybym grał tylko w OMSI 2, to bym się może zastanowił, żeby nie dołączyć, no ale to wiadomo, no to trzeba być ukierunkowanym na stricte jeden tylko tytuł, no a ja jestem, wiadomo, ukierunkowany na tych tytułów kilka, nie? Prawda. Chyba wjeżdżam w tą taką bardziej, tutaj ja mam w lewo. Tak. No właśnie. Jak tam sobie robicie rozliczenia na zasadzie tankowania, bo... Tego nie bierzemy pod uwagę. W ogóle tego nie bierzecie, no ale autobusy... Nie, jedyne co się dla nas liczy, to przestrzeganie takich ogólnych narzuconych zasad, jeżeli jesteś do wyłapania, jak na przykład właśnie nieaktualne napisy kierunkowe na wyświetlaczach, albo na przykład ten CG, to jazdę zgodnie z rozkładem jazdy wyznaczonym. Nielegalne napisy na wyświetlaczach, w sensie... Nielegalne, nie nielegalne, tylko nieaktualne. Jak na przykład to, o czym wspominałem, że jest napis, że do tej pory był napis Vitosa CH, a teraz mamy Vitosa CH Turawa Park. Aha, że nie ma spójności. Tak. No to ja tutaj mam niespójność w czasie, no ale to o tym mówiłem, nie? Nie, no spójność w czasie jest. No teraz patrz, się wyrównało dopiero, ale jak obserwowałeś od dłuższego czasu, to tu miałem 6, a tu miałem 5. Ja mam na Discordzie straszną pikselozę, więc nie ten, a tak jak ci tłumaczę, bo sterownik bierze no wiem, po prostu... No wiem, to już wytłumaczyłeś, to już to nie musi tak, się dlatego powtarzać, tak, spoko. Dlatego takie rozbieżności będą, zawsze, dopóki tego nie sprowadzimy do tego, że on będzie brał z aktualnej pozycji. Ogólnie bardzo przyjemnie się po waszej mapie jeździ. Także no nie dziwię się, że jest was 80, nawet gdyby 70 z was grała aktywnie cały czas. Mapka bardzo przyjemna, oczywiście no ma swoje też problemy, ale to nie są problemy wynikające z jakimiś błędami na mapie, że coś lewituje, że coś się prześwituje, że są dziury w mapie, że tekstury walczą o prawo do wyświetlania. Nie, tutaj czegoś takiego nie uświadczysz. Tu jest... problem, który występuje w każdej mapie, bo to jest OMSI 2, czyli lagi, które są głównie spowodowane doczytaniem scenerii, nie? Ale ogólnie, no, mapka przyjemna, bardzo fajnie mi się po niej jeździ. Z przyjemnością pośmigam sobie po pozostałych liniach, które tam macie, z wyłączeniem tych, o których mówiliście, że nie.
I cóż, znaczy, no. Ja nie mówiłem, żeby po nich nie jeździć. Jak najbardziej proszę po nich jeździć, bo one po to są. Tylko chciałem, żebyśmy się na tym pierwszym nagraniu skupili na jakiejś realnej linii. No dobra, no okej, zobaczę. I cóż, no powiem ci, przyjemna mapa. Dobrze oznakowana. Te znaki tutaj są bardzo... Znaczy jedynie, gdzie znaków mi troszeczkę brakowało, to tam już przez ten las jak jechałem, tam już pod tą samą pętlą, tam był las, okej, fajnie, świetnie, no ale tylko las był, nie? Chyba, że tam nie ma żadnego innego... Znaczy brakowało mi jakiegoś topowego znaku, uwaga na sarny, tam na dzikie zwierzęta czy coś w tym stylu, nie? Ale poza tym, no, bardzo fajnie. Tutaj wszędzie oznakowania są, helpery są intuicyjne. Jeżeli ja bym nie gadał i patrzał się tylko na nie, to nie masz prawa się zgubić. Także moim zdaniem bardzo fajny projekt. Dobra robota, chłopaki. I dziewczyny, jeżeli macie dziewczyny. Macie dziewczyny? Nie mam. O kurde. Kasperku, co tak tam cichutko siedzisz? Usnąłeś pewnie już. Nie, jeszcze nie. Jeszcze ci nie znudziłem. To powiem wam tak, fajna sprawa tak sobie w takim społeczeństwie, co prawda na swój sposób sterylnym, ale jednak macie tą rekrutację otwartą i zawsze można te środowisko no, rozhermetyzować w ten właśnie sposób przez rekrutację. Uważam to za fajną sprawę tak sobie jeździć. Na pewno ta mapa mi by się tak szybko nie znudziła. Potrzebowałbym chyba z dobrego roku, ale nie wiem, musiałbym chyba jeździć codziennie, żeby mi się to znudziło. I nauczyć się tych map, tych tras znaczy, na pamięć, nie? No bo zakładam, znacie to już na pamięć wszystkie te trasy. Wiesz co, pamiętaj, że ty nawet całej dziesiątki jeszcze nie zwiedziłeś. No ale jadę tą najdłuższą wersją tej dziesiątki. Najdłuższa wersja, ale jeszcze na przykład na elektrowni nie byłeś tą dziesiątką, albo na zajezdni tą dziesiątką nie byłeś. No jeszcze nie odcięli mi prądu, to nie miałem potrzeby. Inną z ciekawych linii, w sumie taką, która mi bardziej odpowiada z tych realnych, to jest linia 21. Też jest dosyć fajnie długa, pokręcona. I też czuć taki właśnie trochę wiochowy klimat tam, bo wyjeżdża też podobne tereny jak dziesiątka, nawet się przez chwilę łączą. No tutaj jest oczywiście taki fragment mapy, gdzie widziałem all lines, czyli oczywiście all, wszystkie linie. No ale to nie był zbytnio długi fragment tej mapy, gdzie te wszystkie linie się ze sobą łączą i czy chciał, czy nie chciał, to jedziesz danym powtarzalnym fragmentem mapy. No ale macie dużo z tego, co ty mi przesłałeś, z tego screenshota tej mapy, to tam widzę bardzo dużo indywidualnych macie tych linii, nie? Aczkolwiek tam widziałem, weź sobie teraz, przedstaw tą mapę, chyba że gdzieś tam masz pogląd na tą twoją mapę. Jak tam patrzałem na ten screenshot, to po lewej stronie, tak jakby na zachód tej mapy, mieliście taki tam jakby odcięty od całej mapy taki urynołek tej mapy. Co to jest? No nie ma tam połączenia z tamtym, bo to tak wygląda, jakby to było bez połączenia. O co chodzi? Aż muszę zobaczyć, o co chodzi, bo tak na pamięć tego wyrytego to ja nie mam. No, no było coś takiego. A nie, tam normalnie można dojechać, to są na razie najbardziej wysunięte na zachód nasze pętle, Pruszkowska Politechnika dla linii 7 i fikcyjnej linii 20. A wkrótce jeszcze linii 25 oraz pętla Dambłonia, która jest wariantowym końcem realnej linii 12. U nas jest to na chwilę obecną jeszcze stałym, jeszcze przez chwilę dosłownie, bo potem linia dostanie półfikcyjną pętlę, bardziej okolicznościową, ale u nas przez chwilę będzie stałą. Oraz jest to na razie stała pętla dla linii 17, bo ona ma wariantowe dłużenie do terenów, które jeszcze nie są gotowe. Oraz stała linia dla linii numer 8, właśnie też z tego powodu, że jeszcze nie mamy miejscowości Polska Nowa Wieś, Ochodze ani Wawelno, więc na razie to jest takie po prostu, żeby po prostu było.
Pewnie macie kilku kierowców autobusów z Reala, co? Nie, nie mamy jeszcze. Może kiedyś będą. Znamy kilku kierowców z Reala, ale nie jeżdżą u nas z Pokimem. Ja cię kręcę. Ale no potraficie zaskoczyć. No bo... To wiesz, w tym środowisku każdy ma jakichś znajomych, to niekoniecznie z... To, że ja mieszkam w Wolnie, znaczy, że ja znam tylko ludzi z Opola, to, że ktoś się mieszka w Szczecinie, znaczy, że znam tylko ludzi nie, w Szczecinie. Nie, nie, to nie, to wiadomo, no środowiska... to zazwyczaj są zbiorowiska z całej Polski, no, no umówmy się, tak? Ja też nie mam na kanale widzów tylko z Katowic, więc to jest oczywiste, no to nie, ja nie do tego piję. Ale zazwyczaj, no w każdej tej VSC, znaczy do tej pory, znaczy VSC, przepraszam, V firmie, no jest co najmniej jeden kierowca autobusu, nie? A tutaj na taką potężną grupę, 80 osób, ani jedna osoba. To szok. Znaczy na Discordzie mamy dwóch, aczkolwiek nie są to pracownicy, tylko nasi przyjaciele, koledzy. Aha, pewnie na bieżąco informacje, co tam ze świata, co tam z tego, nie? Z tego zawodu. Wiesz co, niekoniecznie. Jest znany, coś tego. Wiesz co, niekoniecznie. Aczkolwiek, owszem, też... aczkolwiek zgodzę się z tobą, że niekoniecznie, ponieważ mam kumpli kierowców, od których ni chuchu, niczego się dowiedzieć konkretnego nie można. W tej co, branży. To też nie chodzi o to, że my przychodzimy na serwer i non-stop płuczemy jedno, nie jakie miasto kupiło teraz autobusy, a które miasto ogłosiło teraz przetarg na coś nowego. My po prostu żyjemy i gadamy o wszystkim, poczynając nawet od polityki, kończąc na, nie wiem, na... Popie władny, jeszcze nie? Innym, nie? Ale chodzi o to, że w takich środowiskach człowiek sobie uzupełnia tą wiedzę. I uwierz tak. Mi, jest sporo ludzi, którzy dla tej wiedzy są na konkretnych portalach, bądź też tego przystanku nie obsługujesz. Nie? Jeszcze raz, co mówiłeś teraz? Tego przystanku nie obsługujesz. Nie, nie, ja teraz chyba będę w ogóle skręcał w lewo. Szlafak tak. Tutaj jadę. Już bym dostał karę, nie? Jakbym wam pokazał. Nie, dostał policjanty. Ile ja mam w ogóle jeszcze przystanków tak plus minus do końca? Bo mi się wydaje, że ta droga powrotna jest tak jakby trochę dłuższa, kurde. Jest dłuższa czy nie? Około 8 ci jeszcze zostało. Nie, jest taka sama. 8 przystanków jeszcze zostało? Tak. Chyba żartujesz. Nie. Witosa Osiedle, Witosa Szpital, Witosa Wygonowa, Witosa Centrum Handlowe, Wygonowa, Górna Wygonowa, Kolonijna Drobiarska, Kolonijna Drobiarska, Częstochowska Pętla, koniec trasy. Toż to ja jadę i końca nie ma tej trasy. Najdłuższy wariant. No ale nie najdłuższa linia, najdłuższa to jest, mówiłeś, na 21, tak? Nie, jest podobnej długości. Aha, podobnej długości. A najdłuższa linia to która? W Opolu mówi się, że 7 jest najdłuższa, z tego co wiem. Ale na waszej mapie? Wydaje mi się, że 10 w najdłuższym wariancie, na pewno 10 w najdłuższym wariancie jest najdłuższa, czyli tą, którą jedziesz. Aczkolwiek 7 też nie należy do krótkich linii. Bo to jest przejazd przez całą mapę dookoła. No tutaj niestety dostaję troszeczkę po FPS-ach. Ty, i górka jest, zwracam honor. Pod górkę jadę. Kurnia, co za chłop. Jedzie pod górkę. No ale... O, i szpital! I jest jakiś szpital. Tam wcześniej też był kościół, teraz jest szpital. Takie typowe smaczki. Tych. I macie bardzo fajne, co mi się podobało, co ja tam zauważyłem na jednym przystanku. No oczywiście ten system elektroniczny, nie? Z logotypem, fajnie to wygląda. Tablice SIP-u Pixela są realnie odzorowane. Tak, fajnie to, estetycznie to wygląda. No patrz, no kobita stoi na przejściu. No jeżdżesz, chłopie! Za chłop! Patrz, kobita stoi tutaj, jak widły w gnoju i nie ruszy się, ty. Titam ją. Ty, podziałało, ty widziałeś to? Prawdopodobnie się to zielone dla niej zapaliło.
A gdzie tam ona się wystraszyła mojego stallacia, chłopie, mojego titka? Mam te titadło. Kurde. Ja to działam, widzisz, ja umiem potrafić. Ja potrafię tutaj na kobietę wpłynąć, patrz. Porządny titek, porządna trąbka, już. Ty, kto to na mnie teraz trąbił? Kto się odważył? Może też na tą kobietę trąbił? Może być. I dojeżdżasz do jednej z 9 wariantowych pętli linii 10, jak dobrze liczę. Kiedyś to liczyłem, było 9. Okej, okay, a jak ja wam tutaj teraz streamuję, nie? Ten mój obraz, to wy to słyszycie z głosem, czy nie? Bez. Ale lipa. Myślę, że to z głosem słyszycie. Nie, bo niestety streamujesz z okna. Aha! No w sumie tak. No ale to dźwięki systemowe nie da się streamować? Dziwne. Da się, tylko musiałbyś przełączyć na okno OMSI2, a nie na ekran. I czekaj teraz tutaj, bo są 20 do jazdy niepodległej. Jedziesz przez centrum handlowe, więc jedziesz na rondzie prosto. Na rondzie jadę prosto. Tak. Właściwie są 30, bo to w zależności od wariantu. No i być to potem normalny. Bo jedna jedzie na Drobiarską bez Witosa Centrum Handlowego, jedna jedzie do Witosa Centrum Handlowego, jedna tutaj zawraca i rozpoczyna nowy kurs. Kacper, a zalewają was koncertem życzeń? A może by zrobił to, a może tamto, a może jeszcze frytki do tego? Kumple dokuczają takim koncertem życzeń? Czy po prostu są skazani na to, co wy zrobicie? Znaczy, no zdarzały się sytuacje, żeby zrobić jakieś takie pętle, ale no niezbytnio to robiliśmy w sumie. Czyli powiedz mi, czego chcesz, a ja ci dokładnie wytłumaczę, czemu tego nie dostaniesz. Często. No, często takie sekundy. Czyli rozumiem, taka ingerencja, znaczy, nie, a z czego to wypływa? Z jakiejś takiej niechęci, że nie? Czy raczej, bo mamy mapę realną i nie chcemy tutaj ubzdurzeń, które wykraczają poza real? Najczęściej z tego drugiego. Aha. Bo na przykład tereny, po których MZK Opole nie jeździ, czyli na przykład Suchy Bór i Lędziny, to są miejscowości, które rzeczywiście istnieją i są robione na podstawie podkładów Google Mapsa. Więc linie fikcyjne, ale tereny realne. W sumie tak, no to idzie nawet zrozumieć. To jest takie nawet no zrozumiałe, nie? No nie po to siedzisz nad takim projektem, o takim gabarycie, palisz te nerwy, palisz cierpliwość, wolny czas, żeby ubzdurzyć w jakieś rzeczy, które na tej mapie nie istnieją. No skoro się idzie w ten real, to niech ten, wiadomo, że tam te 10%, co wy mówicie, fikcyjne, no to są rozwiązania niemożliwe technicznie, nie? Czy tam? No niestety nie wszystko było tak jak byśmy chcieli, a niektóre te smaczki fikcyjne, jak na przykład fikcyjne linie 24 itp., to są to też głównie dla urozmaicenia, bo jakbyśmy dali tylko tu realne linie, albo chociaż ich warianty, to wiesz, zamiast kilkunastu linii byś miał kilka. To by ci się to szybciej przejadło. Coś, co mi się niesamowicie podoba na tych kocich łbach, na tych płytkach. Tutaj przystanek obsługujesz. Co? Tutaj przystanek przejechałeś. Ten? Tak, bo jak jedziesz na Drobiarską, to ten obsługujesz. Jasny gwint. Skąd mi to wiedzieć? Ty mi mówiłeś wcześniej o tym? Wspominałem. A, to widzisz, chłop przespał. A to tam co, nie zadziałałby ten? Nie, bo to są dwa różne przystanki. To jest przystanek końcowy dla autobusów, które dojeżdżają na Witosa Centrum Handlowe, jeżeli jako koniec trasy, czyli na przykład dla linii 18 i dla wariantowej 10 tutaj. I przystanki dla 10, które jadą dalej na Drobiarską. W sumie ma to tam jakiś sens. Ktoś tutaj w ogóle będzie wysiadał? Wysiadają człowieki. Wszyscy na zakupy idą, kuźwa, na kepsy. Ty się wracaj, ty idzie zaruby, nazot.
Na diecie żeś jest. No niewiele mi tutaj człowieków zostało. Ale autobusik, no to od razu widać, kto to robił, nie? Kurde, te siedzenia takie tutaj trzy, jakie fajne. Jak to fajnie wygląda. Tak z jednej strony komicznie, a tak z drugiej strony, no... Po prostu fajnie. O, autobusik świetnie wykonany. Dobra. Wiecie, która już jest godzina? Wy wiecie, że... Pierwsza w nocy. No, pierwsza w nocy jest, no. Dobrze, że ja sobie czas wygospodarowałem. Znaczy, ja sobie tutaj ustawiłem moją familię, nie? A oni ten wiedzą, że dwa i pół popołudnia poszły się kąpać. No ale tutaj się nie zatrzymuje. Tu już nie. Tutaj jak jedziesz na czarno wąs. Tutaj jak jedziesz, z tego przystanku jak jedziesz w kierunku centrum miasta, tam jak jedziesz z centrum miasta. Mi się wydaje, że ja sobie klikłem wtedy, co ta kierownica przestała mi być widoczna w grze. Mi się wydaje, że ja sobie klikłem gdzieś poza ekran z tym, z grą i kierownica mi się straciła, ale to tak nie mogło być też, bo wielokrotnie mi się tak działo. Znaczy w sensie, że klikałem gdzieś poza grą, gdzieś tam, nie? Ale kierownica jednak pomimo to działała, czy to nie będzie jednak to. Czemu wie, co to wtedy z tym było? Na który rok jest odzwierciedlenie tej mapy? Tu nie da się tego tak określić. Najczęściej na rok, na który były podkłady. Podkłady, bo na przykład, czyli? Podkłady, czyli... jak na kafel możesz nałożyć konkretną grafikę jakiegoś terenu, który chcesz odwzorować, dzięki czemu jest to 100% łatwiej. I na przykład obecna Pruszkowska Politechnika, która jest w Opolu, wygląda, jest po remoncie. My tej Pruszkowskiej Politechniki po remoncie jeszcze nie mamy, bo w momencie, kiedy była robiona, nie było jeszcze podkładów pod nową Pruszkowską, więc jest stara Pruszkowska Campus. Czyli istnieje jeszcze taka możliwość, że pół mapy jest tam na przykład na... No nie wiem, no strzelam datą, nie? No to tak z dupy te daty wyciągnę. Na przykład na, nie wiem, 95, a na przykład druga tam część mapy jest tam na 2020. Nie, nasz taki rozstrzał to nie, my tu bardziej mówimy o rozstrzale 3-4 lat. Drobiarska, to ja tutaj teraz w lewo na rondzie. Na rondzie skręć w lewo. No, powiem wam tak. Widać też, że mapa ma taką jednolitą jakość, że nie można powiedzieć, że mapę robiło kilka zespołów, a potem tą mapę połączyły, nie? I tu widać różnicę w mapie, że tu jest lepiej to zrobione, a tu gorzej, nie? Ma taką swoją symbiozę. Ma taki charakter, taki jednego projektu, taki sukces jednego ojca, a nie kilku. Chociaż kilku was nad tym siedzi, nie? Jejku, gdzie ta kobieta poszła? Na litość boską. No, chcieliście OMSI 2? To macie od razu na 3 godziny 37 minut. I cieszcie się tą chwilą, bo następny odcinek za kolejne pół roku, jak mi przejdzie. Chyba, że się do jakiejś V-firmy zaciągnę, ale to mnie by każda V-firma zwolniła z miejsca. Bo raz, że jeżdżę po bursztajnach, czy są kary za jeżdżenie po bursztajnach? To się w ogóle do tego przyznaje? Nie. No właśnie. Druga sprawa taka, że ja bym bardzo rzadko jeździł. U mnie to by musiało być... Tam mówiłeś, że 1/7 etatu tam jest chyba ta najmniejsza u was, nie? Jeszcze w sytuacjach skrajnych, że ktoś naprawdę nie ma czasu, to dopuszczamy etat kursy z wolnego. Czyli na ogół taka osoba ma opisywany grafik wolny i w momencie, kiedy uznaje, że ma czas, to może zgłosić chęć do planisty i wtedy przyznawana mu jest jakaś zmiana. Ta 1/7 to jest jeden dzień w tygodniu. W tygodniu, tak. No to ja bym...
to ja bym musiał mieć jedna, no nie wiem, 150 któraś. O kurde. Chociaż nie, jakbym miał już mapę wgraną, to nie byłoby tam żadnego. Znaczy mnie strasznie zniechęca w OMSI 2, jak te mapy muszę wgrywać. Zawsze mnie to stresuje, co będzie na biało, co nie pyknie, co trzeba szukać, a idzę. To mnie zawsze tak, no to mnie zdecydowanie odtrąca, nie? Ale co innego jest, jak masz już ten projekt wgrany, masz na pewno wszystkie pliki, to jest inaczej. To aż z uśmiechem na gębie podchodzisz, grasz dalej, nie? Nie, no to jest zupełnie inny komfort gry. Umówmy się. Ty, Ewo, na jakim etacie pracujesz? Przyznaj się. Ja już na etacie z kursy z Bolnego. Czy opierdzielasz się? Wiesz co? Można tak powiedzieć. Aczkolwiek ja już tyle przejechałem kilometrów na tej mapie, że jeszcze jeżdżąc autobusami, znaczy jako pasażer oczywiście, w realu, to już wiesz. No ale chwila, no to jest twoja pasja. Która jest... Pasja jest, tylko da że się już... pasją znudzić? Znudzić ja może nie. Nie, bo ja nigdy czegoś takiego nie doświadczyłem. Wiesz co, znudzić to za dużo powiedziane. Da się przejeść w pewnym momencie. I że czasami trzeba ja czasami często odczuwam taki moment, że ja się przejadam. W sensie, już kiedyś potrafiłem jeździć codziennie po kilkanaście kursów. Teraz już tak nie potrafię. Pomijając fakt ze względu na brak czasu i trochę na zmianę trybu życia ostatnim czasem, to też ze względu na to, iż po prostu wolę sobie zmniejszyć tą przyjemność, ale dalej czuć z niej satysfakcję, niż żeby po prostu w końcu powiedzieć, że się wypaliłem. No między innymi z tego tytułu, zamiast w pewnym momencie jeździć, robiłem na nowo wszystkie tablice kierunkowe do Opola. I to na podstawie realnych tablic. Chodziliśmy po kierowcach, prosiliśmy albo złapaliśmy jakiś konkretny kurs i robiliśmy zdjęcia autobusom, żeby odwzorować te wyświetlacze kierunkowe, co masz. Jak najbardziej się da. Ale fajne są, mi się podobają. Moim zdaniem wykonaliście kawał solidnej roboty z tymi wyświetlaczami. Dziękuję. Jeżeli na przykład mieliśmy jakiegoś znajomego kierowcę, to nie miał kończenia, to prosiliśmy go, żeby wyświetlił, albo na przykład jeżeli jechał jakiś akurat kurs, którego jeszcze nie miałem zrobionego, to szybko robiłem zdjęcia telefonu, żeby mieć to odzorowane, czy jest na przykład pomiędzy literami 2 piksele odstępu, czy 1 piksel odstępu, jaka czcionka, czy wysokości 16, czy wysokości 14. Ty, w realu w tym miejscu faktycznie jest przystanek? Tak. Kto to kuźwa wymyślił? Ja cię kręcę. Czy ktoś bardzo w ogóle... często. Czy ktoś w ogóle bardzo... bierze jakieś przepisy BHP czasami, umiejscowiając te przystanki? Na zakręcie, kurde, 90 stopni przystanek ci dadzą? Wiesz, to jest też strefa 30. Ja cię kręcę. Ale bardzo często się tak dzieje, że jak autobus jest już w tym momencie jest pusty, to kierowcy nie dojeżdżają do końcowego przystanku tam 300 metrów dalej, tylko żeby nie korkować ruchu, to oni stają tu na parkingu. I oczekują tą przerwę, bo to są czasami długie przerwy, czasami nawet po 40 minut. No to u nas by to nie przeszło, chłopie. Nie ma takiej opcji, żebyś tyś miał u mnie gdzieś w mieście wolny parking. No tu są obrzeża miasta i tu są zakłady drobiarskie. I ta pętla też tutaj tak wygląda jak u mnie, jak tutaj w grze, tak? Tak, po prostu słupek przystankowy i ulica. No. No to trochę kierowca tutaj ma ten, nie? Może do zgryzienia jakoś tutaj wywinąć. Gdzie on tutaj zakręca? Nie, tam nie gdzieś... zakręca. Aha, nie zakręca, bo on jedzie... Tak, bo na tutaj właściwie... Bierze. Tak, naokoło. Tak. Tak, no. No powiem, bardzo fajna, przyjemna mapa. Przynajmniej na tej linii 10. No, nie, oczywiście nie ocenię mapy z perspektywy... No wszystkiego, no bo ja tylko po tej linii 10 dopiero będę sobie śmigał po tych pozostałych liniach. Także spodziewajcie się tam jakichś odcineczków jeszcze z tego projektu. Natomiast no po tej linii 10, no bardzo mi się spodobało. To, że są takie klimaty urozmaicone gdzieś tam poza miastem, gdzieś tam w mieście,
miasto to nie jest jakaś typowa, jakby sobie każdy skojarzył, to musi być wieżowce, metropolia nie wiadomo jaka, budynki, drapacze chmur. Tutaj to miasto jest troszeczkę w innej definicji, aczkolwiek pod kątem, wiadomo, administracyjnym jednak miasto. Zupełnie taka, wiesz, taka przyjemna mapka. Oczywiście tam to, co powiedziałem wcześniej, czyli nie zauważyłem, żeby gdzieś były jakieś prześwity, żeby były jakieś tam niedociągnięcia, żeby tam jakaś tekstura nie dochodziła do swojego punktu zaczepu z drugą teksturą, czy tam to, co mówiłem też wcześniej, że tekstury nie walczą o prawo do wyświetlenia w pierwszej kolejności, nie? Także no, jakieś tam typowe problemy z OMSI, czyli białe pojazdy, no to wiadomo, o co chodzi. To już jest problem OMSI, a nie mapy. No i ogólnie bardzo przyjemnie się jeździ po tej mapie. No, kawał dobrej roboty tutaj wykonaliście, Kacper, wiesz? Między innymi. No, wiemy. Chyba, że tutaj też ty coś maczałeś palce w konstruktorze tej mapy, nie? Nie no, główną rolę to zawsze trzymał prezes, Kuba, drugi Kuba i oczywiście Kaczka, czyli Kacper. Są te cztery osoby, które robiły tą mapę, no i szacun dla nich, że to zrobiły. Mapa jest dalej rozwijana, więc to jeszcze jest, tak jak mówiłem, to jeszcze jest nieco ostatnie słowo ich. Czy no mapa widać, że jest zrobiona ze serduchem, to jest raz, dwa, no te dbałości tam, co ja powiedziałem, no... Nie, no wiadomo, no do mapy, jeżeli ona w realu jest taka, no to wiadomo, że nie zbudujesz na środku pola wieży Eiffla, bo ktoś sobie tak zażyczy, nie? Tak jak na przykład w ATS-ie marudzili, bo po Kalifornii jeździsz jedna wielka pustynia, no to kuźwa, co ty tam chciałeś, wesołe miasteczko na środku pustyni, no w sumie jest Las Vegas, no ale no ludzie kochani, no to wiadomo, że są jakieś pewne tam rzeczy, które jak się robi mapę realną, czy tam w znacznym stopniu realną, No to nie da się tutaj zrobić jakichś obzdurzeń, ale mapa naprawdę bardzo ciekawa, pomimo tego, że Opole nie jest taką metropolią jak Katowice. Jakby ktoś takiego czegoś się spodziewał, to tutaj takich typowych wieżowców nie ma. Gdzieś tam jakieś blokowiska były, ale no, nie na taką skalę. Dużo takich wiejskich klimatów, fajna mapa dopracowana. Plus do tego jeszcze modele Sobola. No czego tutaj więcej chcieć, no powiedz mi. No, jest to bukiet, taka wiązanka bardzo fajnych modyfikacji. Naprawdę można tutaj spędzić miło czas. A powiedz mi jedną rzecz, czy ten wyświetlacz tutaj na pewno się świeci dobrze tym herbacianym kolorem? Bo mi się wydaje, że zanim dostałem od ciebie te fonty, to numer mi świecił na biało. Świeci bardzo dobrze, nie mam jak... Jest, znaczy świecił się na biało, bo ty stawiałeś autobus 513, tak jak mówiłem, mam wyświetlacz, numer linii kierunku, numer linii jest wyświetlany w LED-owo RGB, a pozostała część napisu jest metodą klapkową. Ja sobie tutaj jeszcze zrobię coś takiego, że ja sobie zniknę wam na chwilkę, wyłączę sobie helper i od razu sobie śmignę wizytówkę. Żeby było ten. Chłopaki, słuchajcie, ostatnie minuty naszego spotkania. Kto z was czuje potrzebę, żeby kogoś pozdrowić, to macie na to szansę i okazję. Może oddam głos Kacperowi, który dzisiaj bardzo mało mówił. Może chłop nieśmiały jest, więc Kacper, chciałeś kogoś pozdrowić może? No w sumie całą firmę VMZK Opole. Mamy, tatę, Krystynę z gazowni. Teraz to gazownie to już jest grząski temat. Ta? Czemu? A, no przecież... no w sumie ta. Dobra. Ty? Ja ze swojej strony chyba pozdrawiam wszystkich. Pozdrawiam swą firmę, moderację, znajomych, kolegów, przeciwników i tak dalej. Kto chce, niech się czuje pozdrowiony. No, także ja pozdrawiam wszystkich pozdrowionych i tych niepozdrowionych. Dziękujemy, żeście z nami wytrzymali tak długo, aczkolwiek, słuchajcie, no nie było OMSI, jak długo, tak teraz macie odcinek na prawie 3, no do 4 godzin jeszcze trochę brakuje,
ale chyba wyczerpaliśmy temat w stosunku co do waszej firmy, w ogóle do takiego tematu. Ja tak sobie luźno podchodziłem z tymi pytaniami, mam nadzieję, że nie były jakoś za bardzo wścibskie. Nie, no były okej. Okay. Aczkolwiek spoko, na miejscu, że nie pytałem o bzdury. No i oczywiście link będziecie mieli do rekrutacji w opisie do tego filmu. No cóż, ja tutaj chłopaków dłużej nie trzymam, bo jest godzina 1:17 w nocy. Trzeba iść w końcu spać. Wam panowie dziękuję za poświęcony czas, za podesłanie projektu, bardzo fajne. Będę sobie śmigał jeszcze w przyszłości. I cóż, to chyba wszystko z mojej strony. Ja myślę, że na dzisiaj będzie dość widzenia. Myślę, że do zobaczenia, do następnego, trzymajcie się cieplutko, no i oczywiście miłego weekendu Wam życzę, bo wtedy, kiedy będzie publikacja, to będzie już weekend. W sumie dla nas też jest weekend, bo jest piątek wieczór, tak? Właściwie to już jest sobota. Sobota. Już jest sobota. Dobrze, moi drodzy, jeszcze raz dziękuję za wszystko, za obecność i no jakby były jakieś jeszcze pytania do tutaj panów, to zadawajcie w komentarzach. Evolutionik jest Jediem, więc no mimo woli czyta te komentarze, więc Wam odpowie, może tutaj kolega Kacper też. Także pytajcie ewentualnie, jeżeli ja o coś nie zapytałem, to Wy pytajcie. No i to chyba tyle. No cóż, do widzenia, do zobaczenia, do następnego, trzymajcie się cieplutko, no i pa!